First Blood King, czy naprawdę Jankos zasłużył sobie na ten tytuł? Może na MSI te statystyki nie są przekonujące, ale czas poznać jego całą historię, bo być może jest to jego największy triumf na arenie międzynarodowej. Tu rozpoczniemy międzynarodową karierę Jankosa. W Team Mistral po raz pierwszy pokazał się we francuskim Lille w ramach turnieju, który kwalifikował do relegacji. Tam jednak odpadł na Alternate, ale warto wskazać, że to była jego pierwsza próba. Będąc jeszcze bardzo młodym zawodnikiem, nawet nie zdawał sobie sprawy, że warto zabrać swoją myszkę i klawiaturę. Myślał, że dostarczy to wszystko Riot. Z drugiej jednak strony warto również zaznaczyć, że tam rozgrywał swoją kolejkę LCS-ów jego przyszły pracodawca Ocelot. Jeszcze w ramach SK Gaming. I had this opportunity to play some tournaments, like I was on LCS Lille. I was like not 18 yet, so to me like it was for the first time in my life I was on LAN event, and it was like so weird and didn't even took my gear with me. I thought that they are going to give me keyboards and mouse, right? So I just went there like without nothing and prepared. Kiedyś miałem team, słynne KMT. Xaxus, Jankos, Overpow, Celaver oraz Vander. To jest ta piątka, która walczyła o najwyższe trofea. To jest ta historia Kopciuszka. Oni w starcie z Ninjas in Pyjamas pod koniec 2013 roku byli bardzo mocno niedoceniani. Frisy w jednym ze swoich tweetów napisał, że to będzie bardzo szybkie 3-0 i w końcu dostąpią tego zaszczytu, aby wystąpić w najwyższej klasie rozgrywkowej. Nic bardziej mylnego, słynne 1-2 Overpoła grając na Kayle, czy też niesamowite ganki Marcina. To doprowadziło do tego, że nie gotowi w żadnym stopniu zawodnicy KMT dostąpili tego zaszczytu i awansowali do europejskiego LCS. 2014 to oczywiście czas polskiego rokat i pewnie anegdotek na ten temat słyszeliście już na pewno wiele, dlatego my skupmy się na Marcinie. Historię jego niesamowitego Panteona, Lee Sina, czy setupów z Elise, Caitlyn i Morganą na bocie jest naprawdę wiele. Tym zasłynął już na samym starcie agresywnym stylem gry i zachwycał naprawdę wielu. Już wtedy pojawiały się pierwsze opinie na temat tego, że będzie tym królem pierwszej krwi. Lato był to okres, w którym naprawdę narobili sobie polscy fani apetytu na to, że polski rokat może znaleźć się na Worldsach i było tego bardzo blisko. Niestety po dobrym splicie, po bardzo wyrównanej serii na Fnatic 2-3 niestety przegrali. Joe Miller wtedy mówił o jednej z najlepszej serii, jaką widział w ogóle w ramach europejskiego LCS, a później w walce o ostatniego slota na Worldsy przegrali z oczywiście SK Gaming. Tutaj również się nie udało, jednak ten mecz był bardziej jednostronny. Lato to również nie był okres, w którym święcili triumfy. Ostatnie miejsce, które gwarantowało playoffy, jeżeli chodzi o fazę regularną, później również bez specjalnych sukcesów. To był chyba najgorszy rok w karierze Marcina Jankosa Jankowskiego. Oh, Will I trying to recall in the middle of nowhere. Oh, he could be caught. It's gonna be put out. Freeze takes down Will I. That's a power play right there for Copenhagen Wolves. Druga połowa roku, czyli letni split, to również nie były specjalne sukcesy. W tym momencie zajęli ostatnie miejsce gwarantujące playoffy, ale w zasadzie na tym możemy skończyć najgorszy rok Marcina w karierze. Sam wspominał również przed startem tego splitu w wywiadach, że może decyzja o odrzuceniu ze składu Xaxusa i Celavera nie była najlepsza. I'm kind of sorry for Xaxus and Celaver that we like left them behind. We want to be the best and we change the players to achieve something and in the end it didn't work out, so why just not try stick to the same lineup and just try with this lineup to actually be the best, right? 2016 rok to pierwszy transfer Marcina do H2K. Koniec historii z Rokat był również całkiem ciekawym początkiem nowego projektu. Jeżeli chodzi o tą formację, w pierwszym splicie zajął czwarte miejsce po dwóch przegranych seriach Best of 5 w ostatniej mapie, jak również w letnim splicie pojawiła się przegrana. Tam zajął trzecie miejsce, ale również przegrał w półfinałach spotkanie w pięciu mapach. Wtedy pojawiła się pierwsza klątwa Jankosa, który nie potrafi wygrywać ostatniego starcia w Best of 5.
Punkty przy okazji wiosennego i letniego splitu pozwoliły H2K na awans drugiego miejsca na Worlds. Trafili do grupy z pierwszą chińską formacją, czyli EDG, EHQ z Tajwanu oraz wildcardowym INTS. I tutaj, wbrew oczekiwaniom, zajęli pierwsze miejsce, co również pozwoliło im na znalezienie się w parze ćwierćfinałowej z Albus Nox Luna, czyli fenomenem tego turnieju, pierwszą drużyną wildcardową, której udało się awansować do fazy playoff. Tutaj oczywiście słynny rzeźnik z Poznania, szalony Rumun, Lane Kingdom w postaci Wandera i Forgivena naprawdę dali o sobie znać i awansowali do historycznego już półfinału. Kolejny sezon w barwach H2K to niespodziewane rozstanie Marcina z Oskarem. Wander odszedł z drużyny, a na jego miejsce na dolną aleję pojawił się duet Nuclear i Chey i to nie był dobry sezon. Pierwsza runda playoff we wiosennym splicie, za to w letnim czwarte miejsce. Osłodzić to wszystko mógł Gauntlet, gdzie całkiem nieźle przedarli się przez pierwsze dwie rundy, ale na koniec oczywiście trafili na final bossa, czyli Fnatic, które ostatecznie wykluczyło ich z walki o światowe finały w 2017 roku. Lato 2018 roku to prawdziwy rollercoaster, jeżeli chodzi o G2. Mieliśmy tutaj najlepszego polskiego Brauma, sorry Wander, ale oczywiście w tym panelu odnajdywał się całkiem nieźle, jak zresztą całe G2, i początek splitu był całkiem niezły. Później zdecydowanie się pogubili. Naprawdę po długiej przeprawie w turnieju gauntletowym udało im się awansować z trzeciego miejsca na Worlds, pokonując ostatecznie Szalkę i Wandera. Worlds 2018 to oczywiście bardzo świeży temat, ale warto tutaj przypomnieć. Udało im się wyjść z grupy, a największym sukcesem tej formacji było pokonanie chińskiego giganta w serii Best of Five. Uzi wraz z RNG musieli ugiąć kolano przed potęgą Hjarnana i jego Heimerdingera. Guys, I'm not a hack though. I'm really happy that we actually won, because that means we beat the best Chinese team, so that means we can also beat the second best Chinese team. Oh and my that god. Probably means that we can also maybe beat the third one, or maybe oh my Cloud9. God. I'm sorry guys, maybe Fnatic. Okay, guys, I'm sorry. Jankos oczywiście miał również bardzo duży wkład w to zwycięstwo. Późniejszy zwycięzca Worldsów Invictus Gaming trafił właśnie w półfinałach na europejskie G2 i tu już niestety ekipa Jankosa nie miała za wiele do powiedzenia. Jeden z najgłośniejszych transferów w historii całego europejskiego League of Legends. Caps trafia do G2 prosto z Fnatic, do tego dominujący styl przez cały split LEC. 11 splitów czekał na to Marcin, aby w końcu podnieść ten puchar. I po najszybszym finale w historii w końcu mu się to udało. Jeden z najlepszych splitów indywidualnie, który nam zaprezentował. Ale pytanie, czy również to przełoży na formę na międzynarodowym turnieju? Tego dowiemy się już dzisiaj. Przed nami wielki finał MSI 2019 pomiędzy Ameryką oraz Europą. Dzień dobry kochani widzowie, ja nazywam się Dawid Azon-Letachowicz i będę hostem analizy i ze mną oczywiście jak żeby inaczej eksperci, czyli Daniel Rajon Pastusiak, Paweł Delot-Trzabla oraz Samuraj. Dzień dobry, witamy serdecznie. Poranek, ale myślę, że nawet kawa nie była potrzebna przed takim pojedynkiem. Ja zakładam, wypiłem. Że jeszcze na pierwsze widzisz, spotkania wiesz. Obudzi się kilka osób, biorąc pod uwagę to, że Europa wczoraj na pewno świętowała zwycięstwo na Koreę. Tak samo jak dwa dni temu Ameryka świętowała swoje zwycięstwo. Cud nad Wisłą. Cud nad Wisłą, mówisz? Tak bym porównał, wiesz, kilka bitew było takich w historii. Myślę, że bitwa pod Grunwaldem, wiesz, cud nad Wisłą i teraz zwycięstwo Team Liquid. Ale jaki to będzie ważny pojedynek? Zauważcie, co się dzisiaj wyjaśni. Czy Europa, czy Ameryka? Który region jest lepszy? Okej, pytasz o wagę tego pojedynku. Wiecie, kiedy ostatnim razem mieliśmy Europę kontra Amerykę?
na tak ważnym etapie jakiegokolwiek turnieju. Okej, okay, w zeszłym roku na półfinałach Mistrzostw Świata, ale to się nie liczy. Wcześniej, 2018 rok MSI, nie było niczego takiego. 2017 Mistrzostwa Świata, nikt o tym nie myślał. 2017 MSI, tak samo. I jeszcze wcześniej nigdy nie mieliśmy pojedynku, który byłby tak istotny dla sceny i historii League of Legends, a jednocześnie byłyby w nim Europa oraz Ameryka. Więc zanim zaczniemy rozmowę o ogólnie spotkaniu, zobaczmy, co wy sądzicie o tym wszystkim na Twitterze pod hashtagiem PolsatMSI. Tak jak wczoraj pisałem, zebraliśmy od was kilka wpisów, do których chcielibyśmy się dzisiaj odnieść. Wartke, patrząc na półfinałowe gry, kto ma większe szanse na zwycięstwo? G2 czy Team Liquid? To jest pytanie do was. Ja uważam, że i tak G2. Indywidualnie na pewno są tutaj silniejsi. Bardzo będę spoglądał na zestawienie Jankos i Xmiffy, bo uważam, że tutaj może być największa różnica. Zresztą wielu ekspertów wypowiadało się na tematy dnia wczorajszego w tym kontekście, że to Jankos zrobił różnicę, to Marcin swoją grą, kiedy musiał być nieco bardziej pasywny w perspektywie agresywnego Klida, po prostu opanował całą sytuację. Z drugiej strony Xmiffy też miał świetną grę na skarnerze, którą też można powiedzieć, że wykierował. Ja bym powiedział, że Filipińczyk miał po prostu dużo szczęścia i dostał jakiegoś takiego kopa, który pozwolił być na poziomie Jankosa, ale jeżeli tego kopa nie dostanie, to nie będzie grał na poziomie Jankosa, a Jankos tego kopa jeszcze nie dostał, mi się wydaje. On dopiero się odpali. Ja powiem tak, mimo tego, że wiemy, jaki będzie wynik, to jest dość oczywiste, nie lekceważmy Team Liquid. Żadnego przeciwnika lekceważyć nie można, szczególnie takiego, który powalił wielkie, potężne Invictus Gaming, tak? Nie, można też lekceważyć naszych następnych tweetów od kochanych widzów, także poproszę kolejny. Amisaska. Nieważne, kto wygra finał, Team Liquid czy G2, to i tak będzie zwycięstwo Zachodu. I to jest prawda, tak? Zauważmy 2017 rok, upadek SKT. Można powiedzieć, wypadek przy pracy. 2018 rok, upadek Korei. 2019 rok, upadek Azji. To ja mam dwa ważne wnioski w związku z tym. Korea nie wygrała trzech ważnych międzynarodowych turniejów z rzędu. I to już o czymś mówi? Zacznijmy się powoli zastanawiać nad tym. A druga ważniejsza rzecz chyba dla nas, jeżeli my przegramy dzisiaj, to przez najbliższe pół roku Europa będzie miała taki problem w social media, tyle memów się stworzy. Znaczy, musimy tutaj wygrać, bo Ameryka po prostu nas zje. Moi drodzy, to już są poważne rzeczy. Cała Europa przejdzie na Polsat Games, bo na międzynarodowym streamie po prostu nie będzie można tego oglądać. To jest trochę tak, że to jest problem Europy obecnie, nie? To jest tak, że jak wygra Europa, to wszyscy powiedzą, a i tak wszyscy wiedzieli, że Europa ma wygrać, no bo przecież to jest Ameryka. Ale naprawdę jest taka, że jak Ameryka wygra, to tak jak powiedział kolega Ryan, będziemy mieli te problemy. Przy czym, nie oszukujmy się, mam wrażenie, że ludzie zrozumieją, że tak koniec końców obie drużyny po prostu zaprezentowały się wybitnie. Nie? A ja mam wrażenie, że mamy jeszcze kilka tweetów przed nami, a czas nagli, biorąc pod uwagę to, że o godzinie 9 czeka nas ceremonia otwarcia, dosyć specjalna, dlatego zostańcie oczywiście razem z nami. Oxygen Pigeon, moi drodzy, Polak w finale. Can you hear me? G2 Win, G2 Army, MSI 2019 oraz hashtag Polsat MSI. O nim szczególnie pamiętajcie. Wydaje mi się, że tak, ale chciałbym, żeby wszyscy docenili ten aspekt, bo tak jak wspominałem wczoraj na komentarzu, Virtus Pro na pewno wysforowało naprzód w Polsce tą polską scenę Counter-Strike'a. My, jeżeli otrzymamy ten sukces w LOL-owym świecie, to chciałbym w końcu powiedzieć, że to LOL jest tym pierwszym e-sportem w Polsce i miejmy nadzieję, że dzisiaj się to właśnie stanie. I już wczoraj ludzie byli mega zaangażowani. Wczoraj podczas półfinału, no i to był półfinał na SKT, więc ludzie też zdawali sobie sprawę z tego, co się tam tak naprawdę działo, prawda? Ale drodzy widzowie, jak widzę was na tyle, ile was w tym momencie widzę, ale mam szczerą nadzieję, że odpalicie się dzisiaj jak nigdy więcej. Bo Jankos, jak nigdy wcześniej potrzebuje naszej pomocy. Mi się też wydaje, że w kontekście tych wszystkich pytań dla widza bardzo ważnym jest, żeby tak naprawdę nie było hegemonii jednej formacji, nie oszukujmy się. I mi się to podoba, że zmieniają się ci liderzy na najwyższych stołkach, natomiast no wiadomo, z perspektywy najlepszej drużyny, jak ja też kiedyś grałem w najlepszej drużynie w Polsce, ludzie narzekali, Resident Sleeper, Illuminar, no Korea już nie wygrywa, Chiny też przegrały, także fajnie, że mamy nowego króla. Nieważne, jaką flagę będzie mieć. Znalazłem jeden wpis, który idealnie odwzorował nasze emocje po wczorajszym zwycięstwie nad SKT T1. R spacja WAQN, chyba wszyscy wiemy, o co nam wszystkim tutaj chodzi. To był szok, masa emocji, ale przede wszystkim G2
zagrało świetną serię. Mi się też tak zdarza czasami wpisać w solo kolejce. Niekoniecznie oznacza to moją radość z zagrań, ale tak, czasami takie emocje wchodzą. Tutaj rzeczywiście to wyraża więcej niż 1000 słów, ten wpis. Ja piszę raport dżungler, którego najczęściej. No ale dobra, w kwestii wczorajszego Best of Five, tak chyba wszyscy najbardziej wszystkim koło to serce na piątej mapie, gdzie G2 po raz pierwszy w całym Best of Five postanowiło zagrać aż tak szalenie. No przepraszam bardzo, ale po czterech mapach, które przebiegły względnie normalnie w kwestii postaci i w kwestii draftów, nagle się okazuje, że G2 jednak jest w stanie dalej naprawdę rzeczy znikąd wyciągnąć i Syndra na bocie, Pike na topie. Właśnie czy aby znikąd tak naprawdę są rzeczy, które już widzieliśmy wcześniej i tam Mikey wspominał kilka razy w mediach, że mam jeszcze kilka fajnych rzeczy przygotowanych. Na przykład zdrowy nadgarstek, miejmy nadzieję. Na przykład zdrowy nadgarstek byłby całkiem spoko. Oni chyba mówili, że już jest całkiem nieźle i że dobrze się czuję. Tylko boję się, że Team Liquid też może mieć coś przygotowane, biorąc pod uwagę, jak bardzo zależy tej drużynie nad zwycięstwem, szczególnie Double Liftowi, który mówił wiele razy, że to jest jego szansa, to jest jego moment, żeby w końcu wygrać międzynarodowy turniej. Zresztą sami posłuchajcie. In season 5, I won my first trophy ever. And that feeling I'll never ever forget it. It was the most amazing thing. It was years of hard work. It was years of like crying and sweating and like arguing and just terrible moments, high highs, low lows. Finally winning it made it all seem worth it. I think this is the exact same. It's 4 years later and I still feel really hungry for the win. It's different, it's bigger, it's way more important than just winning LCS. Like, it's about regional pride, it's about asserting your dominance and showing your world class. And, you know, it's really about the pride of saying, you're the best in the world. Like, that's crazy. You would never ever be able to say that in anything. Like, in my whole life, I'll never be best in the world at anything except for League, except for AD carry. So this is my one chance to do that. And then if I don't, you know, I'll live the rest of my life being whatever. I'll just be a normal human. Ale to jest smutne, tak co powiedział. Jeżeli się nie uda, będę tylko zwykłym, szarym graczem, ale to nie o to chodzi. MSI to jest ten moment, gdzie można się pokazać. Można pokazać całemu światu, jestem najlepszy. No właśnie, Doublelift od początku swojej kariery gonił za marzeniami. Jego rodzice niekoniecznie podążali za tym trendem. Pamiętamy tą historię, kiedy Travis go przygarnął, został wrzucony z domu. On dalej gonił swoje marzenia. I warto również wspomnieć o kolejnej sytuacji, kiedy bardzo wielka tragedia miała miejsce w jego życiu w 2018 roku, chwilę przed finałami NALCS. Nie będę wnikał w szczegóły, jeżeli ktoś będzie chciał, na pewno się do tego dokopi, ale gość się pozbierał w przeciągu kilku dni i wygrał tytuł. On jest ikoną, symbolem NALCS, czy też LCS już teraz. Warto o tym powiedzieć. Jeżeli mówimy o Europie, o gościu, który grał od pierwszego sezonu, możemy powiedzieć SOAS. Ale SOAS nie jest na pewno tak wyrazisty w perspektywie naszego regionu, jak jest nim Doublelift dla Ameryki. I to, że udało ci się wytrzymać przez tak długi czas, to jest swoją drogą. Jesteś graczem od samego zarania dziejów w kwestii sportu League of Legends, prawda? Ale drodzy widzowie, wyobraźcie sobie, że z pasją podchodzicie do jednej rzeczy na najwyższym poziomie rywalizacji przez tak długi czas, pomimo przeciwności losu, które się wam zdarzyły. Nie oszukujmy się, że nieważne, co się stanie z Doubleliftem, ja się nie zgodzę z tym, co on powiedział. On nie zostanie szarym człowiekiem. On będzie realnym znakiem w historii League of Legends. Ale prawda jest taka, że nikt nie pamięta ludzi, którzy zajmowali drugie, trzecie miejsca. Ktoś dzisiaj pamięta, że ja zajmę drugie miejsce na EU Masters? No nikt nie pamięta. Może ty pamiętasz Rajonku, może ty Dawidku. Zgadza się. Ale nikt tego nie pamięta, dlatego tylko zwycięzcy się liczą i tylko w górę trzeba celować. Ale czego nie pamięta? Okay. Dawidku! Żarty na bok. Jednak dzisiejszym przeciwnikiem będzie dla Team Liquid G2 i wczoraj Perks mówił o tym, jak bardzo chciał udowodnić swoją wartość. Dzisiaj wypowiada się na temat swoich przeciwników. I definitely think TL played really good. Like, I think everyone from the team played really good, right? Like, Corey was playing out of his mind. Mid jungle stepped up big time. Impact is playing pretty solid as well. Like, I feel like they're just playing really well. And I think they're like just a good team right now, right? And but I feel like we have so much more to offer than they do. That's why I'm not really scared going into the final. Mamy o wiele więcej do zaoferowania. Czy mowa tutaj o Pajku na topie, Syndrze na bocie?
Nie dałeś mi o tym powiedzieć, ale tak, słuchaj, piąta gra, to już nie chodzi o to, czy oni pokazują te flexpiki, bo w BO1 naprawdę jest wielu odważnych, którzy mogą to wyciągnąć, ale piąta mapa, jesteś na krawędzi, Syndra Bot, Pike Top, to pokazuje kreatywność tego zespołu i też wielką pewność siebie, to na pewno warto pochwalić, ale Perks również powiedział, nie można bagatelizować tutaj Ameryki, to było jego przesłanie, nie bagatelizujmy tego przeciwnika, bo to nie jest darmowe zwycięstwo. Jak możesz zbagatelizować finalistę MSI 2019? To by było nierozsądne i on bardzo dobrze o tym wie. Szczególnie, że Double Lift świetnie pokazał się wraz z Core JJ-em na dolnej alei w meczach na Invictus Gaming. Tutaj mamy kilka statystyk, które obrazują delikatnie, jak może przebiegać ta linia i co najciekawsze, mówiło się, stawiało się pod znakami zapytania tutaj Perksa w roli AD Carry, ale widzimy, że we wczesnych etapach gry nie radzi sobie wcale tak źle. Jeżeli o mnie chodzi o ten botlane, to o tyle ile AD Carry, w porządku, fajnie, ja bym bardziej chciał supportów zestawić, dlatego że kluczową postacią według mnie w dzisiejszym Champion Selectie będzie ten Galio. Core JJ zagrał fenomenalnego Galio. Myślę, że Mikey w ostatniej grze w półfinale zagrał dobrego Galio, ale wydaje mi się, że do Core JJ trochę mu daleko na tej postaci. Walki na dolnej alei o supportów będą realne, w kwestii draftu oczywiście, ale jeszcze jeżeli chodzi o AD Carry, wyobraźcie to sobie. Double Lift, gość, który gra AD Carry od zawsze, kontra Perks, który przeniósł się na AD Carry dopiero w tym roku. Jeżeli Perks tutaj odniesie zwycięstwo, to będzie nie lada historia. A ja bym szybko się odniósł do stylu obu zawodników, bo jest diametralnie inny. Perks ucieka się czasami w magów, w niestandardowe wybory. Jeżeli chodzi o całość Team Liquid, bardzo często widzieliśmy po prostu skalujących AD Carry na dolnej alei i to jest ich styl. Dają dużo przestrzeni Double Liftowi, który wielokrotnie ich ratował z opresji, już mając 3-4 przedmioty i to z pewnością będziemy tutaj obserwować, być może rotującego Core JJ'a, ale wtedy musisz mieć również AD Carry, którego pozostawisz na tej dolnej alei samotnie. I osobiście trochę boję się tego, że Double Lift będzie po prostu w stanie nacisnąć na dolną aleję G2, ale tak czy siak nie wpłynęło to na moje predykcje, bo nie wiem jak wy, ja obstawiłem G2 3-0. No, ja obstawiłem 3-1. Tak, ja myślałem na 3-0, nie ukrywam, ale pomyślałem sobie... Jednak... Tylko Rudy może kibicować Ameryce, nie rozumiem tego. Dobra, nie, stop. Nie kibicujesz. Panowie, Marina dała 3-1, G2 wygrywa 3-1. Tak. Marina, dobra, naprawdę, Marina ostatnio tak smerfowała te predykcje, to jest fenomen. Jeszcze jest Maguire, jeszcze jest Ryan. I postawiłem tak tylko dlatego. Nie. Sylvan, my dzisiaj wygrywamy pełnię punktów, 3-0 postawiliśmy. Swoją drogą, jestem na trzecim miejscu w predykcjach, to się nie działo. Ale Maguire jest mądry, Maguire jest inteligentny chłopak, on wie, że ja mam 25, popatrzył na mnie, mówi, co ten ekspert, prawdziwy ekspert powiedział. O 3-1. Ja też tak zrobię, jeżeli będę mieć dobrze. To ale samo, on ale gra. I tak widziałem, jak robiłeś te predykcje i widziałem, jak zgapiasz od Fryderyka, więc... Ale ja dałem 3-2. I nie dlatego, że po prostu jestem tego w 100% pewien. Nie wiem, czemu jest 3-1, nieważne. Ale po prostu chcę znowu 5 map. Jakby to, jakie widowisko mieliśmy wczoraj, taki apetyt mam na dzisiaj, więc chciałbym również zobaczyć 5 map i znowu być może Pajka albo coś innego na tej piątej mapie ze strony G2. Nie jesteś tym jedyny, Ryan, tak obserwując ludzi, którzy byli tam na miejscu, obserwując ludzi, którzy się interesują się sportem, wszyscy drżeli, albo musieli to rozchodzić, albo musieli rozchodzić te best of five, albo nie wiedzieli co napisać na social mediach. Naprawdę, wszyscy byli podekscytowani. Dzisiaj dostając 5 map, najprawdopodobniej będziemy potrzebowali wakacji na kolejne 2 tygodnie. Ja wolałem 3 mapy, albo 4. Mam pociąg. Masz pociąg? Masz wynik na 4 mapy też dla G2. Szybciutko. To gdzie te bilety na Hype Train G2 przygotowałeś? Nie mam. Ale bardzo dobrze, że wspomniałeś tutaj o Jankosie, bo często mówi się i w sumie tak chyba jest, że aktualnie w League of Legends najważniejszą rolą na pewno w tych wczesnych etapach rozgrywki jest jungler. Alex Smithy miażdży w niektórych statystykach tutaj naszego rodaka, ale nie oszukujmy się. Wydaje mi się, że G2 miało troszeczkę trudniejszą przeprawę w półfinale, jeżeli chodzi o wszystkie możliwe aspekty niż Team Liquid, o dziwo, bo grali na IG. No właśnie, tylko tak patrzysz na X-Miffiego i co mówiliśmy przed półfinałem? A gościu wspiera swoją drużynę, taki pomocny jungler. On realnie może ci zagrozić w early game. Tak... Nie może, Sylvan! Dobra! Spójrz na kogo gra! Doceń przeciwnika, Pawko! Doceń, bo potem się dzieją rzeczy jak w Eumaster! Polskie rysy twarzy, Jankos! Bo ja chciałem jeszcze, wiesz, powiedzieć o tej różnicy w złocie.
bo to jest bardzo ważne dla serii na SKT. Tak jak wspominałem wcześniej, Jankos był bardzo wycofany, grał na agresywnego Klida, gdzie on musiał przyjąć tą bardziej pasywną rolę, zresztą też wybory wielokrotnie to potwierdzały. Tutaj jednak warto zwrócić uwagę, że musimy zobaczyć 100% agresywnego Marcina, rzeźnika z Poznania. Nie musi to być Olaf, może być Lee Sin, ale w perspektywie tego, co pokazuje X-Miffy, to on musi być tą stroną agresywną. A ja powiem ci, że ja jestem ciekaw, który dżungler szybciej sięgnie po tę zmorę, po żądło, skarnerka. To jest niesamowity czempion, który może zagrać agresywnie, ale też może zagrać w miarę spokojniej. No jest zawsze ten problem składania no, QSS-a, nie oszukujmy się. To jest strata troszeczkę w pieniążkach i opóźnienie oczywiście paru spajków. Panowie, za chwilę będziemy zaczynać wielki finał MSI 2019. To co, wszyscy liczymy? Teraz oczywiście Danielku, w Telegazecie wpisujemy 30 sekund. Zaczynamy za chwilkę to niesamowite show. Już widzimy wypełnioną salę wszystkimi fanami League of Legends. Odliczanie w tym momencie w każdym domu. Uwaga, proszę was panowie o to, żebyście wczuli się w klimat finałów MSI 2019.
for a little salvation. Those flags you wave represent that the world is watching. International history, Europe versus North America, the MSI final. I mean, this is history. An NA versus EU finals is something people dreamed about since the early days of League. I think the only thing that the NA and EU fans agree with is that we're not losing to the other side. It's right there to take, if you want it, the world is watching. We already took down the reigning champions. This is what we were built for, and it's a lot more than just winning. It's showing that we are the best team in the world, and that's what we all want.
I feel like we have so much more to offer than they do. That's why I'm really scared. Well, I'm really happy that we showed up, and when they showed up, now we can just fight. You want your legacy to be solid, like cemented in everyone's mind. And people really only can remember the winners. I want to be on top and stay on top. For me, it's not just enough to be a champion. I want to be a legend. Goes all the way back in with the flip. 5-point strike. Double kill for Cap. Oh! Oh, the shockwave! This is one of two more hits. Mega Knight comes out. One left. Forces game five. Team Liquid now willing to let him walk away with a core JJ going in. Absolutely outplayed. Pożegnaliśmy już w tym turnieju kilka regionów, kilka drużyn, zostały te dwa najlepsze, Team Liquid oraz G2 Esports. Bardzo mi się podoba, że cytuję pana Pawła właśnie tam, bo padło to słynne zdanie, pamiętamy tylko zwycięzców, także widać, że również oglądają Polsat Games. To nie jest nic dziwnego, tak? No ja gram na podobnym poziomie do niej. Nie no, żartuję tylko, oczywiście. Sylwan, chciałeś coś z mieczem zrobić. A nie, bo jeszcze nie przetrenowałem, ale potem zrobię. Ale nie, to rób, to już nie ma czasu na próby, jesteśmy na żywo. Serio? Tak. Dobra, czekaj. O rety. Dobrze. Czeka nas... Kurde! Nice! Czeka nas bardzo emocjonujący pojedynek i na którą pozycję będziecie patrzeć, bo każda jest ciekawa, tak naprawdę. Tak jak mówiłem, dla mnie to będzie dżungla i nie dlatego, że mamy tam Marcinka naszego kochanego, ale dlatego, że ta linia naprawdę będzie tak naprawdę w mojej opinii stanowić o tym pojedynku. A dla mnie właśnie mid lane, bo to jest walka nie tylko najlepszego dżunglera w Europie, nie oszukujmy się, no, a też i na świecie. I ja bym chciał, żeby widzowie zrozumieli jedną rzecz, że skoro już nie ma IG, byłych mistrzów świata, czy byłych aktualnych w zasadzie, SKT, to Jankos może być najlepszym dżunglerem na świecie. A to jest trochę naciągane. Polska królem teoria, Polski. Jak dobrze wiemy, ale w sumie tak. Jakby teraz wygrał MSI, to oczywiście moglibyśmy powiedzieć, że mamy najlepszego junglera. Tak, oficjalnie. Ale oficjalnie, a propos midlanerów, to też kto jest lepszym Duńczykiem. Tutaj warto też zaznaczyć. Kto jest lepszym Duńczykiem? No, bo oczywiście na środkowej alei dwóch reprezentantów tego kraju. Znowu oczywiście z uśmiechem na twarzy powtórzę, że w finale mamy tylko jednego reprezentanta Stanów Zjednoczonych. Gra Ameryka. Ale skoro już wspomniałeś o środkowej alei Caps, podobnie jak Double Lift, podobnie jak chyba każdy zawodnik, który znajduje się teraz w finale, mówi o tym, że chce zostać tą legendą League of Legends. So a lot of people were really happy when we ended up making it to the World Final last year. It was something that hasn't been done in a long time, and for that a lot of fans were really happy for us. However, I was not that happy because I want the legacy of winning. I want to be on top and stay on top. That's why for me, it's not just enough to be a champion. I want to be a legend. Ej, czekaj, a tam nie grał... Mi zwycięstwo nie wystarczy. Chcę być legendą. Czy myślicie, że jak daleko jest od tego celu? Ja myślę, że wcale nie tak daleko. Ja myślę, że trochę na pewno potrzebuję, bo status legendy możemy dać Fakerowi i to jest... Tak. Ale czy to jest jeszcze taka droga do pokonania? Może taka? Może gdzieś po środku? Ja bym powiedział, że taki międzynarodowy turniej, bo ludzie mówią, że MSI to jest taki turniej, zapchaj dziura, że nie to Worldsy, ni to nic. I wiesz co, ludzie, ale kiedyś jakby, tak było. A teraz, ale myślę, że ludzie wciąż myślą, że to jest taki tylko przystanek, że on nic nie oznacza, a dla mnie to jest wyznacznik, kto przez ten pierwszy okres roku po prostu zrobił największy progres i kto jest najlepszy. Okej, to tak... Dla osób, które dalej sądzą, że MSI może być czymś takim, a wiecie, niby w sumie nie taki turniej po środku roku. Wyobraźcie sobie, że MSI to takie Worldsy, tylko że szybciej i przy okazji nie macie takiego długiego okresu działania tego turnieju, prawda? Tak, macie skompresowane Worldsy z najlepszymi drużynami z pierwszej połowy splitu w danym roku. No przecież to jest fenomenalny turniej. Wcześniej oczywiście różnie bywało w kwestii tego, jaki był poziom na tym turnieju i bardzo często się zdarzało, że no nie, na przykład CLG, z tego co pamiętam, w 2016 roku udało im się dostać do finału, gdzie dostali od SKT dość solidnie.
tam 3-0 poleciało nawet, ale z reguły możemy już od teraz przyjąć, że MSI będzie co roku coraz lepsze. Myślę, że mniej ważnym turniejem może być na przykład All-Stars albo Rive Rivals. Swoją drogą Rosja kontra Turcja zajął drugie miejsce na takim Rive Rivals, także tutaj jako jedyny Polak. I prosiłem cię wtedy podczas MSI, żebyś pokibicował w koszulce Wegi, ale ty nie wolałeś grać pajkiem. Jest jak jest. No. Chciałem tutaj muszę zarobić na chleb, na streamie. Chciałem jeszcze tutaj nawiązać do w mojej opinii bardzo ważnego faktu, czyli czynnika, który trochę stanowi o tym, że Caps powoli staje się tą legendą. To jest jego drugi finał międzynarodowego turnieju z rzędu, więc pamiętamy, na Worldsach już miał tą okazję. Teraz wydaje się być dużo większa szansa do tego, aby miał zgarnąć właśnie ten tytuł. Bo w tej drużynie on się wydaje mieć dużo większą przestrzeń, swawolę. Drużyna wrzuca go na takie postacie, które widać, że czuje się niesamowicie komfortowo. Irelia, on już Ari się pojawi. Nie, Jari się nie pojawi. Jari to jest słaby champion. Też w następnych patchach pod Glacial Augment. Ale to jest jeszcze 9-8. To jest Drawcik! To prawda, Team Liquid kontra G2. Rozpoczynamy wielki finał. Pierwsze bany w supportów ze strony Team Liquid. No Galio, myślę, że to jest dobry ban. Akali, szkoda. Dobra, zacznijmy od początku. Team Liquid Blue Side, G2 Red Side. Mamy wypisanych trenerów i zawodników. Bardzo ładne twarze. Niektórzy te okularki takie okrągłe, ale Majki takich okularków nie ma. Czy myślicie, że tego właśnie zabraknie? Myślę, że może zabraknąć. No okej, okay. Mam nadzieję, że nie zabraknie tego. Rajza w drafcie. Ja bym chciał zobaczyć tutaj od Team Liquid właśnie wykluczenie tego maga. No właśnie. Jest. Ale ja nie do końca jestem chyba przekonany co do tego Tarika. Co wy sądzicie? Bo wczoraj nie zaprezentował się ten duet co na Tarik jakoś wyśmienicie. Mimo, że się nie zaprezentował wyśmienicie, to jest to bardzo duże zagrożenie dla drużyn, które dużo na to nie grały i też porzuciły pomysł grania nim sami. Także to jest, wydaje mi się, dość wygodna sprawa, ułatwiasz sobie, całą taktykę wyłączasz. Jedna rzecz mnie ciekawi. Pamiętacie, Team Liquid kontra IG. Oni woleli mieć Red Side, bo oni i tak nie grają za dużą ilością flexpików. Mamy właśnie z tego powodu... A, tu mamy teraz G2. Ale zaskoczenie. Okej, okay, tutaj mamy słabka jakiegoś. Dziękujemy serdecznie. To żeby się nie okazało, że za 3 minuty to G2 będzie po czerwonej stronie podobnie. To jest bardzo ciekawe, że G2 zbanowało sobie Ryza, gdyż mogli go wziąć. No, uznali zapewne, że otworzą sobie grę właśnie tym Jarvanem. Ale z drugiej strony, jeżeli by zostawili tego Ryza, to przeciwnik byłby zmuszony... To przeciwna drużyna byłaby zmuszona albo Sylas, albo Ryza wykluczyć właśnie. Jedną z tych postaci można by było podjąć. Varus zbanowany, znaczy Varus wzięty przez Team Liquid. Jest Xayah Rakan wciąż otwarte. Galio nie ma. Dziwi mnie fakt Team Liquid, że właśnie nie zdecydowali się na Xayah Rakan. Tak? I właśnie sprawa tego Tahmkencha, o której wspomniał Ryan. Wydaje się, że to będzie niesamowicie ważny support w tej serii. Tak, to zdecydowanie ważny support, dlatego że, no, nie oszukujmy się, on bardzo dużo ułatwia, szczególnie w midgame'ie. Masz ulti, możesz wspomóc swojego toplanera lub midlanera. Pawko. Zaczynamy od krabiaka! To jest to krabia, krabiaka, pozwolił mu wziąć, mamy problem! Dzwońcie do kapsa, trzeba mu pomóc jakoś. Dobra, jest okej, pa, Xayah Rakan i w kolejnej fazie draftu, jak Irelia nie zostanie zbanowana, bierzesz Irelkę i lecisz do przodu. Jeżeli chodzi o wspierających, to Miki oprócz Baolana, to jest właśnie ta dwójka bardzo inicjujących supportów. Oni wielokrotnie pokazywali tego Rakana, to nas nie dziwi, tak samo jak domknięcie pierwszej rotacji Tahmkenchem, Varus Tahmkench, żądełko, którym Xmiffy rządził. To jest dobry draft dla Team Liquid. I teraz druga faza banów. No nie wiem, Team Liquid, patrzycie sobie na dolną aleję, tam macie już totalny spokój. Nie musicie nawet banować Morgany, więc celujecie jedynie w solo lane'y. Irelia jest do wybanowania chociażby. No kurczę, trzeba obecnie pamiętać... G2 będzie w ciężkiej sytuacji, jeżeli Xmiff się odpali na tym skarnerze. Trzeba pamiętać, żeby tutaj wykluczyć pewnych bohaterów, którzy mogą być problematyczni, między innymi LeBlanc. Zobaczymy, na co zdecyduje się G2. No Liquid pokazywało kilka takich postaci, które mogą być problematyczne. Przykładowo ja uważam, że na przykład bardzo problematyczna mogłaby być Niko, nie wiem, czy Impactem gra, ale też jest dosyć... Ale też mogą sami to wziąć tak w zasadzie, w ciemno. Mamy oczywiście Jarvana. Ciekawe, czy tutaj nie mogliby go przesunąć na górną aleję, bo w perspektywie pików, które widzimy, Olaf na przykład bardzo dużo zyskuje, tylko nie spodziewam się, żeby G2 sfleksowało właśnie Jarvana na górną aleję. To by było dość szalone, ale warto również o tym pamiętać. Xayah Rakan to jest ten duet, który ma zdominować dolną aleję. Jedną chciałbym ci powiedzieć jeszcze sprawkę. Jest Xayah Rakan, czysto teoretycznie mogliby zagrać Fanela, tylko jest jeden problem. Problem jest taki, że przeciwnicy mają Varus Tahmkench, to jest dość dobra linia na Fanel, ale
no nie chciałbym tutaj też wychodzić jakoś z takimi dość mocnymi predykcjami. Natomiast no, widzimy to Nico, Neko, Ban. Mhm. Także ona jest dość problematyczna, z Blueside'u ludzie ją lubią brać, dlatego że nie ma takiej czysto dobrej kontry na tego Herosa. Trzeba troszeczkę zagrać mądrze z dżunglerem i trochę poczekać. Właśnie, ten Vladimir. Tak trochę mnie to dziwi, że to akurat G2 zbanowało tą postać, gdyż ona bardzo dobrze wpasowywałaby się właśnie w kompozycję po lewej stronie. Z drugiej strony, jeżeli miałbym szukać czegoś dla Impacta, to może się pojawić tutaj nawet Gangplank, którego wielokrotnie wyciągał w fazie grupowej, ale jest to postać, którą chyba nie chcesz otwierać na Wundera. Może to być zbyt agresywne. Nieważne. Gangplank jest o tyle okej, co wydaje mi się, że Jarvan jest całkiem niezły w Gangplanka na topie, o ile sobie dobrze mówię, o ile dobrze pamiętam, przepraszam. Z drugiej strony Gangplank ma też potencjał na duże stakowanie klepto, więc nie wiem do końca, czy to jest taka super linia. To masz stakowanie klepto, ale no właśnie, jeżeli coś się stanie na linii, może się potem okazać, że wcale ten Gangplank tak fenomenalnym wyborem nie był. I proszę bardzo, last pick przynajmniej dostanie Team Liquid na środkowej alei i to będzie dla nich istotne, ale G2 ponownie zaskakuje. Pamiętajmy też, że ten Swain mógłby być na środku. Jest Morgana, czyli to, co grali wczoraj, okej, czyli wszystko już wiemy. Mhm. Czy my wszystko wiemy, oby na pewno. Ufamy na pewno bardzo czysto mocno w Perksa. Teoretycznie może być to ten funnel. Czysto teoretycznie, dlatego nie wiadomo jeszcze, co się stanie. Póki co summonery na to nie wskazują. Nie, to jest tak, powiedziałeś, że sobie dobrze radzi Tamkench plus Varus na dolnej alei, jeżeli postawiłbyś tam Morganę, która by mogła odpuszczać te wavy. Jeżeli postawisz Morganę Swaina, to wydaje mi się, że i tak nie ma żadnego to znaczenia. Orianna wydaje się być bardzo defensywnym, wyważonym i takim, no, pikiem dość safe na to, co się stanie, ale jak na razie mamy Xayraka w dolnej części mapy. Zobaczymy, poczekamy jeszcze do tej 20 sekundy, żeby wszystko nam się rozjaśniło, ale na razie podoba mi się to, co G2 zrobiło. Swain wydaje mi się, że jeżeli przeczeka początek, to potem będzie ciężko go zabić, bo wyobrażam sobie, że nie mają ci dwaj bohaterowie obrażeń na Swaina właśnie później. To nie wygląda jak funnel, ale to wygląda jak Morgana dla Cupsa w perspektywie SKT został skarcony za nie ten wybór. Nie podobało nam się to. Tak, to było zbyt pasywne jak dla Cupsa i tutaj oczywiście Jensen spodziewał się tego, że raczej będzie go atakował przeciwnik. Tutaj jednak zdecydowanie inny wybór to będzie ta walka o przepychanie, uzyskanie priorytetu i podróżowanie z Marcinem. Czy Liquid zagrało coś innego, czego byśmy się nie spodziewali przed tą serią? Wydaje mi się, że nie. Nic. Wzięli swój totalny standard, który grali już wcześniej na Chiny. Zobaczymy, czy to będzie taka standardowa gra, jak to się zapowiada po drafcie. A przed wami komentatorzy, czyli Avahir oraz The Fake One. Wiele osób było ciekawych, w jakim stroju się pokaże. Oczywiście, że Avahir pokaże się w stroju Avahira. Kapitan Ameryka gdzieś w przestworzach, czy gdzie on tam lubi być, nadzoruje, co się z tym Liquid dziać będzie, ale my przede wszystkim obserwujemy to, jak poradzi sobie Jankos. Najważniejszej serii jego życia, póki co. Tak, ja w ramach mojego kibicowania Jankosowi przy lewej stronie, przy stronie od serca, w klapie mam oczywiście wpiętą przypinkę LEC, Michał. I dzisiaj to jest właśnie moja sympatia. Nie ukrywam, Europa od zawsze była dla mnie ważnym regionem. Dla mnie Team Liquid, drużyny Double Lifta i często region NA i ludzie zastanawiają się, gdzie moje serce leży. Może bliżej z drugiej strony Atlantyku, ale wszyscy wygraliśmy. Ja będę się cieszył z każdego zwycięstwa, z każdej mapy, z każdego zagrania. To już jest dobry finał, to jest coś przełomowego, coś pięknego. Finał MSI, po prostu się rozgoście. I to jest w tym wszystkim najważniejsze, Michał. Po prostu obaj kochamy dobre League of Legends. Po prostu obaj kochamy Europę, NA, Koreę, Chiny, wszystkie regiony, ponieważ League of Legends jest powodem, dla którego wszyscy tu jesteśmy. I widzieliście tam tą piękną kolumnę, która była zaprezentowana przed chwilą na Summoner's Rift. Kto zwycięży? Tego logo spocznie na sztandarze na najbliższych kilka miesięcy, o ile się orientuję. Więc grając sobie solo queue będziecie mijali albo G2, które jest reprezentowane przez Jankosa, albo Team Liquid z Double Liftem. Nie mamy wiele czasu, za moment zacznie się bitwa, już teraz drużyny stoją blisko siebie. Krótki komentarz od ciebie o draft. Jeżeli chodzi o draft, wydaje mi się, że to są kompozycje bardzo charakterystyczne dla każdej z tych drużyn, ale... Muszę ci przerwać, Jensen to bardzo mało HP, nie spalił summonerów odważnie. Co to znaczy? Wrócimy do draftu. Co to znaczy, co się właśnie wydarzyło na pierwszym levelu? Wydaje mi się, że G2 chce od samego początku szukać agresji, ale przede wszystkim będą chcieli śledzić Skarnera. Ta postać, jak Rakan, na przykład pali samonery, ale ta postać, jaką jest Skarner, będzie bardzo często
kiedy już będziesz znał jego ścieżkę, łatwa do skontrowania. Kiedy już wiesz dokładnie, które obozy podejmuje Skarner, jako Jarvan możesz dokonywać takich decyzji, które pozwolą ci na ogranie przeciwnika. Jeżeli nie masz za to tych informacji, Skarner może wymknąć się spod kontroli i już dwukrotnie na tym turnieju to zrobił. Raz w rękach Jankosa, raz w rękach właśnie X-Miffiego. Więc cieszy mnie to, że G2 nie odpuszcza obozów, nie odpuszcza wizji w lesie tak od razu. Okej, okay. Pamiętajmy o tym, że Team Liquid będą chcieli spowolnić rozgrywkę i pierwszy draft zwłaszcza to sugeruje gdzieś kontrolny, gdzieś pod teamfighty, pod kluczowe ultimate'y i ten gangplank, który wybierany jest ciemno przez Impacta. Dobrze wiemy, że z reguły to jest bluźnierstwo, tyle kontry z dobrych na pirata, ale Impact mówi, okej, okay, mogę być nawet 20 klików do tyłu. Najważniejsze, że wcisnę Erkę na bota i ta moja drużyna, wierzę jej, zrobi kluczową akcję dla całego meczu. A z drugiej strony... Myślę, że warto podkreślić również to, że to jest styl, przeciwko któremu G2 może się pokazać dobrze i mówię tutaj nie tylko o tym, że na turnieju G2 pokazało się jako agresywna drużyna, ale również w regionie. Pamiętajmy, G2 miało szybkie gry, potrafiło przyspieszyć, potrafiło być agresywnym i myślę, że w związku z tym, że jedna drużyna pokazała nam raczej większe skalowanie i czyste teamfighty, a druga drużyna ma nieco więcej możliwości, myślę, takiej płynności ze swoją kompozycją, to warto wspomnieć o tym, że to MSI nie pokazało nam skonkretyzowanej mety Awahir. Widzieliśmy różne kompozycje ze strony różnych drużyn. G2 grało z magami na bocie i bardzo flexowało w drafcie. SKT starało się silnym środkiem oraz lasem działać na całej mapie. Invictus Gaming, silne solo linie i ogólnie dominacja od samego początku, a Team Liquid nieco bardziej teamfighty i każda z tych drużyn ma swój charakter. I nie ma jednego poprawnego stylu grania w League of Legends, do którego wszyscy aspirują, do którego wszyscy dążą. Tak jak to każdy było w przyszłości. Każdy dąży, żeby być jak najlepszą wersją siebie na tym turnieju, żeby zrozumieć, okej, okay, jakie nasze cechy powinny wybrzmieć, żebyśmy dobry wynik osiągnęli. To najbardziej zaimponowało mi w drużynach zachodnich, że nie bały się zagrać to, co lubią. Dzięki temu lądują teraz w wielkim finale. Mamy trochę zamieszanie na mapie póki co, ale nie spodziewam się absolutnej rzezi. To nie jest G2 versus IG czy Fong w Buffalo, gdzie eliminacje będą od pierwszych minut. Tutaj mamy skupione linie przede wszystkim na farmieniu. Myślę o Morganie, Orianie, myślę o Gangplanku. Te postaci po prostu nie chcą szarpnąć przed 8 minutą. A z drugiej strony patrzę również na Morganę, patrzę na tego Swaina i fakt, że masz Jarvana w lesie. G2 ma spory potencjał na to, żeby jakieś zabójstwo na tych solo liniach znaleźć. Never move od Swaina może wystawić świetnie Gangplanka, ale również na dolnej alejce coś mogłoby się zadzieć. Pamiętajmy, Core JJ nie dysponuje flaszem. Jankos, pamiętajmy o tym, że i tak fokusujesz tam Kencha z definicji. Teraz ten bez summonerów. Po prostu można rzucić się na botlane Team Liquid, który akurat pushują, X-Miffy jest niedaleko. Czy wystarczy tutaj czasu dla niego, żeby zainterweniować? Sporek tarapatak, double leap. Ty już zauważył efekt powolnienia od Jarvana. Szybko się wycofuje, Core JJ w tarapatak, to będzie pierwsza krew. Lecz pytanie, czy jeszcze jakąś scenę zapłacić do Team Liquid, że w ogóle podeszli? X-Miffy bardzo mało HP, aczkolwiek w bezpiecznej pozycji pod swoją wieżą. Teleport od Capsa niezbyt przydatny, ładna klatka, to 2 sekundy. Przedłużony CC przez Jankosa, idzie do przodu, double leap. Musiał spalić flasha i to jest świetny start dla Europy. I Caps naprawdę rozegrał to dobrze. Wydawało mi się, że nie ma możliwości, że kogoś złapie po tej teleportacji, ale on po prostu podchodzi, rzuca autoatak dla efektu spowolnienia. To będzie kluczowe w stosunku do tego Glacial Augment, ale tutaj Jankos ładnie wyczekał, wiedział, że nadchodzi duża fala i Core JJ nie ma błysku. To było praktycznie 100% zabójstwo. No i tutaj myślałem, że po prostu ta sytuacja się skończy, ale zobacz, Caps rzuca autoatak dla spowolnienia i bardzo łatwa klatka. Tutaj wydaje mi się, że Double Lift powinien był użyć błysku wcześniej, bo gdyby wszyscy zawodnicy G2 od początku byli tak wysoko i liczyli na to, że Caps trafi klatkę, to mogłoby być kolejne zabójstwo. Mało brakowało. Naprawdę ma instancję obrażeń Double Lift tutaj osłaniany przez X-Miffiego, lecz ten na wardzie, więc wszystkie informacje dla Jankosa i faktycznie drugie G2 podchodzi, chcą naprawdę jest Miki zgarnąć skalpel Double Lifta, ale ten osłaniany zarówno przez X-Miffiego, jak i Core JJ, Jankos się jeszcze tu kręci. On ma błysk, zobacz, że to będzie prawdopodobnie próba trafienia flagę. No bo poczekaj, nasz Warsa nie będzie i po prostu 3-2 wejdziemy, mamy przewagę liczebną i Team Liquid po prostu nie docenia zagrań G2. Próbuje Core JJ oswobodzić kolegę, że ta teleportacja przyjdzie tak późno, rozdziela się jedno od drugiego. Lecz X-Miffy nie ma dobrej ucieczki, Impact również na napatach. Seria błędów, nawet Wunder się tutaj pojawi. Idą wszystko w kierunku tu Planera. Team Liquid, jedno, drugie, trzecie CC i trzecia eliminacja dla G2. Double kill dla Perksa. I to przypomina mi trochę otwierający mecz dla G2. Pierwszy mecz, jaki zagrali na tym MSI, był przeciwko SK Telecom T1 i podobny wydźwięk miała tamta rozgrywka. Oczywiście była nieco bardziej powolna, ale G2 również na samym początku meczu znalazło sporo na bocie. W międzyczasie Jensen z prawie solowym zabójstwem. Ależ ta tarcza wróciła w ostatnim momencie dla Capsa. Pamiętajmy, że oczywiście blokuje CC, ale też blokuje magiczne obrażenia, więc w pewien sposób niczym jakbyś odpalił barierę w Summoner spellach.
tutaj Morgana przeżyła, lecz powiedz mi, gdzie tu były błędy dla Team Liquid? Przede wszystkim błąd leży w tym, że teraz już Team Liquid powinno powiedzieć: okej, X-Mini, jesteś martwy, Core JJ nigdy nie podchodzi po to, żeby ratować Skarnera, bo po prostu go nie uratuje. No i teleportacja od Gangplanka, co zrobi pirat na piątym levelu, Awahir, co on może zrobić z tymi wolno spadającymi beczkami, z tym brakiem tak naprawdę odporności czy obrażeń? Tutaj nie było co zdziałać, a jeżeli Swain się pojawi, on ma CC, on ma bazowe obrażenia zdecydowanie wyższe i tutaj Team Liquid po prostu nie doceniło możliwości przeciwnika. I pamiętajmy o tym, że ich postaci z dwoma, trzema przedmiotami są fantastyczne w tych fajtach, lecz jesteśmy na tak początkowym etapie rozgrywki, że nie w ogóle nie powinni podejmować walki z G2 i tutaj wielka chwała dla Jankosa. Rozpoznał brak Samonera o Core JJ-a, wiedział, że warto zainwestować się w dolną aleję. I nagle mamy tego świetne efekty. Kiedy mówiłeś, że to może być mapa, na której nie zobaczymy tyle agresji, bo jest to G2 oraz Team Liquid, a niekoniecznie G2 Wongwu, Buffalo, to chciałem nawet skontrować, że z tymi kompozycjami i ze stylem G2 tu może być więcej agresji. I proszę, Jankos, szóstka! Pamiętajmy, że Gangplank jest bez A-Flasha, nie ma jak uciec z kataklizmu. Wunder rozkłada skrzydła. I bieg pirata w kierunku wolności nie będzie udany. Jeszcze jeden deathscan, albo po prostu Demonic Flare od Wundera. Ta eksplozja daje mu pierwsze zabójstwo w tym meczu. I zobacz na aktywność Jankosa. Wspominał o tym chyba Delord, jeżeli dobrze pamiętam, że dla niego ważne będzie zestawienie junglerów. Nie, to Ryan, przepraszam, że dla niego ważni będą junglerzy. Jankos kontra X-Miffy. Kto będzie w stanie więcej zdziałać w early game'ie? Kto będzie w stanie więcej nacisnąć na przeciwnika? I tutaj Polak od samego początku pokazuje, że ten rzeźnik z Poznania słynny naprawdę nadaje tempo. To nie jest tylko król pierwszy, ale też drugi, trzeci i czwartej krwi, bo co prawda zabójstwa dla siebie jeszcze nie zanotował, ale 4 asysty. Przyłożył rękę. To najlepsze chyba, co możesz mieć przed 9 minutą jako dżungler w tak ważnym finale. Zwłaszcza, że zobacz na kompozycję G2. Masz bardzo silnego carry w late game'ie w postaci Zai. Ostatnio dostała jakieś tam wzmocnienia związane z prędkością ataku, więc co sprawiło, że jej late game jest nieco lepszy niż był wcześniej, a już i tak był niezły. I teraz dodaj do tej Zai Black Shielda. Dodaj do tej Zai Jarvana pod Cinderhulka, dodaj do niej również Swaina. To jest taki frontline. I wychwalamy Teamfighter, Team Liquid, ale jednego im brakuje, takiego twardego sposobu na inicjację, którego Xayah nie miałaby jak ograć. I fakt, że tu jest nafidowany Perks, to jest naprawdę świetna prognoza dla G2. I jednym z czynników tego nafidowania, który zazwyczaj rozważamy, kiedy dostajesz dużo złota, kiedy masz przewagę w stworach, w zabójstwach, możesz sobie pozwolić na najlepsze przedmioty ofensywne, możesz zadawać więcej obrażeń, ale w tej kompozycji, którą ma G2, Perks może zakupić wczesnego QSS-a, a nie będzie do tyłu względem double lifta. To jest najważniejsze, bo Skarner zazwyczaj wywrze na tobie tą presję. Także Perks przy pozycjonowaniu się niemal perfekcyjnym powinien być bezpieczniejszy w większości teamfightów. Jak mówiłeś, będzie tutaj podatek dość złota, skarnerowy? Tak, do zapłaty. I darmowe buty chociażby z runki, więc tyle dodatkowej wartości wygenerowane dla Perksa samej przebiegu sytuacji. Tutaj ultimate wrzucony w niego, raczej powinien być bezpieczny, wow! Zwłaszcza, że interweniuje Mikiek i to jest tego poszukiwali. The Power było na cooldownie. Double Leap, nawet dysponując flashem, nie miał sposobu na ucieczkę, Ultimate Impacta nie pomógł, G2 to jest 5-0. I to było tak ładnie skombinowane, wyczekali aż Core JJ zje Double Lifta, to Chains of Corruption zeszło i tutaj błąd komunikacyjny po stronie Team Liquid, jeżeli używasz Chains of Corruption, to chcesz odwrócić, a nie, że zjadasz Kerry, który właśnie zmarnował swoje CC. I wtedy w panice Core JJ wypluwa Double Lifta, chcą zadać obrażenia, lecz po prostu na posterunku raz jeszcze Jankos, raz jeszcze Miki X. I tu chciałbym powiedzieć, jeżeli twój botlane, który rzekomo miał być drugą najlepszą dolną alejką turnieju, dostaje klapsy od gościa, który jest autofilem i od gościa, który gra jedną ręką, to coś idzie nie tak. Zdecydowanie rzekomo największy atut Team Liquid na tym turnieju często okazuje się być ich po prostu wadą. I zobacz, jak dobrze to skombinowali. Dwa ultimate'y zagrane praktycznie symultanicznie. Pojawia się Jankos i znowu się pojawia Jankos! To jest double kill natychmiastowo! I double lift jest tutaj sam, musi się wynosić, jeśli będzie mu to w ogóle dane. Nawet produkcja Riot nie nadąża za akcją G2 na bocie. Kompletnie tam stąpują Team Liquid. 7 zabójstw? Wszystkie praktycznie padły dookoła dolnej alejki. Tylko jedno na górze, oczywiście była to śmierć Impacta, a Jankos zachowuje 100% kill participation. Ten koleś nie zamierza zwalniać, Michał. Agent 007 z licencją na asystowanie i dobry early game. Jankos! To jest idealna sytuacja dla G2 na pierwszej mapie finału. Zdecydowanie, zwłaszcza, że również zgarniają plejty. Patrzę na dolną alejkę, na górnej również kilka zostało rozbitych przez Wundera. To są dobre zestawienia i zobacz na double lifta. To są prawie 2000 straty, a my dowiemy się, jak się to wydarzyło
Jankos na posterunku. Nie widzieli Jankosa. Nie widzieli Jankosa. Myśleli, że inicjują trzech na dwóch. To jest seppuku. Oni próbowali od tyłu zaatakować rywala, ale tutaj trzeba było chyba bokiem, Impact, bo inaczej się wcale nie uda. Lepiej. Ucieka w drugą stronę. Raz jeszcze ten sam flash. Wunder jeszcze nim nie dysponuje. Jankos ma błysk, ale chyba za daleko jest. Nie ma co zgonić. I również nie opłacałoby się, po co marnować swoje samonery, jeżeli rywal już swoje stracił. Musi i jeszcze musi wrócić do bazy, tak? Ten efekt, w cudzysłowie, zabójstwa osiągnąłeś. Rywal i tak straci następne 20 czy 30 sekund, więc te dodatkowe sztuki złota nie są tego warte, zwłaszcza, że Wunder i tak zgarnie plejty. I Michał, ta gra już w tym momencie wygląda, jakby troszeczkę się skończyła. TL będzie miał ogromne problemy z powrotem. To prawda, mają gdzieś tam sposoby na skalowanie, ale to nie jest tak, że G2 w późniejszych etapach gry się nie odnajdą. I również patrzę na kompozycję G2. Tutaj twarda inicjacja jest po prostu nazwą tej rozgrywki. O rany, Herald. Jeszcze nie zgarnięty przez G2. Zgaduje, że w końcu się pojawią, żeby go zgarnąć. Na razie wydają się być rozproszeni. Czwórka rozbiła się na dwa zespoły, więc Team Liquid przez 30 sekund jeszcze musieliby pilnować, co się dzieje dookoła tego leża, ale wydaje mi się, że G2 zaryzykuje. Zobacz na Morganę. Ona bierze pierwszy turret na bocie. Morgana, która ma tak nudny i słaby autoatak, będzie sobie po prostu klikać prawy przycisk w wieżę. Tam zostały tylko dwa plejty, naprawdę mało HP, a G2 niekoniecznie nawet musi brać tego Heralda. Jasne, chciałbyś go, ale de facto, czy czujesz potrzebę jeszcze większego przyspieszenia rozgrywki? Zrobisz to z Heraldem czy bez? On byłby ułatwieniem, ale to nie jest tak, że nie będziesz w stanie. Masz Rakana, masz Jarvana z Black Shieldem, tu nie masz sposobów dla TL, żeby uniknąć inicjacji. I chciałbym jeszcze... Ej, Taryx ładnie się uchroni. Ładny ultimate. Chciałbym jeszcze tylko dodać, Michał. TL zobaczyło Jarvana jako first pick i zobacz, jakie postaci wybrali. Orianna, Gangplank i Varus. To jest trzech niemobilnych carry. Dorzuć do tego niemobilnego Skarnera i niemobilnego Tahmkencha. Tu nie ma ani jednego dasha. To są postaci, które są totalnie nieprzystosowane do walki z Morganą czy z Jarvanem. Glacial Augment zniszczy TL! Nikt nie odskoczy! To prawda i nawet aż chce się pochwalić wybór Cinderhulka dla Jarvana. Tak, mimo że jest jej przy tych wszystkich zabójstwach, masz tyle złota, nie musisz tego snowballować. Musisz gwarantować dobry CC, cooldown reduction musisz mieć w swoim ekwipunku i wtedy będziesz bardzo przydatny dla drużyny. Tak jak mówiłem, ten frontline Jarvan plus Swain będzie nie do przebicia się przez pierwsze kilka sekund walki. I Perks będzie mógł po prostu wymiatać, bo tyle CC, ile ma G2 i to jest chyba die for. To prawda, aczkolwiek nadchodzi tutaj Team Liquid, flash nawet z Chain of Corruption, Wunder swoich terapatach, Wundera tu turnieju nie ma. Podobnie jak i w Wunderach na mapie przez będzie chwilę... Błysk? Leżą, flash. Mhm. I tutaj G2 się troszeczkę przeliczyło. Trzeba przyznać, że biorąc pod uwagę to, że wieża została wzięta na bocie i nie ma tam również smoka, można było się spodziewać tego, że TL może zagrać już dolną alejkę na topa w ramach Hainswapa, więc... Jest to pierwszy taki poważniejszy błąd ze strony europejskiej formacji, ale póki co ten mecz, Michał, wiesz co mi przypomina? Finały europejskich rozgrywek. To tak naprawdę, to wygląda jak Origin, który wybiera skalującą kompozycję i G2, które sprzedaje im klapsy od samego początku. Naprawdę mocno czuję tutaj taki LEC Finals vibe i zastanawiam się, czy również ta seria będzie miała podobny wydźwięk, bo wydawało się, że Team Liquid zagrał tak dobrze na Invictus. No ale jak na razie są wstąpowani na wszystkich liniach. Tutaj Team Liquid byli w pogotowiu i to jest coś, co G2 akurat będzie musiało mieć z tyłu głowy. Mają Gangplanka, mają Core JJ'a ze swoim półglobalnym ultimatem. Oni będą odwracać sytuację, które G2 będzie chciało zorganizować. Dużo wave clearu. Przede wszystkim zobacz, że Gangplank, Varus, Orianna, na każdej linii jest sporo wave clearu i G2 nie ma łatwego sposobu, żeby split pushować. To nie są te klasyczne G2 solo linie pokroju Orianny i Akali. Nie. Tu masz Swaina oraz Morgane. To jest czysto teamfightująca kompozycja, ale jeszcze raz podkreślę, tak dobrym wyborem była dla mnie Morgana. Jak nie jestem fanem Kapsa na nieco bardziej wspierających midlanerach. Uwielbiam go na playmakerach, jego Akali przeciwko SKT była wyśmienita, ale z drugiej strony Awahir, myślę, że to jest dobry kom. A mówiąc o playmakerach, Pikek po prostu znajduje okazję i od razu idzie za ciosem. Smithy zginie, chwilę później Jensen zakłada, tym bardziej, że Pek zgoni, rywala szokły, wciąga przeciwnika, lecz udaje się wymienić jeden za jednego. Jankos dobija przeciwnika, Core JJ jest za późno, dobry dive, tym bardziej, że Wunder jest bardzo blisko. Impact, pamiętajmy, jest bez splasha, Pirat nie ma wielu sposobów na ucieczkę. Cały czas Vision of Empire na drogę ucieczki, nadchodzi reszta G2. Core JJ próbuje ewakuować kolegę, to nie jest możliwe. Również Rawa jest w sporych tarapatach i będziemy mieli niemal Ace'a dla G2 11-2 w 17 minucie. I double lift, wydaje mi się, że pomyliły mu się lata. To nie jest już Liga Legend, w której możesz po prostu sobie split pushować. To nie jest twoja vein sprzed lat, nie? Tu trzeba było być z drużyną, bo oni potrzebowali pomocy. Stracicie kolejną tier 1, kilka zabójstw i jeszcze smoka. TL kompletnie nie nadąża za tempem meczu.
I fantastyczna sprawa G2, najważniejsze. Poza tą jedną sytuacją, wszystkie pozostałe im się udało. I przede wszystkim, Avahir, spójrz na tę powtórkę. Jak rozstawioną wizję ma G2, jak rozstawioną wizję ma Team Liquid. Zero defensywnych wardów, jeżeli spojrzysz na minimapę, jest jeden na środkowej alejce i jeden w piksel krzaku przy smoku. Oprócz tego TL nie dysponuje praktycznie żadną wizją, a G2 zdawało sobie sprawę, okej, double hit jest na topie, impact jest na bocie, to jest die. I jedyna nagroda pocieszenia dla Team Liquid to shutdown na percie, 1000 złota dla Jensena. Na pewno pomoże mu skończyć drugi przedmiot szybciej, bo też off-wave jak na razie znajdują adresatów. Ale wciąż ta przepaść w złocie jest ogromna. To jest Tomek, aż 7000, a nawet Barona nie ma na mapie. I zwróciłbym uwagę na kilka rzeczy. Przede wszystkim kompozycja G2 jest wyśmienita w midgame. Tutaj naprawdę TL będzie miał ogromne problemy, ale wrócę do tej Morgany. Jest ona dla mnie tak genialnym pikiem. 5 niemobilnych postaci po stronie TL przeciwko malutkim, przerażającym duszkom. Kto wygra? Bo ja czuję, że ten zraszacz i Twin Shadows mogą sprawić, że TL będzie kompletnie niemobilne w teamfajcie, będzie niemobilne w rotacji. Ja nie wiem, jak TL ma szukać zagrań, jak zainicjować ma Skarner, skoro dostanie po prostu spowolnienie. Tak tu naprawdę, to jest tak dobry wybór, Avahir. I tych wątpliwości na pewno nie będzie miało czy tu, tak. Oni mają sposób, żeby wykorzystać przewagę, którą i tak już zbudowali, więc będą naciskali na tier 2. Rzucasz Twin Shadows, dajesz Black Shielda Jervanowi i mówisz, okej, okay, przeciwnicy poruszają się teraz z bardzo zmniejszonym movement speedem, ty tylko musisz kliknąć flagę i kataklizm. Tak mogą palić samonery raz za razem. Zobacz, Caps będzie tego nawet używał ofensywnie na linii. 90% slowa. I to nie to, że to jest na raz, po prostu kogoś spowolnić, nie, jeszcze zostaje ta przestrzeń. TL będzie tak ograniczony w teamfightzie, to jest tak dobry wybór, jestem niesamowicie pozytywnie zaskoczony tym, że G2 poszło po Morgana. A pamiętajmy, będą tutaj próbowali, a każdej akcji Mickey X, dwie osoby zarurczone, Jankus się wbija, Kordy dwie, próbuje ewakuować tej X Mickey'ego. To się uda, lecz nie wydaje mi się, żeby G2 odpuścił. O, piękny demonic flare, on bundera olbrzymia dawka obrażeń, wciąż jednak bez eliminacji. Zraszacz puszczony, rywale spowolnienie, czy będzie jakiś CC, tak to jest to shockwave, lecz wciąż G2 będzie szło do przodu. Dwie eliminacje natychmiastowo, trzecia pójdzie, chwilę później. Double Leap nawet nie ma ochoty tu się pojawić, Skarner zdąży się zrykolować, lecz marny los, Team Liquid. I zobacz, puszczone duchy na początku, przed tier 1, potem zagrany teamfight, potem znowu zraszacz, teraz znowu duchy. TL nie ma jak teamfightować, Avahir. To dla mnie jest koniec rozgrywki. Kompozycyjnie G2 wygląda dużo, dużo lepiej. Team Liquid nie jest w stanie się bronić, Team Liquid nie jest w stanie teamfightować, nie mają przedmiotów, a Nashor pojawi się za minutę. Nie wiem, jak mają w jakikolwiek sposób go kontestować, zwłaszcza, że Wunder w międzyczasie niszczy damy. To po prostu było combo od Swaina, który nie powinien zadawać dużo obrażeń. On nie ma wielu AP, tak, w sensie, dopiero buduje Rodo Vages. Ma i maskę. Ma maskę, tak, nie spodziewałbyś się, żeby nagle wysadzał rywala, jakby to była Syndra. I zobaczmy to jeszcze raz. Zobacz, ile Caps kupuje przestrzeni. Bierzesz tier 1, rozpoczynasz walkę Rakanem i początkowy jej przebieg jest nie najgorszy dla Team Liquid. Udaje im się uciec, oczywiście Wunder zagra niesamowicie dużo obrażeń w tle, ale potem jest użyty zraszacz i Caps będzie trafiał klatkę w Jensena. Będzie łatwość reinicjacji, bo dwie osoby zostały spowolnione. Zarówno Impact, jak i jego midlaner. I dzięki temu również łatwo było wyłapać Gangplanka. Zobacz, on szedł do przodu, do tyłu, bo tak wolno poruszał się po tej ślizgawicy zostawionej przez Perksa, przez Capsa. Jestem tak zachwycony tym wyborem Morgany. Nie jestem w stanie tego podkreślić. Swain, mój ulubiony champion League of Legends. A nawet tutaj nie ma swojego pełnego ekwipunku, a robi niesamowite rzeczy w teamfightzie. Jeśli wyjdziesz do przodu, ten ultimate ma olbrzymi przelicznik. Kiedy tylko 5 dużo zostanie w chwilę wcześniej zgarniętych. Czegoś takiego doświadczyliśmy i to nie jest tak, że on ma obrażenia, ale będzie łatwy do wyłapania. Wręcz przeciwnie, siłą Swaina jest to, że gdy jest do przodu, to nie tylko ma damage, ale również zbuduje Klepsydrę, zbuduje Rod of Ages, będzie trudne do powstrzymania i Wunder, mimo że na razie to nie jest on główno pierwszoplanowym aktorem, to może być jedno z największych zagrożeń dla Team Liquid w teamfightach. Pauni nawet nie mogą podejść pod Barona. To wygląda jak łatwe 1-0. I zobacz, że Caps użył właśnie zegarka. Chyba po to, żeby... Nie no, prawdopodobnie to był miski. Ale fajnie było napisać historię, że Caps po prostu igra sobie z rywalem tak. Okej, okay, jesteśmy tak do przodu, bierzemy Nashora, odpalam stopwatcha. Prawdopodobnie miał duszki pod przyciskiem, gdzie aha, teraz wsadził stopwatcha. Czy coś w tym guście, bo duszki poleciały zaraz potem, ale tak zakładam, że tak było. W każdym razie dwie osoby potrzebne do zrobienia Nashora, pozostała trójka służyła jako bodyguardowie. 20 minuta, od razu zraszowany ten obiekt. To chyba świadczy najlepiej o tej rozgrywce. 10 tysięcy sztuk złota przewagi. To wygląda jak Invictus Gaming przeciwko ktokolwiek w fazie grupowej. To prawda i jedną z najbardziej przerażających dla mnie rzeczy grając przeciwko G2 to nie jest tylko to, co robią na samolotach,
ale to, co robią poza nim, mają bardzo świetne nastawienie mentalne i przepyszne drafty. Draftowanie na nich to prawdziwy koszmar. Wydaje mi się, że najtrudniejsza drużyna pod względem na MSI coś takiego pokazują na mapie pierwszej. Mogą grać wariacją, mogą grać standard, zawsze wyjdą zadowoleni z Champion Select. Impact może być tu zaraz potrzebny, Awahir. Na razie bierze turret i Perk zdał się obić, to jest problem dla G2. Mhm. Jest Ocean Drake, prawdopodobnie to za mało, ale pamiętajmy, ten Wave Tier Team Liquid może nie stopuje G2, i ale spowalnia. Okay. Spowalnia to na pewno, więc to nie jest aż tak szybkie oblężenie, jakby fani G2 mogli sobie wymarzyć. Ale nie potrzebują, żeby było szybkie. Zobacz, że Wunder zajmuje się. Zostało wieżą. Znowu jest złapany X-Miffy, możesz go obijać za darmo. Tutaj może być nawet dive, ale ładny shockwave. Ładny shockwave, czy to zatrzyma G2 w żadnym wypadku? Mi jest jeszcze jedna dobra inicjacja. Janko zamyka dwie osoby w kataklizmie i Wunder wygania X-Miffiego. Na razie rozdzielone obie drużyny. Kto się skupi przede wszystkim? Wunder idzie do przodu. Nie złapał double lifta. Idzie po tę bombę, która wysyła double lifta do piekła. Double kill dla Wundera. Inhibitor dla G2 i 1-0 dla nich w tym finale. To jest tak piękna rozgrywka ze strony europejskiej formacji. To wygląda po prostu, Michał, jak stomp, to jest stomp. TL nawet nie postawiło oporu. Dwa zabójstwa i dwie wieże, to wszystko, co zdołali zdziałać. O rany, i mogą w tym momencie odpuścić, nie muszą się spieszyć, mają wszystkie dostępne opcje, Jankos i spółka. Co za start, co za early game, 1-0, 14, jeszcze jest ten wyłapany, łatwa eliminacja na G2, X-Miffy pójdzie z kolegą na dno. I Impact i Core JJ tego nie wybronią bez pomocy double lifta. Miki X wczoraj naprawdę nie imponował mi aż tak bardzo. To raczej pozostała część drużyny robiła robotę, a dzisiaj znajduje engage za engage'em. 2-0, 15, 17 na 18 zabójstw przy asyście tego Rakana. Jedyne, przy którym nie uczestniczył, to był ten dual kill na topie, gdzie Wunder i Jankos wyłapali Impacta. Ta gra ze strony wspierającego G2 jest po prostu wyśmienita, ale chciałbym, żebyśmy wrócili do tej walki. Pomijam już niesamowitą inicjację tego wspierającego, bo o tym dopiero co mówiliśmy. X-Miffy przytomnie wyciąga Swaina z tego teamfightu. To mogło pójść jeszcze gorzej, ale Wunder doskonale rozpoznaje moment, gdzie powinien się znaleźć. Zobacz, że on zonuje Jensena i X-Miffy'ego od double lifta oraz Core JJ'a. Tu nie było możliwości pomóc. To były dwie dwójki rozbite pod taką ścianą, jaką był Swain. Dobry teamfight w wykonaniu toplanera G2. I ogólnie, jeśli chodzi o obrażenia, ten Swain zaznaczył swoją obecność. Przynajmniej to moje serce cieszy, że Swain jest tutaj grany na MSI, brakowało mi bardzo tej postaci, a gdy już jest, wydaje się być po prostu głównym młotem w plecach Team Liquid. I zobacz, co robi dalej! Wunder jest nieustraszony, ten Viking po prostu niszczy rywali i G2 będzie szło po trzeci inhibitor. Nawet nie muszą bocznymi falami w żaden sposób pracować, bo Caps tak bardzo spowolni TL. Ten komp po prostu nie daje sobie rady z Morganą pod Glacial Augment. To prawda, jedno spowolni za drugim, również klatka, a nasze 3 sekundy, Core JJ marnuje na samym starcie Devour, a Wunder już się wbija w teamfight, double lift, nie ma swojego tam Kencha do pomocy, Miki X się do niego dobierze, Perks, zobacz co to za pozycja, czy to Zed? Nie, to Xayah, piękny, wow! Jeszcze Feverstar, unika Shockwave'u i to jest kompletnie anihilowane Team Liquid. Panie i panowie, chyba nikt nie miał złudzeń, G2 pokażą się agresywnie i wychodzi im to w piękny sposób. 24 eliminacje padły w tym meczu i aż 22 dla europejskiej formacji. I to jest niesamowicie imponujące, zarówno team fight, jak i faza gry na linii. G2 prowadziło od początku do końca, na sekundę nawet nie dali rywalom odetchnąć, Awahir. Po prostu dobra gra ze strony Europy. Lecz pamiętajmy o tym, to jest best of five. Takich zwycięstw potrzebujesz aż 3, w tym przypadku 2 dla G2. Ale nadal seria przed nami, więc upewnijcie się, że jesteście z nami do końca. Zapraszamy na przerwę. We'll be right back.
Wracamy po krótkiej przerwie. Zobaczymy, czy ten analiz desk będzie tak dominujący jak G2 w pierwszej grze. 25 pewnych minut od początku do końca, od pierwszej akcji na bocie. A jesteś dominujący? Ja lubię dominować. Jestem dominujący. Lubię dominować botlane jak Mikey X. Kurde, to było tak piękne. A ja lubię dominować dżunglę i tego się spodziewałem. Marcin dostał postać, która jest agresywnym, wczesnoetapowym dżunglerem. Do tego zaznaczymy również pasywność. Gangplank był największym problemem. Ja to już mówiłem podczas draftu. To jest komfort impacta, ale z drugiej strony, co ty masz robić, kiedy wybierasz GPK w ciemno? Idąc dalej, Morgana, inteligentny pick, żeby jednak prio uzyskać na środku również. I dolna aleja, tam działo się wiele złego. Czasami było trochę szczęścia. Mnóstwo, olbrzymie błędy ze strony. Pytanie do ciebie. Jak się czujesz, kiedy palisz flesza na pierwszym poziomie, właśnie grając Tom Kenchy? Jeżeli bym zgridował na to, żeby sobie puścić język, to byłbym na siebie bardzo zły. Ale żaba zawsze jest taka... To jest taka postać, która zawsze dostaje najbardziej po tyłku. Ale... Ona musi ratować, wiesz, coś pomóc. No ale nie ukrywajmy, Cordy zagrał dość słabo tę grę. Skoro rozmawiacie już o postaciach, to jeszcze przed wejściem na reklamach bardzo, bardzo intensywnie rozmawialiście o drafcie. Co o nim sądzicie ogólnie? Bo słyszałem, że wasze opinie się różnią. Pierwsze fazy, czyli zarówno botlane, jak i jungler po stronie G2, zarówno botlane i jungler po stronie Team Liquid były ok. Według mnie da się grać te botlane z tym junglerem, tylko ja nie rozumiem jednej rzeczy. Dlaczego Liquid zdecydowało się meczować tą walkę już na początku? Varus nie miał flesza support, nie miał flesza Core JJ. Nie powinni walczyć w tamtej części mapy tak wcześnie. I tak naprawdę chyba to była opinia, którą ty wygłosiłeś, Ryan, czy razem właśnie z The Lordem, gdzie zostało rzucone,
G2 nawet jakby dostało tę kompozycję od Team Liquid, to i tak byliby w stanie wygrać. I ja się z nią w 100% zgadzam. Tak, błędy, które pierwsze popełniało Team Liquid, w większości, one się tyczyły draftu, one się tyczyły tego, co robili tutaj na mapie. Na przykład, nie wiem, cofasz, pyk, okej, okay, czekasz, wchodzisz sobie, czek ja na dół, bez problemów, tak? I to na dolnej aleje działo się to notorycznie, jest totalny ciągle. Trolling, mi się wydaje. Cofa, widzimy, że cofa adekery mojej drużyny. Impact co robię z Karnerem, który ma tyle życia? Zostanę i sobie, spójrzcie na tą akcję. Tutaj został włapany Impact po teleporcie. Wiecie, co Marcin zrobił po powrocie do bazy? Pierwsze co? Rotacja na górną aleję i tu tam było zapisane Lavundera. Tak, clean, to jest Rakan. Ale no nie było co zbierać, wywieziony został. Ale przede wszystkim znowu właśnie Team Liquid. Dlaczego leci Chain of Corruption, a potem znowu nagle połyka ci tamken, czy w ogóle się wycofujesz? Tak, czy to była chęć wycofania się, czy jednak walki? Według mnie to jest jedyny taki bardziej sloppy play, to się mówi, ze strony G2. Poczuli się zbyt pewnie. Nie byli jakby do końca pewni, gdzie jest botlane Team Liquid. Tutaj zostało to zagrane świetnie, ale Mikey co robi w późniejszej fazie? Łapał przeciwników raz za razem. Kompozycyjnie był koszmar dla Team Liquid. Nie dało się nic zrobić. Nawet żądło taki, można powiedzieć, niesamowity, że nie był w stanie zrobić. Ale on nie powinien szukać walk na wczesnym etapie. Powinien ewentualnie zabezpieczać potencjalne zanurkowanie ze strony drużyny przeciwnej, a nie walczymy i robimy zadymę na dolnej alei. Marcin był przy 21 zabójstwach na 22. To jest w zasadzie prawie 100% kill participation. To jest ogromna wartość dla tej drużyny. To jest niesamowita wartość i dlatego ja miałem problem na przykład, bo tak po pierwszych 3 minutach ja powiedziałem, dobra, Janko z MVP, nie może być inaczej, nie oszukujmy się. Ale potem zobaczyłem, co robi Mickey X i to też było fenomenalne. Tak, ci dwaj zawodnicy robili taką różnicę, że w sumie G2, nieważne jak grałaby cała reszta drużyny, mogliby po prostu stać z tyłu i zadawać obrażenia. Ale bardzo mi się to podoba, dlatego że wczoraj akurat też do tych dwóch zawodników mieliśmy kilka zastrzeżeń i zadawaliśmy sobie pytania, jak to będzie wyglądać w kontekście finału. Pokazuje się Mickey, pokazuje się Jankos w pierwszej grze, jak najbardziej fenomenalnie. To są te najjaśniejsze gwiazdy tego zespołu. Mój Boże, Wunder, ja nie wiedziałem, że są tyle dipsy. Wyciera czoło chusteczką, Swain zrobił obrażenia, Chryste. A Wachim sobie mówi tak, dobra, wracam po meczu, wracam do domu, maraton Swainika. Ale to jest też piękne tej postaci akurat i to nie jest tak, że to jest sleeper, bo nie oszukujmy się, ilu ci to playerów tak naprawdę tego Swaina wyciągnie, ale to znowu pokazuje, jak mocno jest G2. Masz kilka tych pików, wiesz, że w tym meczapie akurat Swainik będzie idealnie, wyciągasz, robisz najwięcej obrażeń w całej grze. Okej, tylko nie popadajmy w przesadną euforię, ale bo... Ale przyznasz, że akurat Champion Pool euforii. Impacta jest bardzo problematyczny na Champion Pool Wundera. Wydaje mi się, że Wunder ma counter na każdego bohatera w wachlarzu wyboru. Spójrz również na Lastam, również Marcin ma wiele postaci, które kontrują każdy wybór X-Smithiego. I to jest, wydaje mi się, całkiem niezłe zestawienie, ale nie popadajmy w skrajny optymizm. Ja uważam, że tutaj draft miał niesamowite znaczenie, jeżeli chodzi właśnie od przebieg całej rozgrywki. Spójrzmy na Mikey'ego. Mikey wiedział, żeby wykorzystać swój błysk. Spójrzmy na Jankosa, bo tutaj pewna zmiana w stosunku do poprzednich transmisji MSI. Tutaj wybieramy MVP co każdą mapę, jakżeby inaczej. Rzeźnik z Poznania. Gratulujemy. To jest ta akcja, o której mówiłem. Nie miał błysku, nie miał teleportu. Impact Marcin od razu na górną aleję. Po tej łatwe akcji zabójstwo. To był koniec gry dla Gangplanka. A tu co się w ogóle dzieje? Nie widzę Jarvana. Postanawiam, to tak jak jest, wchodzimy w ulti Ryza w 5 osób, a w przeciwnej drużynie wyobraźmy sobie Orianna, nim Talia, takie rzeczy. Nie da się. Uwaga, spójrzcie na statystyki. 2019. Ten rok będzie rokiem Jankosa. 2019. Ej, faktycznie, ale się złożyło. A lul, naprawdę, niesamowita sprawa. Postać Jarvan. Tak, jakie były szanse? Oni to przewidzieli. Oni mieli całą grę rozplanowaną od początku do końca. Ale na przykład ta akcja na bocie, którą widzieliśmy tuż przed chwilą, jak dla mnie to już był ten moment, kiedy Team Liquid zrozumiało, dobra, panowie, nie wygramy tej gry, jeżeli nie zrobimy czegoś szalonego. To była ich być może jedna z ostatnich prób. A dla mnie Jankos i Mikey też dla mnie jest takim MVP, może tym drugim. Dla mnie trochę bardziej pierwszym, bo jestem supportem, więc supporci to dla nas coś w końcu. Ale szczerze ale mówiąc, Jankos bardzo ładnie. W środkowym i tym późniejszym etapie gry to Mickey X wszystko robił tak naprawdę. Jankos tylko za nim podążał. Nie wychodźmy tak daleko. Nie Mikey, nie Milky X, tylko mój drogi kolego, Dawidku, Rakan. Wkasujcie tego Herosa. Dziękuję.
On nie miał dostać jakichś takich nerfów, po których nikt dostał, ale to szczerze ale niewiele się, zmienia w sumie. To też wielokrotnie widzieliśmy sytuacje, w których drużyna nie była do przodu i Rakan zanim zdążył zainicjować, był kasowany. Także tutaj to, że byli tak do przodu, to pozwoliło to im, prawda, to że prawda. Ten Rakan mógł nurkować, mało tego, jeszcze wracał do drużyny. To jest różnica już tutaj przy czym, kolosalna. Tak, Pawko, takie gadanie, o, że Rakan, a że Mickey X, a kto to rozpędził? Kto popchnął cały ten autobus z napisem G2Foria, G2Win? No, Jan Kosik rozpędził, więc ty się też nie rozpędzaj, kolega. Ale ja osobiście chciałbym zobaczyć bardziej agresywne spotkania na środkowej alei, bo Morgana i Orianna, widzimy te postacie tak delikatnie i chciałbym zobaczyć Akali, chciałbym zobaczyć Sylasa i chciałbym zobaczyć Jensena, który za chwilę wypowie się o Capsie. I've always been impressed with the way Caps plays. I think he's a really strong individual player and he's really good in laning phase, which is what's the most impressive about him to me, but he's a very inconsistent player at the same time and I think that's something he really has to work on because I think I'm a lot more consistent than him, but I just need to make sure that he doesn't get out of control. Wydaje mi się, że jestem dużo bardziej stabilny niż on i szczerze mówiąc, odniósłbym akurat te słowa do kontekstu obydwu drużyn. Team Liquid, kiedy przegrywa, to mimo wszystko nie przegrywa aż tak bardzo jak G2, ale kiedy wygrywa, to właśnie nie tak pewnie jak G2. Wiecie, co mi przychodzi, jakie powiedzenie, że jest jakoś, ale stabilnie i no, tak. Może ta nie będę to jest taka normalność, wiesz, która... No właśnie. To jest taka... Są różne drużyny, nie? Spójrzmy na drużyny na świecie. Są ekipy, które mają w swojej formacji same stabilne osoby. Takie ekipy, okej, okay, nie będą zamykać tabeli, ale one nie mają absolutnie żadnych szans na to, żeby zasiąść na tronie. Ale mamy ekipy, których są crazole totalni. Są goście, którzy nie boją się wziąć ryzyka na swoje barki i po prostu zrobić przysławowej zadymki. I takim crazolem na pewno jest Caps, mimo tych postaci, które widzimy w jego tabelce. Azir, Lissandra, Morgana, ale oczywiście czekamy na te bardziej agresywne i finezyjne. I to jest tak, patrzycie się, KDA, Jensen ma o wiele lepsze, potem patrzycie jednak na takie statystyki jak Forward i tam na przykład Caps, widać, że gra zdecydowanie agresywniej. Co to za statystyka? Okej, okay, patrz, Pawko, tłumaczę ci. Masz FWD. To jest statystyka, która pokazuje ci, przez jak długą część laning phase'u znajdowałeś się na połowie przeciwnika. Czyli tak patrzysz, Capsik 27%, to przez tak ponad lekko 1/4 czasu na laning phase'ie byłeś za połówką przeciwnika. Czyli w pierwszej minucie idziesz... Dziękuję ci, w pierwszej senpai. Minucie idziesz poza połowę i nabijasz... Gituinie, senpai, dziękuję. W krótki sposób. Pawko, wiesz, bo ja tak sobie przypominam, jak grałeś z humanoidem, to z takim wariatem po prostu dobrze się gra. Czasami jesteś pewnie ukarany za to, ale jednak jest potrzebne ja, tutaj. Ja tak grałem sobie na tych polskich lanach i Paweł. Nagle... Przepraszam bardzo, okej. Okay. Drr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 . I właśnie dlatego chciałem ci przerwać. Team Liquid kontra G2. Team Liquid musi wprowadzić kilka zmian i po stronie niebieskiej. Mam nadzieję, że to już nikt nas nie sprankuje i na pewno G2 będzie po stronie czerwonej. Mamy Liquid na blue side, no i widzimy ban, oczywiście, wielmożnego Rajzika. No ale jeszcze masz, oczywiście, Irelię, Akali, nie wiem, jakiegoś tam Kencha, Sylasa, tych banów. Jest obecnie tyle banów, które mógłbyś wypuścić, ale teraz G2 będąc po czerwonej stronie, tak naprawdę, jaką im to robi różnicę? I panowie, to jest duży problem Team Liquid, jeżeli chodzi o draft, bo oni są po niebieskiej stronie, a wykluczają praktycznie wszystkie popularne first picki. Jeżeli jest Jayce, chcesz go zabrać. Jeżeli chcesz Ryze, dlaczego by nie? Akali tutaj się nie pojawia. Target ban, widzimy, Mikex doprowadził do tego, że dostał target bana. To jest zawsze takie motywujące dla niektórych zawodników, dla niektórych nie. To jest bardzo dobry ban, nie ma, jest ban Galio, nie chcemy raczej grać na Xayah Rakan. Problematyczna sprawa, nie. Nie i jeszcze raz nie, Danielku. Dobrze, Akali lub Sylas? Która z tych postaci przemknie mniej nam? Problematyczna? Wydaje mi się, że jest Sylas jeden. Ale ta z większym potencjałem Akali i właśnie o niej mówi się. O nie, jedna z najlepszych Akali postaci Sięta. Akurat na tym patchu. Ale proszę, Caps po prostu się na Jensenie za podebranie tej postaci zemści. Jest kilka postaci, które mogą sobie poradzić na Akali. Między innymi jest taki bohater Nautilus. On bardzo dręczy Akali. Nautilus był popularny nawet na środku kilka spotkań temu. Natomiast czy tu będzie wzięty? Wątpię. No, taka ciekawostka. Tak naprawdę, będąc w G2, czy wziąłbyś tego Nautilusa? Tak, mając Morgana na midzie w poprzednim meczu było ok, ponieważ miałeś więcej linii, miałeś więcej obrażeń, mogłeś sobie spokojnie poradzić. Teraz zresztą Raumik najprawdopodobniej będzie chciał rzucić te okowy, taka prawda. I tymi okowami będą łańcuchy od Sylasa. Odbierz, Remig już dzwoni. Wąsacz, Remig już dzwoni. Remig dzwoni, mówi jaką masterkę wziąć. A Caps mówi, no Remig, mój senpaju, mój mentorze, jaką masterkę wziąć. Remig chyba woli, w sumie teraz to nie
nie wiem, ale chyba Electrocuta gra. Ostatnio Electrocuta bardzo często grywał, no, ale tutaj już widzieliśmy to starcie Akali kontra Sylas i jeszcze raz przypomnę słynne słowa Capsa, kiedy podczas właśnie gry powiedział: Jensen, wróć do Lissandry, bo ta Akali nie wychodzi. Aszka jest bardzo ryzykowna, dlatego że nie widzimy jeszcze supporta do końca. Supportów jest kilka postaci, które mogą nieźle Aszce naprzeszkadzać, ale Aszka jest wzięta po to, żeby zmeczować troszeczkę ulti Varusa, być bardziej utility, ale Aszka, na przykład póki style mój ziomal z drużyny, bardzo lubi Aszkę. Pierwsze wykluczenia drugiej rotacji w dżungle ze strony G2. Skarnerek, no i nie zobaczymy Skarnerka w tej rozgrywce. Nie myślicie, że to jest całkiem interesujące, tak biorąc pod uwagę, że w poprzedniej grze ten Skarner nie był realnym zagrożeniem? Jest w sumie, bo tylko dlatego nie był zagrożeniem, że mieliście taką przewagę i jednocześnie mieliście tyle złota, że mogliście sobie pozwolić na zbudowanie QSS-a i jakby nie opóźnić swojego głównego buildu, prawda? Ale tym zagrożeniem był w serii na Invictus Gaming, więc to jest ciągle bardzo silna postać, jeżeli delikatnie inaczej będą w stanie zbudować swoją kompozycję Team Liquid, to wydaje się, że inaczej mogliby inaczej go zastosować. Wokół tak. Tego Skarnera. Aczkolwiek ja przyznam szczerze, na razie G2 bardzo mi się podoba. To jest znowu taki agresywniejszy styl. Mamy Rexa, umożliwia mnóstwo zagrań w początkowej fazie gry. Świetnie się też skaluje, jako jeden z nielicznych takich dżunglerów. Jeżeli będzie ahead, potrafi masakrować do końca gry. Bardzo dobrze działa z przedmiotami. Jest też Sylas, który może ukraść fajne ultimate'y. Brauma ulti jest bardzo fajne, Ashki... Nie, jak na razie masz trzy dobre ultimate. Wyobraź sobie, że masz Ashkę w drużynie, ale ci Arrow z drugiej strony w ciebie. Ale jaja. I zastanawiam się nad tym wykluczeniem Lee Sina, bo oczywiście Champion Pool X Miffiego to są same nudne postacie plus Lee Sin, ale z drugiej strony Sejuani tutaj całkiem nieźle pasuje i liczę, że jeżeli Team Liquid miałoby coś wziąć teraz na dżunglę, to nie właśnie bierz, będzie nie bierz, to. Nie bierz żabki, weź to, weź. Dobrze, weź, proszę, Mikey. Ale to jest pełna agresja na dolnej alei. Tam, Thresh plus Varus. Zrób to dla Jastrola, dla Mystika, dla mnie, tak! Yes. Supporci na całym świecie właśnie zaklaszczeli, biorąc pod uwagę to, że tak jak mówicie, dla to będzie ciężka to linia. Zapomniałem o to jest może drugi czy trzeci Thresh w ogóle podczas całego MSI, nie widzieliśmy go zbyt często, a tutaj proszę bardzo, G2 postanawia iść na całość i Miki X chce nam udowodnić, że on jest w formie. Z drugiej strony ciągle mamy tego tam kęcia otwartego. Ale znowu spójrzcie, znowu agresja, nie wiem Pawko, priorytet i tak chyba będzie miało Varus Thresh na początkowych poziomach. Także... To dużo zależy od początkowych trade'ów, jeżeli Thresh'owi uda się zagrać na przykład z Flayem coś fajnego na Aszkę, jeżeli Varus sprokuje sobie jakieś tam obrażenia na Aszce, to może być to fajnie linia ustawiona, jeżeli chodzi o miniony. No mamy Olafa, Olaf jest dość dobry na Varusa, no w zasadzie na wszystkich tych bohaterów. No jego ultimate pozwala przebiegać w zasadzie przez ludzi i nie dbać o nic, więc Olaf zawsze spoko. I Kennen to jest tak jak Ryan już mówiłeś wcześniej, stabilny pick dla Impacta, on może zawsze brać. Leciałem z grubej rury, tak? G2 w pełnej krasie. Skoro G2 pozwolił Pyke wygrać na SKT, to czemu nie pozwoliłoby wygrać na jakiś mówię wam, Liquid? Trenerem, ukrytym trenerem G2 jest Overpoł trenował przez ten cały czas dwóch czy trzech bohaterów. Pyke oraz Sylas i oni to od niego wzięli. I zastanawiałeś się, dlaczego Overpool na przykład ostatnimi czasy wcale nie streamuje aż tak wiele, jak na przykład streamował kiedyś? Dokładnie. Chłopak coachował w tym momencie Wundera. Dokładnie. Bundera. On pojechał do gaming house'u G2 i mówi: dobra, Kaps, siadaj Wunder, uczymy się przy takiej tablicy. Ale mam wrażenie, że bardzo dobrze nauczyli się tej postaci, biorąc pod uwagę tej linii. Widzieliśmy ją wczoraj, Ken kontra Pyke. Wunder świetnie ją rozgrywał, tracił może 10 stworów, gdzie spodziewalibyśmy się więcej, większej straty. Ja ogólnie po raz kolejny nie jestem fanem dolnej alei. Jeżeli chodzi dla o Team Liquid. O, tak, tak. Jeżeli chodzi o Kennena, mówię tutaj o Team Liquid, bo znowu będę upatrywał tych wad. To jest super postać, bo to jest postać, która powinna sobie poradzić, która powinna mieć bezpieczny lane, musi uważać na ganki, bo kiedy Pyke'a bierzesz na górną aleję, to po prostu bierzesz to pod uwagę, że musisz mieć leśnika w górnej części. Pyke stosunkowo jest bardzo bezpieczny na topie. Ciężko będzie go zabić, jeżeli nie używasz swojego dasha, żeby komuś coś zrobić, tylko do ucieczki. Mm-hmm. Według mnie nie ma szansy, żeby cię zabili na topie. Podajcie mi inną postać, która ma taki sustain jak Pyke dzięki swojemu szaremu życiu. Soraka. Maokai. Na przykład. Sona. Jezu, nie, Maokai ma może nawet mniejszy sustain od Pyke'a. Słuchaj, jakby nie mogę ci, Paweł, pozwolić niestety dokończyć. Wiem, przepraszam. Nie. Nowy champion na Pyke'u. I w tym momencie przechodzimy do komentatorów. Okej, to jesteśmy. Okej, już skoro tak nalegasz, Dawidzie, to okej, niech będzie. Nawet skomentujemy tę serię i to z wielką przyjemnością, bo finał Mid-Season Invitational. Europa versus NA, już powoli przyzwyczajamy, oswajamy się z tą myślą. Mnie jeszcze nie do końca, jeszcze finały... czuję się dziwnie, widząc takie drużyny w finale, ale... W sensie, ostatni raz mieliśmy na turnieju międzynarodowym NA kontra Europę w pierwszym sezonie. I to nawet nie w finale.
Więc naprawdę, te pojedynki zdarzają się tak rzadko. To prawda, oczywiście Rift Travas tutaj wyjmujemy z tej kategorii. To jest podstawa i powiedzmy, draft miał znaczenie, jeśli chodzi o grę pierwszą. Czy stwierdziłbyś coś takiego przy drafcie numer 2? Myślę, że tak. Myślę, że G2 nadal ma dość dobrą kompozycję, chociaż ten Pyke jest zawsze taką trochę dziką kartą, ale dajcie również znać, co wy sądzicie o tych kompozycjach. Hashtag PolsatMSI, proszę tweetujcie, zapraszamy was do komentowania i do dzielenia się przemyśleniami. I tu chciałem wam podziękować. Chyba na żadnym turnieju jak na tym MSI nie byliście aż tak aktywni, jeśli chodzi o Twittera, od play-inów, po play-offy. Cały czas byliście wokalni i to jest stan, który chcemy utrzymać po dzisiaj i oczywiście w dalsze transmisje Polsat Games idąc, więc jak najbardziej będziemy wyświetlać, do niektórych będziemy mogli, do niektórych będziemy chcieli się odwołać, do każdej będziemy mogli, ale jak najwięcej postaramy się wyświetlić, bo wasze zdanie ma dla nas znaczenie. I chciałbym zacząć tę mapę, Michał, od tego, że Caps po raz kolejny grając Sylasem decyduje się na Conquerora. To jest wybór, który naprawdę niewielu graczy stosuje, ale on sukcesywnie, jeżeli ma zestawienie, w którym wie, że będzie walczył wręcz, albo że będą to przedłużone walki, ten Conqueror jest prawie zawsze jego w tego typu matchupach wyborem. I to jest dla mnie ciekawe, bo de facto chyba jest jedynym graczem na tym turnieju, który się na to decyduje za każdym razem. No właśnie, ale w końcu to jest Caps i jego Sylas, ale... Ja tu muszę przerwać, bo mamy wpis od szefa szefów. Bartosz Pawlik, Polsat Games. Drogie Riot Games, wyślijcie mi proszę nagranie z komunikatora Jankosa z półfinału G2 versus SKT. Będę je puszczał w redakcji Polsat Games 24/7, żeby motywować ludzi do walki. Jak najbardziej uważam, że to jest perfekcyjny pomysł. Więc dziękujemy oczywiście, że tutaj wszyscy oglądamy ten finał, tak ważny finał, ja jeszcze pamiętam, idąc w tę stronę historii, kiedy Bartek Pawlik operował przy projekcie, jakim było Gromp i transmitowaliśmy Worlds 2014, 5 lat czas temu. Leci, i tam Jankos był jako gość w koszulce Rokat, na luzie, mieszkał w Warszawie, odwiedził studio Grompu, które no studiem Polsat Games nie przypominało, ale wciąż oczywiście te historie gdzieś się zazębiają, po prostu Jankos nie jest jakąś postacią gdzieś na piedestale dla nas, jest żywym członkiem polskiego community. Tak, jest członkiem społeczności, ale przede wszystkim jest bardzo ważną ikoną już, jeżeli chodzi o polskiego LoL'a. I jeżeli będziemy mieli Awahir, Polaka, wygrywającego turniej międzynarodowy, to będzie to naprawdę, naprawdę piękna myśl, ale kolejny pogłos Migieksa, prosto pod wieżę Doublelift, musiał flashować Guardian, pomaga usystematyzować troszeczkę te linie, chociaż wciąż obrażenia są zadawane Doublelift, pamiętajmy, jest bez summonerów, Jankos dysponuje flashem, czy pójdzie po pierwszą krew, to jest pewnik Ligonakim na Core JJ-u i ten pada po raz pierwszy znowu na drugiej mapie. I proszę, Jankos, nasz książę pierwszej krwi, po raz kolejny przypomina, czemu ten tytuł tak długo, przez tyle czasów historii do niego przylgnął. To jest bardzo ładny gank i ładne zabójstwo, ale trzeba zacząć od huka Mikieksa, ten koleś smurfuje dzisiaj. To prawda i widzieliśmy... Co prawda nie jego, a Jankosa twarz w Tajwanie, wyświetloną na ekranie, może zobaczyliście w lewym dolnym rogu, ale najważniejsze. Dwa huki, mówiłeś, Varus plus Thresh to może być kill lane i mamy to zabójstwo już przed czwartą minutą. Smith jest niedaleko, Jankos jest tego świadomy, aczkolwiek idzie do przodu i z tego powodu też się wycofa do przodu, idzie też Kams, bardzo odważnie, Kingslayer go trochę uleczy. Pamiętajmy o tym dodatkowym uleczeniu, gdy masz bardzo mało HP. Ale wciąż to bardzo zadziorne zachowanie jednego i drugiego midlanera. Masz teleportację jako Sylas i ten wczesny laning phase musisz grać agresywnie, tylko puszować fale, żeby użyć TP-ka i zrestakować Corrupting Potion, ale ten hook... Nie rozumiem, czemu Doublelift znalazł się w tym miejscu, nie rozumiem, czemu w ten sposób TL podeszło, ale ostatecznie pięknie wyczuta sytuacja przez Mikieksa i bardzo mi się podoba to, że tak się to wszystko potoczyło. I Doublelift może być najbardziej utytułowanym zawodnikiem w NA, ale to nie jest jego turniej, jeśli patrzymy na statystyki. Bardzo słaby laning phase i daje się wyłapywać, tak jak widzieliśmy to przed chwilą. Teraz zaawansowana akcja na midzie, 3-3, podchodzi również tutaj z prawej strony Varus, niemal wszyscy na środkowej linii, to jest właściwie teamfight. W piątej minucie Jankos w tarapatach, zginie od Akali, Korzejzie próbuje uspokoić sytuację, lecz to nie wystarczy. Zniszczona jego tarcza, zniszczony też i Braum. G2 wyrównało sytuację na środku. Obaj midlanerzy zgarniają po zabójstwie, tylko przewaga dla G2 jest taka. Caps jest po recallu i to niewątpliwie będzie mu teraz dawać możliwość puszowania linii i Reinsen nie znajdzie dobrego powrotu do bazy. Kiedy już go dokona za to, będzie miał przewagę ekonomiczną i będzie mógł zakupić lepsze przedmioty, bo oczywiście Caps, Dark City, Sapphire Crystal, jeżeli chodzi o statystyki czysto związane z walką, nie ma tu ich aż tyle. Ta mana z Sapphire Crystala nie będzie aż tak wartościowa, ale z drugiej strony, no będzie miał te fale przewagi, bo będzie w stanie przepchnąć przeciwnika. Nie wiem, czy zdaję sobie tego sprawę, Doublelift, ale na plecach ma Thresha powtórka, nie wiem, czy jest w dobrym momencie puszczana. Nie jestem pewien, jak wygląda
wyglądał tam Summoner's Rift, ale zobaczmy, jak to poszło. Jensen na pewno ładnie unikał rywali. Zobacz, że tutaj dużo czasu kupił po to, by Core JJ mógł się pojawić. Mikiex nie trafiał hooka. No i Jankos nie miał już błysku po dolnej akcji, więc nie dziwi mnie, że tutaj upadł, musiał. Ale z drugiej strony to, że zabójstwo trafia do Sylasa, również jest wartościowe, bo przyspieszony Sylas, jeżeli już będzie miał sporo AP, będzie miał sporo obrażeń, on z ultimate'em Akali robi jeszcze więcej niż sama Akali. O, witamy Bartka, 5 lat ciebie nie było, więc jeśli nie przeglądałeś, co się dzieje w Competitive League of Legends, możesz być zaskoczony, ale faktycznie takie mamy czasy, takie mamy trendy, o Tempora, o Mores, ale jestem tego jak największym fanem. Oj tak, Avahir, i zobacz, że tempo nie zmniejsza się i Jankos może być zaraz w potach, nie, udaje mu się umknąć bez większego problemu, pamiętajmy, Rek'Sai z tymi tunelami. O rany. Latarnia, zapomniałem o tym, jak świetnie jest to ucieczka. A zobacz, że Core JJ od razu próbował ją zasłonić, Pinkward... W trakcie tego podskoku Pinkward został położony, ale Perks zdążył oczywiście tę latarenkę kliknąć. Tak, pamiętajmy, że G2 wywaliło Uziego poprzez blokowanie latarni, więc znają tę strategię. Wiedzą, że każdą latarnię można kliknąć, nawet tam, gdzie nadgasz milion wardów. Jeśli odpowiednio przybliżysz ekran, możesz to wcisnąć. Perks tutaj po prostu przytomne. APM-y jest bezpieczny. Dzieje się, dzieje w tym finale. Ale różnica pomiędzy tą mapą a poprzednią będzie taka, że tym razem Impact ma silną linię. Bo na poprzedniej mapie de facto G2 miał 3 puszujące linie. 3, nie chcę powiedzieć wygrywające, bo niekoniecznie są to matchupy, w których będziesz zabijał, czy jakoś bardzo mocno miał przewagę w creepach, ale na pewno są to zestawienia, w których będziesz puszował. 3 linie z priorytetem de facto. I Jarvan, jeden z najlepszych early game'owych leśników. Tutaj mamy różnicę, bo Kennen na pewno w pajka będzie w stanie coś podziałać i również Akali, czy nawet ta Ashe, tak tutaj GTL ma więcej do powiedzenia po prostu. Tylko wtedy to były obszarowe efekty. Z Rakanem, Jarvanem, wszystko dookoła. Demonic Flares Wayne'a dla Wundera też okazało się istotne, czyli jego erga. Tutaj mamy na odwrót. Mamy pajka, chcemy znaleźć tę jedną ofiarę, tyle wrażliwych celów, jak Kennen, jak Ashe, czasem nawet Akali. I jeśli złapi ją Varus, zrobi to Rek'Sai, to może być trash. To będzie Festiwal Wundera raz jeszcze na naszych ekranach. Natomiast pojedynek jeden na jednego, Ultimate Cups kradnie tutaj bardzo ważną serię dashów od Akali, lecz nie będzie w stanie jej użyć. Przede wszystkim to, co trzeba podkreślić w zestawieniu Sylas kontra Akali, jest to, że Sylas w early game ma lepszy sustain, ale przede wszystkim Avahir. Ultimate Akali ma skalowanie zarówno z AD, jak i z AP. Pierwszy charge tego Perfect Execution nie będzie miało dużo obrażeń wynikających z mocy umiejętności, to raczej są wtedy obrażenia fizyczne. Sylas konwertuje to na AP, które buduje w ilościach masowych, przez co de facto jego ultimate z Akali zadaje więcej obrażeń niż w wypadku Akali. Tak, lepszym właścicielem ulta Akali jest Sylas niż sama Akali. I zgadzam się z tą konkluzją. Też do skillsetu tak bardzo pasuje, masz jeden dash, drugi potencjalnie jak trafi łańcuchy, potem trzeci od Akali, czwarty od Akali. Jesteś po prostu zbyt mobilną bestią, więc to dlatego oddano na first picku Akali, ponieważ Cubs był pewien, jestem w stanie to wyrównać. I również widzieliśmy już to zestawienie na tym turnieju. Dobra, Akali jest w stanie ograć dobrego Sylasa, ale bardzo dobry Sylas nie ma sobie równych i tutaj Cubs myślę, że na pewno będzie do tego miana minimalnie... pretendował. W najgorszym wypadku będzie do tego miana pretendował, ale wydaje mi się, że już udowodnił, że to nawet nie jest pretendowanie, to jest po prostu genialny Sylas i genialny midlaner. Teraz, kiedy nie ma Fakera i Rukiego, Cubs jest zdecydowanie, wydaje mi się, tutaj faworytem. I po prostu będziemy naświetlać ten turniej przez pryzmat ostatnich kilku lat ze względu na te przełomowe rzeczy, które się dzieją. No i... dojdzie do przełomowej walki, takich Smithy bardzo odważnie, jak na to, że jest sama dookoła 3 zawodników GTL, ale... Na topie też mamy walkę. Wunder zestunowany, powinien być bezpieczny, chociażby ma flasha, nic się nie wydarzy. Jankos również go osłania. I zobacz, jak dobrze działa ten Pyke z sustainem. Szare punkty zdrowia, może się wyleczyć, jeszcze mógł tutaj szukać, bo w ogóle ta wymiana była bardzo dobra dla Wundera, jak na Pyke'a z tylko Tiamatem musiało się coś zadzieć naprawdę niepokojącego dla Impacta. Bardziej, że tak wcisnął ultimate i nic z tego nie osiągnął. X-Smith łapie Jankosa. W tych wymianach Olaf potrafi nakopać Rek'Sai, to się nie wydarzy, ale po prostu szybki powrót do ostatniej myśli. Przez tyle lat jedna rzecz mocno charakteryzowała stary kontynent. Dobrzy midlanerzy. Wracamy do Alex Isha, Frogena, XPK, idąc oczywiście przez tych wszystkich zawodników, którzy nam się ale objawili, jak Febiven. Eksportując Bjergsena, Jensena. I właśnie o to chodzi. Mamy tutaj finał MSI, turniej międzynarodowy. I nie tylko dwóch Europejczyków, dwóch Duńczyków. Z tej Danii to jednak mamy graczy fantastycznych. Był Frogen jeszcze oczywiście z tego peletonu. Także cieszy, widząc, że
ten region, który był znany ze swojej roli, teraz jest najlepiej reprezentowany w finale. Tak, i zdecydowanie Europa ma sporo do powiedzenia. Ogólnie wydaje mi się, że Europa jako region już na samej franczyzie sporo zyskała, bo przypomnijmy to, że w NA, kiedy weszła franczyza, region wyglądał gorzej niż kiedykolwiek, wcale nie prezentował się jakoś imponująco. Jeżeli chodzi o Europę, franczyza naprawdę zrewitalizowała europejskie rozgrywki i Jankos może być tego jednym z najlepszych przykładów, bo przejście do G2 i to, co osiąga wraz z tą formacją, jest naprawdę imponujące. Zobacz, że szykuje nam się akcja na bocie Awahir. Mimo że Wunder nie dysponuje teleportem, decydują się na rotację i przy okazji może uda się coś znaleźć. MikiX ma flasha, te hooki po prostu lądują, więc myślisz, że możesz coś zorganizować? Też myślą o wzięciu tutaj Mountain Drake'a, lecz Xmiffy, tu chcę go pochwalić. Gdzie Jankos wszędzie atakuje na Rek'Sai, Xmiffy bardzo dobrze wykorzystuje Olafa i zawsze gdzieś broni swoich sojuszników i Jensen faktycznie takiej pomocy by potrzebował. Bawi się wchowanego z przeciwnikami, lecz Caps będzie szarżował do przodu, potem jak i Wunder. Ultimate skradziony, Wunder również był gotowy, lecz nie pociągnął za spust, wiedząc, że obok po prostu jest zrobiony objective. I zobacz, jak ewoluowali go w Legends przez lata trwania. Kiedyś takie zejście stopa tylko dla presji oznaczałoby przegraną. O rany, Core JJ natomiast może zginąć po raz trzeci. Jest ten kluczowy cleanse. Trzy samonery spalone ze strony Team Liquid, a Wunder jeszcze łapie Xmiffiego. Nie wiem, czy to jest pojedynek, który Xmiffy może wygrać. Pamiętajmy, że Olaf lubi zostać na niskim poziomie życia, bo wtedy jego berserker się rozkręca, ale jak masz niski poziom HP jednocześnie, Pyke po prostu dokonuje egzekucji na tobie. Że nie wiem, czy tej walki szukać tutaj duo z Team Liquid będzie. Raczej się wycofają. I zobacz, że to jest tak naprawdę roamujący skład śmierci. Caps oraz Wunder. Oni biegają z różnymi ultimate'ami i to będzie to chyba śmierć. Nawet teleport nikt nie pomoże Team Liquid, bo ich teleportacje są na cooldownie, więc 4-2. Egzekucja pod wieżą. I Caps z pięknym wykorzystaniem teleportacji tego ultimate'a. Kali, zakładam, że on już się kończył, bo oczywiście hijack działa tak, że nie masz tego... Jensen? On zwariował, pojawił się z tym shurikenem. Jest jeszcze impact. Pamiętajmy o tym, że ma dostępny ultimate. To wystarczy, by utrzymać Capsa, jak i G2. Flash dobry od midlanera, strzała go nie trafi. Protobel robi swoje double kill dla Koreańczyka. Jednak Team Liquid się nie poddaje. I proszę, to jest to zagranie, które Team Liquid tak często dokonuje w Ameryce Północnej. Kiedy przeciwnicy naciskają aż za bardzo, kiedy starają się zbytniej agresji dokonywać, wtedy TL jest gotowy. Oni zawsze słynęli z tego, że neutralizują i w tym momencie udało im się ograć dive'a, czego się kompletnie nie spodziewałem. Wydawało mi się, że pojawienie się Capsa oznacza piękne zanurkowanie i tak było. A mimo to TL znajduje odpowiedź i za to na pewno trzeba ich pochwalić. Zagranie Insena wydawało się pierwotnie kompletnie szalone, ale ostatecznie okazuje się naprawdę, naprawdę inteligentnym wykorzystaniem pojawienia się również do planera. I jeden z powodów, dla którego cieszę się, że takie drużyny jak G2 i Team Liquid są nagradzane, to, że przede wszystkim to jest drużyna. Oni naprawdę rozumieją, co to znaczy zgranie, symbioza, synergia. I coś takiego objawiają. Wejście Capsa, Jensena, to było czyste szaleństwo, ale ile to zaufanie zostało objawione? Tak Impact, ty mnie wesprzesz w ostatniej chwili. I również komunikacyjnie, zobacz, że grasz w ekipie, gdzie masz Filipińczyka, Koreańczyków, dwóch Duńczyka i Amerykanina, a mimo to zaufanie, ta komunikacja pojawia się tutaj w danym momencie. Serduszka dla Jankosa z całą pewnością, bo mieliśmy zagranie dla Team Liquid, ale jednego się nauczyłem przynajmniej w tej serii. Jankos pozostaje aktywnym bardzo dżunglerem, tak bardzo uniwersalnym i to jest chyba moja ulubiona cecha Jankosa, że widzieliśmy go na wszystkich postaciach świata, w każdej mecie świata, w każdej drużynie może nie, ale w kilku i zawsze był jednym z czołowych dżunglerów. To nie jest tak, że ogranicza go jeden styl, jedna postać, jeden charakter League of Legends. On się odnajduje w każdych warunkach, bo jest profesjonalistą i po prostu dobrym graczem. Jest uniwersalnym zawodnikiem, jednym z najlepszych dżunglerów w historii całej gry komputerowej, jaką jest League of Legends, a przede wszystkim w historii Europy. I to na pewno sprawia, że G2 ma silne filary. Spójrz na trzątek tej drużyny. Perks, jeden z najlepszych graczy w historii Europy. Jankos, który naprawdę już ma wiele splitów za sobą, ale do tego dodaj również Capsa, który jest tym młodym geniuszem. Ale pamiętajmy o tym, w Team Liquid mamy dwóch mistrzów świata. SK Telecom P1 w sezonie trzeci Impact, Core JJ w sezonie siódmym Samsung White. Samsung Galaxy, przepraszam. Tak. Ale G2 mają niesamowitych zawodników, ale jeszcze bez tego sukcesu. Nieco więcej pucharów jest po stronie, mimo wszystko, Team Liquid. Pamiętajmy o tym, że od ponad 1100 dni Doublelift nie przegrał Best of 5 i przynajmniej on ma nadzieję, że będzie dzisiaj kontynuował ten trend, aczkolwiek G2 ma inny pogląd. Chcą wreszcie ukoronować Capsa, żeby Baby Faker stał się faktycznie top 3 midem na świecie bezdyskusyjnie. Chcą ukoronować przede wszystkim Jankosa. Tyle półfinałów, a tak mało finałów, a tym mniej jeszcze pucharów. Powiedziałeś o Capsie i chciałbym o nim... na niego zwrócić szczególną uwagę. To jest jego drugi turniej międzynarodowy z rzędu, gdzie osiąga finał Awahir.
Europa została wyciągnięta do finału przez dwie drużyny i w obu czynnikiem wspólnym był Caps. Nie wierzę, że to jest przypadek. Ten koleś jest naprawdę niesamowity. Natomiast to, no zobaczmy, sytuacja 1-2 i Kennen nie ma lekko, chociaż broni się dzielnie, unika jednego ultimate'a, ale tam nie uniknie drugiego. I to było dobre zagranie ze strony Europy. G2, świetnym wykorzystaniem możliwości Pajka. Wunder doskonale stunuje Impacta po to, żeby Jankos mógł się pojawić, podbija, zadają obrażenia i nie było możliwości z tymi dwoma ultimate'ami. Albo flashujesz ultimate Pajka, albo po prostu nie jesteś w stanie uniknąć tych obrażeń. O tak. BEXD, powiedzmy. Witamy syna marnotrawnego. League of Legends jest bardzo ciekawe do oglądania, więc nie dziwię się, że zostałeś z nami na chwilę dłużej. Poczekaj na Worlds 2019, bo te też się pysznie zapowiadają. Podobnie jak i ja, ta akcja. Jensen z solo zabójstwem. Chyba ktoś tu za długo został, Tomek. A w międzyczasie również wieża zgarnięta przez Team Liquid, więc zobacz, że tam, gdzie aktywny ruch G2, tam również TL znajduje swoją odpowiedź. Okej, i czas na Kapitana Amerykę. Oddajemy mu głos. Widzieliśmy pierwszą mapę, bezdyskusyjny stomp i nawet nie chcę z tym polemizować. Ale chcę zwrócić uwagę, że nie była to zwykła mapa. Dużo takich rzeczy, które rzadko się powtarzają, wydarzyło się. Zwróciłeś uwagę na drafty. Myślę, że bardzo ważną rzecz podnosiłeś na komentarzu poprzedniej mapy, ale ja też widzę na to. Cordae J gubi flasha, trochę intuje, dziwne teleporty. Dużo rzeczy oddanych było za darmo dla G2 i dobrze wiemy, jaką drużyną jest G2, tak oni wykorzystają takie prezenty bez problemu. Wydaje mi się jednak, że gdy Team Liquid zaczną przestać, trollować, są drużyną, która może nawiązać dobre makro, dobrą walkę na mapie z G2 i trochę tego się nam odsłania na mapie numer 2, koniec Kapitana Ameryki. I na pewno trzeba tutaj podkreślić, Awahir, że G2 jest formacją, która potrafi przyspieszyć, ale to również jest team, który podejmuje wyśmienite decyzje w późniejszych fazach rozgrywki. Chciałbym ci przypomnieć te słynne comebacki w Elysii, nawet te mapy, w których przegrali, jak chociażby Tana Fnatic, gdzie i tak powroty z deficytu, czy decyzje podejmowane w trakcie rozgrywki są wyśmienite. TL jest niezłą drużyną, która ma bardzo dobrze opanowane podstawy. TL być może jest drużyną, która ma najlepiej opanowane podstawy LoL'a z wszystkich znajdujących się na tym turnieju, ale jeżeli chodzi o adaptację w trakcie rozgrywki, jeżeli chodzi o swego rodzaju takie bardziej szalone kole, szalone decyzje, tutaj na pewno G2 jest zdecydowanie lepsze. Okej, okay, sam zapróbował swojego CC. Cordae J jest jednak na posterunku, strzała przyleciała we wszystko. Tylko Jankosa akurat na koniec trafiła. Okej, Team Liquid się obroniło. Ale dużo samonerów po raz kolejny spalone i poprzednim razem G2, kiedy rywal spalił samonery, próbowali dive'a, który skończył się fatalnie. Tym razem chciałbym zobaczyć wykorzystanie w inny sposób. Czy G2 będzie naciskało? Są bez Heralda. Po prostu chcę zaznaczyć, że zdecydowanie zgadzam się z jednym. Jeśli mamy normalny spektakl ze scenariuszem, Team Liquid są fantastycznymi aktorami, ale jeśli pojawi się improwizacja, to G2 jest zdecydowanie lepsze. Podajcie im temat, zagrają najlepszą scenkę. Jeśli tematem jest dive na bocie, dobra flanka, pod tym względem G2 zdecydowanie są mistrzami. I tutaj najbardziej chciałbym wskazać właśnie Capsa, chciałbym wskazać Jankosa, Wundera. To jest trzech bardzo kreatywnych zawodników. Perks i Mickey X, jasne, potrafią dokonywać tych placeów. Oni potrafią zmienić los rozgrywki, ale przede wszystkim patrzę na tę górną część mapy, która dla G2 zarówno w LEC, jak i na scenie międzynarodowej póki co robiła niesamowitą robotę. I Wunder, poprzednie dwie gry Pajkiem zaczęły się powoli, ale była jedna walka, gdzie zgarnął resety, była jedna walka, gdzie wysnowbolował 5-0 i tak dalej. Czekam, aż taki teamfight zobaczymy tutaj, bo jeżeli historia nas czegoś nauczyła, a lubi się ona powtarzać, gdzieś ten teamfight się wydarzy. Jesteśmy na drugiej mapie, 1-0 dla G2. Na środkowej linii Perks grał w finale. Nie tak dawno w sumie, w 2017 roku. Zmierzył się wtedy na SK Telecom T1 i przegrał 1-3. Teraz tę drużynę w tych samych barwach wywalił. Wtedy też na środkowej alei. Wtedy na środkowej alei. Nie w ramach strzelca. Tylko wtedy był midlanerem. Ale również XMiFi grał rok wcześniej, w 2016. Też mierzył się na SKT, też przegrał, aczkolwiek 0-3. Więc jeden z tych zawodników będzie miał na swoim koncie i finał, ale i zwycięstwo w nim. To mamy zagwarantowane. I tutaj na pewno jest wiele pięknych historii, Awahir, jeżeli chodzi o indywidualnych zawodników. Patrzę na XMiFiego, od tak długiego czasu gra w League of Legends na najwyższym poziomie. Przede wszystkim Double Lift, to jest jego szansa.
na zdobycie tego światowego trofeum wreszcie. I pamiętajmy o tym, że łatwo zapomnieć o porażkach, nawet gdy trwały one przez dużą część kariery, jeśli masz jeden spektakularny sukces. Doublelift może wymazać wiele lat niepowodzeń na turniejach międzynarodowych jednym solidnym zwycięstwem, lecz na to na razie się nie zanosi, ponieważ G2 podchodzi odważnie pod środkową linię, jest ta strzała puszczona, faktycznie ogłuszenie trafiło, lecz również dobre CC puszczone przez G2. I teraz pytanie, czy Impact będzie decydował się na Olina Exo stanie? Próbują go zatrzymać i decyduje się na Ultimate, lecz piękny play od Mickey Exa, zatrzymany kompletnie Kennen i wszystko spalone u Team Liquid i nawet G2 nie dostało rysy. Jeżeli Impact użyłby błysku przed tym hukiem, tam były cztery osoby do złapania Abahir. Jensen już nadchodził z flanki, ale zobacz, ta walka może nadal trwać, mimo tego, że brakuje Capsa. Wunder jeszcze czegoś szuka. Jensen recalluje, to prawdopodobnie oznacza rozejm, ale Team Liquid było bardzo bliskie zwycięstwa tego teamfightu. Mam wrażenie, że dwie sekundy szybciej dla Akali i to jest koniec. G2 byłoby wyłapane ze spodniami w kostkach. I jedna z istotnych rzeczy, bo nawet widziałem tweeta na samym starcie mapy dotyczącego summonerów Mickey Exa. Tak, chcesz iść w kill lane, więc czemu bierzesz Exosta, czemu nie Ignite, najczęstszy wybór. Bardzo dobra odpowiedź w Akali, ale to co mało osób wie, idealna kontra na Kennena. I to jest absolutnie, tak, Kennen nic wtedy nie jest w stanie zrobić praktycznie. Raz jest spowolniony, gdzie on potrzebuje tej mobilności w kluczowych momentach walki. Dwa, 30% mniej zadawanych obrażeń. Tak, CC jest kluczowe, owszem, ale trudno się spozycjonować. Exhaust jest świetną kontrą. Bierzcie to na solo queue przeciwko Kennenowi, jeśli czujecie, że przeciwnik może być niebezpieczny. I to już nie chodzi nawet o Kennena samego w sobie, ale przede wszystkim o to, co Team Liquid będzie chciało ze swoją kompozycją robić, bo zazwyczaj dla nich walka drużynowa będzie inicjowana przez Kennena lub przez Ashkę. I to jest to jedno wejście. Akali się pojawi w walce oraz Kennen. No, ładny stun. Całkiem długi core JJ, trzeba przyznać, pięknie broni tym Braumem i uspokaja sytuację za każdym razem, gdy jest nerwowa dla Team Liquid. I nerwowa raz jeszcze może być, ponieważ złapany zostaje Impact, piękny hook! I Pike nie znalazł resetów, dobry stapel, to jest wejście od Ameryki! Prosto Mickey Exa, również Jensen! G2 w odwrocie! Ten teamfight nie idzie dobrze dla ekipy Jankosa! Double kill już dla Ameryki! I szukają jeszcze jednej eliminacji, nie znajdą jej prawdopodobnie. Czy powinien tu fejszczykować? Nie jestem pewien, to jest ważna decyzja dla G2. Jeśli nie znajdą, te eliminacji są w tarapatach, ich rywali jest po prostu więcej! Caps jednak znajdzie shutdown! I Wunder już na łowach, już w niewidzialności, naciąga swój harpun, czy kogoś złapiesz już za ich wybiego, prosto w Disney po całej lata! Double Trepol! Coś nie wyprawia Europa! Kopnie na po kostkach! I to jest ace dla G2! I ogromny błąd ze strony Jensena! Już chciałem go chwalić, już chciałem mówić o tym, że nie można mu oddawać Akali, ale face czekuje Krzaka, a tam znajdował się Caps. I fakt, że wcześniej użył Ultimate'a Ashe, nie oznacza, że zaraz hijack nie było dostępne z powrotem. Pamiętajmy, że ten Ultimate ma tak krótki cooldown i pożyczył R-kę od Jensena. Był w stanie poskromić Akali, był w stanie również dorwać resztę. Ten Sylas w dobrych rękach jest niesamowity, ale tutaj trzeba pochwalić każdego z graczy G2, bo rozpoczęcie walki od doskonałego hooka i zobacz, ile czasu kupuje Impact. Zobacz, jak piękną flankę znajduje Jensen. On kompletnie pozbywa się Perksa. Tutaj nie było szans dla młodego strzelca ze strony Europy, ale G2 doskonale czeka w krzaku. Tam postawiony ping i Wunder z Capsem wykrywają tę walkę praktycznie we dwójkę. I Core JJ, Doublelift są tak daleko, brakuje tych postaci o wielkiej mobilności. Gdyby to był Ezreal, gdyby to był Lucian, może szybciej Doublelift dołączyłby do walki, a tak to tylko biega po midzie. Teraz podchodzi pod wieżę, zupełnie nie rozpoznaje sytuację. I to jest ta różnica między scenariuszem a improwizacją. A mówiąc o tym, kolejny spektakl, Wunder! Czy ktoś go dobije? Piękna osłona ze strony chłopaków G2. Perks troszeczkę spanikował z tym Chain of Corruption, ale wieży sytuacja jest napięta, nie ma tu Impacta. Kennen dysponuje teleportacją, czy będzie ją aktywował? Wszystkie skillshoty na lewo, na prawo. Większość jednak nie trafia. Oj, widać nerwy po stronie obu z drużyny Abahir. To nie jest już stomp, to nie jest gra, w której jedna strona po prostu wygrywa, a druga się broni. Tutaj każdy wyrzuca własne ciosy, każdy stara się również unikać ciosów przeciwnika i zasłaniać gardą, ale nie jest to proste i znalezienie dobrego okienka czasowego zarówno w boksie, jak i w Lidze Legend jest bardzo trudne. G2 na pewno są mistrzami improwizacji, ale jeżeli chodzi o stałe zagrania TL, często będzie mieć przewagę, więc spójrz na to, co tu się dzieje. Caps jest sam, Jankos jest daleko. Ale pamiętajmy o tych wszystkich daszach, jest również flash. Wydaje mi się, że Caps jest całkiem bezpieczny, tym bardziej, że teleportacja aktywowana z jednej i drugiej strony obraca się na Jensena. Ten tak mało HP-ski, nie zajdzie walka, zacznie się na dobry Impact, nie zastopuje G2, to może być kompletny stop dla nich. Jeden za jednego, mamy tutaj bez solorynerów, ale Jankos z piękną szansą, Caps jest Capsem, po prostu 7-1-3!
I to będzie Baron dla G2! Ten koleś jest po prostu niesamowity, a Bahir to, co wyrobił w tej sytuacji, 1-3, unika ataków, sam zadaje własne obrażenia, rozpoczął z teleportacją wraz z Wunderem tę walkę, która może zakończyć się na szorem. WT Core JJ już wiedzą, nie mają nic do gadania, oni będą zajmować się strukturą na środku, podczas gdy rywal zapewni sobie błogosławieństwo, które potencjalnie może być kluczem do otworzenia drzwi drugiej mapy. I to może być 2-0 dla nich, co więcej Core JJ zostaje tutaj po prostu za długo, wieża wzięta. Ta ofiara prawdopodobnie, no i tak zaboli Team Liquid, przynajmniej wzięli wieżę, ale G2 mają olbrzymią przewagę, gdzie przed chwilą mieliśmy jeszcze równy mecz. I pomiędzy tymi dwoma duńskimi midlanerami, zobacz jaką robotę robi w tym momencie ten reprezentujący barwy europejskiej formacji. I pamiętajmy o tym, że jest powód, dla którego G2 zaprosiło Capsa, ale przede wszystkim Caps przyjął to zaproszenie. Pamiętajmy o tym, że był drużynie, która była w finale Worldsów, a odszedł. Przede wszystkim Perks odszedł na pozycję strzelca ze względu na tego kolesia i to jest chyba najlepszy dowód. Zestunowani przeciwnicy, cała rotacja włożona w Jensena. W międzyczasie gdzieś tam prokuje się Conqueror, drugie użycie Ultimate'a Akali i Wunder pojawia się w samą porę, żeby kupić mnóstwo czasu dla swojego midlanera, dla swojego junglera. I Rek'Sai w tego typu potyczkach jest wyśmienita. Podbijasz kogoś, wrzucasz 2-3 autoataki i używasz Ultimate'a. To jest jedna rotacja, która zadaje tyle obrażeń. Okej, widzicie pazyk? Doublelifta miał 100%. Dostał ultimate'em Brauma, który ma ładny przelicznik pod AP, tylko Braum nigdy nie buduje AP. Zgadnijcie, kto to robi? Może Sylas? I to jest bomba, którą zmusza Doublelifta do odwrotu. I Caps ma już 16 poziom Awahir. Możliwość żonglowania ultimate'ami będzie dostępna co 10-15 sekund. On już puszcza kolejny! Ta R-ka raz za razem w ruch wpuszczana. Impact pojawia się tutaj, ponieważ był przed chwilą na topie, ale bez teleportacji nie mógł tam dłużej zostać. Wunder po prostu się bawi, gdzieś pałkując rywala. Caps ma kolejną R-kę Awahir. Tutaj może być również ukradnięty w tym momencie Ultimate Kennena. Zaraz będzie dostępny ten Akali. Już jest dostępny, więc pamiętajmy, na 16 poziomie Sylas staje się niesamowitą maszyną, jeżeli chodzi o spotkania 5v5. Tam, gdzie możesz się zgrupować i łapać ten Ultimate. Jeden za drugim, pożyczać i używać, pożyczać i używać. Także Caps jest już gotowy ze Slicing Maelstrom, więc mógłby po prostu wszarżować, ma Flasha, ma Protobelta, ma 10 stacków na Medjajce, ma 8-1-3, jest absolutnym herosem. Na drugiej mapie finału G2 wygląda przepotężnie, drużyna, która powstrzymała Fakera. Wiadomo, że nie będzie byle kim. Są gotowi na objęcie prowadzenia, lecz najpierw muszą zgarnąć inhibitor. TL było w tej sytuacji niejednokrotnie, Awahir. Oglądałem amerykańskie rozgrywki w tym splicie i niejednokrotnie TL było mocno zepchnięte. Zdarzało się to, ale znajdują sposoby na powrót. Oni są mistrzami rozpoznawania teamfightów, które mogą wygrać. Pamiętajmy o tym, że Ashe i Kenny potrafią odwrócić sytuację, gdy rywale zapuszczą się za daleko, więc G2 wiedzą, nie będziemy się grupowali. Nie damy Kennenowi tego wymarzonego rozpoczęcia burzą. Więc po prostu rozbijemy się na dwa obozy i ten w przypadku Liquid próbuje skrócić Jankosa. Zagrywa Staposza, 2,5 sekundy to bardzo dużo czasu w tym wypadku, zwłaszcza że Kat robi to, co Impact próbował zrobić. Double kill i Wunder za setami. Jankos szarży, kompletnie zgnieciony Team Liquid. 2-0 dla G2. I jak masz grać na Capsa? Jak ograć tego kolesia? To, co on wyrabia, jest po prostu niesamowite i tu nie ma możliwości, nie ma o czym gadać, Awahir. G2 robi 2-0 i jest dużo lepsze. Błyskawiczni, bezlitośni i skuteczni. Czy to ma być 3-0 taki jak Vivelis? Czyżby G2 byli niepowstrzymani? Mani, musicie z nami zostać do końca, bo po prostu aż się nie chce wierzyć, co ci oni wyrabiają. Niesamowita rozgrywka. To, co G2 reprezentuje sobą na tej mapie, ale również w draftach, również w tym turnieju, podeszli z luzem, draftują w swoim stylu, wybierają Pajka, wybierają Sylasa i ogrywają Team Liquid. Nie mam nic więcej do dodania. Ten finał jest po prostu G2. To jest po prostu G2 w pełnej krasie i chcemy zobaczyć trzecie ich zwycięstwo. Czy się wydarzy już na następnej mapie? Jest tylko jeden sposób, by się dowiedzieć. Poczekajcie z nami na przerwę. Thank you.
MSI 2019 G2 2-0. Można powoli krzyczeć What's your region? You. Io, bo karetka jechała po tym Liquid. G2-0. Przepraszam, zero. Czy to wywołałem? G2-0 TL. Prawda. Ciężko zaprzeczyć. To, jest. Ale Team Liquid wyglądało dużo, dużo lepiej w tej grze. A czy ja zaczynając wiem. Od kompozycji. Kompozycji nie może troszeczkę lepiej, ale i tak nie dało się pewnych mankamentów ich wyboru postaci ukryć, między innymi tego, że no, postacie nie do końca, tylko postacie grają, bo ludzie mają taką tendencję do wpadania w takie myśli, a zmienimy czempiony, może będzie lepiej, ale widzimy Double Lifta, który daje się złapać w prostego hooka pod wieżą, gdzie już nie ma miniona przed nim, no i jest problem. I tak, a propos tego, że Team Liquid, ja na przykład uważam, że poradziło sobie na pewno lepiej, Impact sobie poradził lepiej, Impact mógł być powodem, dla którego G2 się lekko spociło, nie oszukujmy się. Ale brakowało mi tego, żeby zagrali wokół Kennena, bo miał 2-0, dużo plate'ów zdjął na górnej alei, był naprawdę do przodu. Wtedy czekasz na dobry teleport i grasz, ale czego mi brakowało? Double lifty na bardziej arcade'owym czempionie. Tego mi brakowało, bo Ashka nie jest postacią, która wiesz, w wielu wymianach będzie zdawać dużo obrażeń. To może być Kai'Sa, to może być Ezreal, to na pewno nie będzie Ashe. Fenomenalne dive'y zostały przeprowadzone przez drużynę z Europy, natomiast to, co teraz się stanie, to jest najbardziej losowy roam Impacta, jaki widziałem. Może nie, że Impacta, bo pewnie Impact tak roamuje, ale gracze raczej się nie spodziewają czegoś takiego. Nagle Kennen bez teleportu przybiega z bazy na botlane. To jest coś totalnie losowego, co się dzieje raz na kilkadziesiąt gier, dlatego gracze z G2 się totalnie tego nie spodziewali. No, brawa dla Impacta, i tutaj znowu znalazł to. Przede wszystkim błąd w Underanie, oszukujmy się, trochę się podpalił, biorąc pod uwagę, że posiadał zegarek przeciwny top laner, tak. Ale tu było naprawdę, naprawdę niebezpiecznie. Przy czym znowu, wydawałoby się, wow, Team Liquid już może wrócić do gry, tak, mają jakąś przewagę, spoko. I to co był robią? Moment przełomowy. Co robią? To był moment zapomnieli przełomowy. Zapomnieli o tych dwóch zawodnikach. Zapomnieli o tym, że Wunder gra palkiem. Pal się wyleczy. Kapsu zagrał jak totalny szef. Tak, Kaps jest szefem. I zauważcie, drugie wejście od Akali zachował. I w tym momencie wejdzie zadając niesamowitą ilość obrażeń. Kasuje w zasadzie dwóch naraz. I tutaj tylko Double Lift pozostał. Ale gdybym miał restaurację, zatrudniłbym Kapsa na szefa kuchni. Bez szefem. Tak, zadał bardzo dużo obrażeń, 26 tysięcy, prawie 1000 obrażeń na minutę. Tak, dużo. Wprowadziłeś mnie zręczną atmosferę. Ale chciałem pochwalić nie tylko tutaj, no ewidentnie Caps jest MVP tego spotkania, pewnie jeszcze o tym powiesz, zdradziłem, ale chciałbym też pochwalić Jankosa, był tam, gdzie był potrzebny, zrobił to, co miał zrobić, Rek'Sai. Tego robaka nie chciałbym znaleźć w swojej sypialni. I Jankos ma naprawdę dobrą serię. Jankos ma naprawdę dobre MSI. Tak, to jest czas Jankosa. Czekajcie, bo szefa kuchni już zatrudnił Pawko. Kto będzie kelnerem? Sylwan. Ja odpowiadam za sushi. Nie, miałeś do wyboru tych 10 zawodników. A, kelnerem największym w tym spotkaniu, jak na razie, to chyba Core GJ. Bardzo mnie jego gra nie satysfakcjonuje, ale ustaliliśmy przed wejściem na antenę, Braum jest tak silny, jak silna jest drużyna. A skoro drużyna to kelnerzy, no to kim może być Braum? Ale wróćmy tutaj do szefa kuchni, bo tak jak już powiedziałeś naszym widzom, tak, Caps jest MVP tego spotkania. Mogliśmy to zobaczyć po samym wykresie. Działał cuda na mapie, na linii też radził sobie nie najgorzej. I chciałbym przytoczyć tutaj słowa Jensena z naszego poprzedniego studia. Ja jestem bardziej stabilnym zawodnikiem, muszę pilnować, żeby Caps nie wymknął się spod kontroli. On to po prostu zrobił i naprawdę, te jego zagrania, teraz ma 7-1-3, no ten Sylas już w zasadzie sam gra, ale ta IR-ka Kennena, ta inicjacja skończyła już grę, zobaczcie. Ale mnie to w ogóle nie dziwi, wiesz dlaczego? No przed transmisją, przed tą grą ustaliliśmy, że przecież Overpo uczył go grać tym czempionem. To jest, ja się wcale nie dziwię. Życie jakby Overpo był tutaj razem z nami, tyle razy już jego imię zostało wspomniane. A ja mam otwarte pytanie do naszych widzów. Hashtag Polsat MSI. 1-1. Caps kontra Remigiusz. Kto by miał lepszego? Na Sylasie? No. Jeżeli chodzi o tę grę... To jest proste. Jeżeli chodzi o tę grę, jednak myślę, że Caps 46% obrażeń. Udział gigantyczny w zabójstwach. Jednak troszeczkę mniejszy niż Jankos w poprzedniej grze. Ale mam dla was tutaj ciekawą ciekawostkę. Wow. Ciekawostkę. Czekam na nią, Dawidku. Już ją wam prezentuję. Jeżeli następna gra zakończy się w mniej niż 33 minuty, to będzie najszybszy międzynarodowy finał. Ooo,
to jest coś, na co możemy czekać. Czyli tak, G2 w 2019 roku najszybszy, w ogóle bite rekordy w kwestii w ogóle gry competitive best of five, przecież europejski, prawda, na Origin i teraz jeszcze na MSI, no to przecież 2019, nie? Ale póki co możemy się cieszyć, biorąc pod uwagę to, że to nie my będziemy gnębieni na międzynarodowych transmisjach, bo NA nie wygląda zbyt mocno. NA, why so quiet? To możemy na pewno tutaj zadać to ulubione pytanie fanów europejskich drużyn, ale Pawko bardzo ważną rzecz powiedział, bo mówimy o kompozycjach, że zmienimy postacie, nagle to będzie wyglądało inaczej, to może już inaczej nie wyglądać, bo w tym momencie zostali zmiażdżeni. Całkiem niezły wczesny etap gry, później kilka dobrych walk ze strony G2, kreatywne zagrania, i wszystko się odwraca totalnie. I z tego po prostu można nie wrócić. Nie oszukujmy się, kto raz dosiadł Tygrysa, już nigdy z niego nie spadnie. To widzimy w wypadku tej serii. Więc jeżeli G2 już w tym momencie zrobiło 2-0, jak mieliby zaprzestać taką dominację? Na pewno rolą, która tutaj bardzo pomaga dominować, prowadzić te wczesne etapy gry, widzę jak się śmiejecie, by prowadzić te wczesne etapy gry, jest dżungla. I właśnie o dżungli wypowiada się Jankos. I think XMiFi is good. I think he's really smart about the game. I don't think he's like super talented mechanically, but you know, he's old. I'm old as well. So we have two old junglers playing against each other in the final. And I think he does really well what he's good at, you know, like his how he plays for the team and the champion pool he chooses, I think really fits them and really fits him. So I just think that he is good at his job. I myślę, że Marcin trochę mnie wyręczył. Wyręczył mnie trochę w tej roli wyznaczenia kelnera. I tutaj trochę oczywiście humorystycznie, ale naprawdę XMiFi, ten early game był trochę bardziej solidny, ale znowu brakuje. On potrafił na Chiny wjechać w tak dominującym stylu z Karnerem, że ich po prostu wyrzucił z mapy, a tutaj cały czas jest w cieniu Marcina. Mi się też wydaje, patrząc na te spotkania, ja miałem takie wrażenie, że w żadnym momencie w grze, w tych dwóch grach, które oglądaliśmy, Liquid nie miało tak naprawdę nic do powiedzenia i jeżeli nie zmienią diametralnie podejścia i sposobu, w jaką rozgrywają grę, to ja nie widzę absolutnie żadnej szansy, żebyśmy poszli w czwartą grę. I tak wczoraj, kiedy pojawiały się już od tego półfinału wielkiego Invictus Gaming kontra Team Liquid, pojawiały się tematy na forach internetowych w stylu, że Team Liquid nie wygrało po prostu, Invictus Gaming miało mega słaby dzień, a Team Liquid zagrało ciut lepiej niż zwykle. Tak, ja chciałem to od siebie, tę myśl całkowicie odsunąć, no bo mimo wszystko pokonałeś poprzedniego mistrza świata, tak? Ale dzisiaj patrzymy na Team Liquid i myślimy sobie, jakim cudem ta drużyna pokonała Invictus Gaming? Ale to jest prawda. Według mnie, gdyby Chiny zagrały znowu na Amerykę, to byłoby 3-0 w drugą stronę, bo naprawdę tamten dzień, wydaje mi się, że Chińczycy chcą wymazać z pamięci po prostu, co się to stało. Kapitan Ameryka pomógł po prostu chyba za bardzo. Mam kolejną ciekawostkę. Ciekawą? Bardzo. Kap zepsuł słuchawki. Mamy delikatne... Tak, kap zepsuł słuchawki. Tak się ucieszył z tego Sylasa. Wow, ale wykres. Ale Wyrpo mi pomógł. Ale to też jest progres, bo pamiętacie, z reguły to Jankos coś tam psuł zawsze na scenie. Albo także wodę wylewali często. No. Svenskeren, Jankos, no to jest domena tych ale europejskich jungler. Ty też tak dziwnie pijesz wodę, jak jesteś na scenie? W sensie bokiem? Nie. Ja jestem człowiekiem i ja po prostu odsuwam słuchawkę i piję wodę normalnie. Ale skoro już wspomnieliście o Jankosie, to jest ciekawe, że akurat ten zawodnik, który jeszcze wielu z nas pamięta go jako młodego, agresywnego, tego niepokornego junglera, teraz wydaje się być tym spokojnym filarem w tej drużynie. Dziadziusie. Tak? Znaczy, to jest ewolucja Jankosa. Nie oszukujmy się. To jest ewolucja Jankosa. W jego wczesnych latach, czy też w środkowych latach, taki middle age, tak to nazwijmy, ten middle age crisis, jakby to było. Znaczy nie wiem, bo tak zapomniałem, jak to było na język polski. Kryzys wieku średniego. O, tak to się mniej więcej nazywało. Przecież mówiło się, że Jankos, wow, tutaj Elisin, tu Eliska, naprawdę super early game, ale czegoś mu brakowało w późniejszych fazach gry. Na to MSI, wielu ekspertów wypowiadało się, Jankos dojrzał, jeżeli chodzi o grę competitive. W dodatku, jeszcze raz, trafił do drużyny, która idealnie uzupełnia jego obecny stan i jego obecną formę. Jak trafił do drużyny, w której masz Wundera, Kapsa, w ogóle na Donny, ale i Perksa, ci goście mogą spokojnie sobie zaszaleć. Ale dalej widzimy, że to gdzieś się w Jankosie tli, albo nawet bardzo konkretnie żarzy ta stara cząstka Jankosa. Mam pytanie do was, kochani. Śmiało, chcesz to miejsce? Jankos, gdyby był szynką... Co? Musisz kończyć to pytanie. To byłby najdroższą szynką dojrzewającą na świecie. Dobra, inaczej, Jankos jest jak wino. To gdzie pytanie? Im to nie jest pytanie, zjadłbyś pizzę z Jankosem? Z szynką dojrzewającą? Ja bym zjadł. Jaka to jest dojrzewająca szynka? Jest Jankos. Ja bym chciał zwrócić uwagę na bardzo ważny aspekt.
który gdzieś tam zawarłem przy okazji tego materiału w związku z historią Jankosa, że on bardzo długo miał problemy z tym, aby znaleźć drużynę na miarę mistrzostwa. Pierwszy finał, 2017 rok, jeżeli chodzi o europejskie LCS-y. Dopiero teraz ma drużynę, z którą może sięgać po najwyższe tytuły. I on jeszcze, pamiętam, pół roku temu w jednym z wywiadów powiedział: czy ja już nie jestem za stary? Miał takie wątpliwości. Nie wiem, ile jeszcze pogram, ale szczerze to jest jeden z jego najlepszych sezonów w karierze, o ile nie najlepszy, bo patrząc na wyniki drużynowe, to tutaj nie ma z czym polemizować. Przypomnijmy sobie to, co mówili eksperci przed tym rokiem. Jankos, mamy wrażenie, że się wypalił, to może być ten słabszy punkt tej drużyny. Okazuje się, że mamy jego jeden z najlepszych roków. Żałosna wymówka takich ekspertów, pseudoekspertów. Jeżeli jest jakiś gracz, który gra do jakiegoś czasu i słabiej mu idzie, to jest pewne, że w każdym zajęciu w życiu, jakie kiedykolwiek ktokolwiek będzie miał, może ty, Sylwan, też jakieś inne zajęcie niż to, co robisz, jesteś samurajem, to zawsze każdy na swojej ścieżce, jeżeli robi coś długo, będzie miał słabsze momenty, słabsze chwile, gorsze. I najgorsza wymówka, jaką sobie analitycy i eksperci stawiają, to zawsze: o, wypalił się. Ale panie Pawełku, najgłupsza, kochany, ja bym chciał zwrócić uwagę na to, że mamy duży trend w Europie. Bierzemy młodych, niedoświadczonych. Jeżeli ktoś już jest weteranem, nie chcą w niego inwestować. Widzieliśmy to w LEC. To się bardzo zmieniło. Ja też jestem fanem tego, że sięgają europejskie formacje po te talenty z Europy jednak. Bo pamiętamy, gdzie drużyny z amerykańskiego oraz europejskiego LCS-a powiedziały sobie: chcemy tylko Koreańczyków, to są ojcowie sukcesu. My na pewno chcemy 3-0 dla europejskiego G2. Trzecia mapa, być może Silvan, ostatnia przed nami jest. Dziękuję ci, Pawko, okej. Okay. Drafcik! No i mamy wykluczeni. I znowu wykluczeni dwaj supporci. Czy czujecie jakieś tutaj zmiany w banach? Czy ja bym nie zmieniał nic na miejscu G2. Oni mają pomysł, rozegrali go już dwukrotnie zwyciężyli właśnie tym sposobem, jeżeli chodzi o wybór postaci. To tutaj jest presja na Team Liquid. Oni muszą coś zmieniać. Mają ten swój ukochany Red Side, o którym mówiliśmy. No właśnie, czy ukochany, bo szczerze, dla G2 uważam, że Blueside też jest bardzo ciekawą pozycją, bo mogą te mocne piki podebrać, tylko ich pula się bardzo mocno uszczupliła, szczególnie jeżeli chodzi o solo lane, ale z drugiej strony Jarvan po raz kolejny otwarty i czy w tym momencie w końcu ich Smithy stwierdzi, biorę Rexa i podejmuję walkę. No jest. Jednak nie, jednak super. Będzie Kai'Sa. To mi się podoba. Mówiłem o tym przed chwilą, że takiego bardziej arcade'owego AD carry potrzebują zawodnicy Team Liquid. Kai'Sa z Tamkenchem, Kai'Sa z Nautilusem. Jeżeli nie pójdzie jungler aktualnie, to musi pójść support. O okay. Nie. I mamy... Ja myślę, że czemu nie Xayah Rakan tutaj na miejscu G2? Dlaczego nie? Wyszło, mieli taki sam draft. Czemu nie? Nie rozumiem. I bardzo mi się to podoba. Okej. Okay. Tutaj Team Liquid ma kilka możliwości, ale raczej muszą wziąć supporta. Jeżeli nie wezmą supporta, to będzie trochę problematyczne, bo później pójdzie ban, na przykład Braum Tamken, czyli musisz na przykład grać Nautilusem, co nie jest złe, ale najlepsze też nie jest. Ale widzisz, Paweł, troszeczkę zmienia to, co wcześniej widzieliśmy po stronie Team Liquid, przy czym to dalej jest otwarcie zła ze strony G2, tak? Otwarcie zniszczenia. Dalej to jest tak naprawdę początek gry po stronie G2, oni mogą rozgrywać karty. Xayah Rakan bardzo silni w początkowej fazie gry, aczkolwiek od trzeciego poziomu Kai'Sa z Alistarem mogą już sobie na bocie nieźle radzić. Tylko obawiam się cały czas o tego junglera, bo większość z tych, których widzieliśmy na turnieju, bardzo mocno rozważałaby Rek'Sai, nawet w zestawieniu z Jarvanem, a tutaj mamy znowu bardzo defensywnego leśnika i nie wiem, czy X-Miffy po prostu znowu nie odda wczesnego etapu gry Marcinkowi. Druga faza wykluczeń, jedna i druga drużyna starają się celować w środkową aleję póki co. No definitywnie Caps to jest zawodnik, który zdecydowanie mógłby w takiej grze sięgnąć i powiedzieć tak: jestem lepszy od tych gości, dajcie mi LeBlanc. A tutaj LeBlanc nie mamy i Azir również zbanowany, co też jest bardzo popularne. Caps grał przecież Azirem. Czyli Sandra pojawi się w drugiej rotacji, bo jeżeli chcemy wyrzucać z komfortów Jensena, to na pewno może być to ta postać. Historycznie również mógłby się pojawić i pan Zegarek, czyli Zilean. Nie wiem, jaki pomysł będzie miał na środku. Jeżeli Liquid nie weźmie Lissandry, to ja widzę w świat, w którym G2 może ją podebrać, chociaż jest ta Morgana otwarta i to jest trochę problematyczne. Mamy ban Kennena, według mnie bardzo dobry ban. G2 Lissandrą mogłoby grać, no... Jest ta Morgana, jest to trochę problematyczne, ale Lissandra miałaby bardzo safe linię na te wszystkie herosy, które Liquid aktualnie posiada. Bierzesz teraz midlanera albo oddajesz innego midlanera i... Nie, rzucasz się na wygnanie w pytaniu. Brali impaktowi ciemno Herosa, nie zadziałało. Weźmy mida, no i to mi się podoba. I teraz pytanie, czy Perks weźmie swojemu midlanerowi
No mamy według mnie trzy możliwości. Niko, Morgana i Lissandra. A wiesz, jaką jeszcze postać Remigiusz lubił? Może to nie być Zedzik? Ja nie chcę podmiecać na razie. Myślałem o Eko w tym momencie, bo to jest klasyczna jest kontra. Jest Irelka jeszcze open, o tym zapomnieliśmy. Ale gdyby Yasuo się tutaj pojawił, o tym zapomnieliśmy, jest jeszcze Irelia możliwa. Jeżeli wezmą Niko i Irelię, no to jest to flex pick, dlatego że zarówno Caps, jak i Wunder grają tymi dwoma postaciami, chociaż częściej chyba Wunder tą Irelią ostatnią pyka. Pyka pykę, rozumiem. A propos pykania, miał podświetlony pike, ale czy... To jest teraz dobry wybór? No mamy jednego... No nie, no Irelia, wydaje mi się, że Irelia jest lepszym tutaj wyborem. Podoba mi się draft ze strony G2. Jest dość prosty, bo mamy bardzo proste win condition. Mamy Zajerakan, chcą wejść, jest engage taki bardzo dobry, ale ze strony Team Liquid też ten engage występuje. Mamy Alistara, mamy Sejuani, to jest bardzo też taki teamfightowy team comp. Podoba mi się ta Irelia, bo jeżeli chodzi o indywidualne umiejętności na środkowej alei, zdecydowanie są po lewej stronie i jeżeli ta mało mobilna Syndra nie trafi swojego ogłuszenia, nie będzie miała błysku, Caps po prostu po nią wskoczy i tutaj na pewno jest to taki klasyczny skill matchup. Chciałbym to zobaczyć, no za chwilkę. Widzimy się panowie adaptację podmienią ze strony Team Liquid, nie oszukujmy się. Jest zmiana troszeczkę na botlane podejścia. Będą chcieli kontestować walkę. Pamiętajmy tylko, że od trzeciego poziomu dopiero Lissar musi mieć wszystkie swoje umiejętności poza ultimate. Ale co z tymi solowymi alejkami? Czy tam Team Liquid zbytnio nie traci priorytetu? Top na pewno będzie mieć problem. Midlane wydaje mi się może walczyć o priorytet wraz z Sejuani. Sejuani to jest taki świnka, to jest taki dżungler, który no, potrafi zdziałać cuda. Tylko pytanie co z Niko, bo pójście pod onhity neguje jakiekolwiek obrażenia magiczne. Tutaj bym raczej szedł w Glacial Augment i ten słynny zraszacz, jeżeli mamy dostarczyć trochę tych obrażeń magicznych i też slowować przeciwników. Panowie, trzecia mapa nadchodzi. I powiedziałeś, Dawidzie, że potrzebujemy 33 minut, poniżej 33 minut, żeby pobić rekord, żeby ekipa Jankosa, Polaka Rodaka, przebiła ten najszybszy finał w kwestii międzynarodowych starć. Czy myślicie, że jest taka szansa? Bo ja się spodziewam... Jest! Zwycięstwo G2 tylko. Pamiętajcie, jednak Team Liquid było już w tej sytuacji w finałach amerykańskiego LCS-a na TSM. Zobaczymy, czy poradzą sobie w tym momencie tak samo. Przed nami trzecia mapa oraz Awahir i The Fake One. Pewno Awahir, bo ostatni raz, gdy ta tarcza była oczywiście z pewnym jeszcze... Nie wiem, okay. Boję się, że będzie wynik taki jak w tym BO5. To by wyglądało te sprawy dobrze. Teraz nie wyglądają dobrze, ale Azon przypomniał ważną rzecz. Było 0-2 i nie było lekko w żadnym wypadku dla Team Liquid ostatnio, ale nawiązali 5 map i znaleźli się na tle na MSI 1127 dni. Double Lift nie przegrał żadnej serii. Best of 5, to się dzisiaj prawdopodobnie zmieni. Bo Jankos jest na fali, to jest 2-0 i 33 minuty brzmi jak 7 map, które mogliby wygrać w tym czasie G2. I wiesz co, Michał, ja mam gdzieś pokonywanie rekordów międzynarodowych. G2 ustanowiło rekord w europejskich rozgrywkach. Pal licho jakiś rekord międzynarodowy. Tutaj trzeba pobić rekord z własnego regionu. G2 byle szybsze zwycięstwo niż na Origin. Team Liquid, tarczę nie bez powodu wystawiłem. Bo tarczę przyjęli też w drafcie. Skalujący się linie, najbardziej aktywna jest na pewno Syndra, ale early game będą chcieli, żeby był jak najbardziej spokojny i na pewno G2 ma inny pomysł. Zobacz, od pierwszego levela gniotą Xmiffiego, paląc mu flasza, aczkolwiek kosztem Jankosa. I Jankos naprawdę sobie tutaj pozwolił z tym błyskiem, ale proszę, naprawdę G2 nie chce w żaden sposób odpuścić. Jeszcze Mickey X się tu czai, ale myślę, że nurkowanie Jensena na pierwszym poziomie nie byłoby najlepszym pomysłem. Ale to jest niesamowite w tej drużynie, że im przyszło to przez tak, tak, tak. Każda drużyna normalny przechodzi człowiek... obojętnie, on pomyślał, jest taka opcja, nie róbmy tego. Chwilę później na pewno zrozumiał, na co by się porywał, ale sam fakt, że takie rzeczy przychodzą im przez głowę, jest prawdopodobnie ich jedną z najmniej docenianych atutów. Chciałbym zwrócić uwagę na styl tych drużyn, Michał, zanim będziemy jeszcze omawiać te kompozycje konkretnie, bo na pewno to zrobimy. Zanim przejdziemy do ważnych rzeczy, jakie w tym spotkaniu niewątpliwie są, Invictus Gaming dla mnie było taką ślepą agresją, taką czystą agresją w formie brutalnej. Okej, może o tym za chwilę, bo widzę, że Jankos ma inne plany na ten early game. Okej, czemu Double Lift nie flashuje? Teraz to robi, mając tak mało HP. Chyba nie spodziewał się, że Jankos, nie wiem,
nie trafi swojego combo. Okej, okay, masz flasha, gdzie masz full HP i nie tracisz punktów zdrowia, albo flasha po całej sytuacji, kiedy już praktycznie upadłeś. I palisz oba samonery. Musiał wrócić do bazy Doublelift i kupił tylko potkę. To prawdopodobnie nie jest twój pożądany recall. Ale wrócę do mojej myśli szybko, bo obawiam się, że zaraz mogę nie zdążyć. Invictus Gaming prezentowało czystą agresję. Brutalną, często również nierozważną. Oni mieli te decyzje, które wynikały z butności, z hardości, z tego, że uważali się po prostu za lepszy Havahir. Ale G2 jest tą kontrolowaną agresją. G2, kiedy już zaczyna atakować przeciwnika, to zazwyczaj wynika to z silnych powodów. Zazwyczaj uważają, że to jest sytuacja, w której wygrywają i Team Liquid mogło stawić czoła Invictus Gaming, bo dobrze rozpoznawali sytuację, kiedy mogą skantergankować, kiedy mogą ograć rywala. Na G2 nie mają wystarczająco dobrego zrozumienia tego, kiedy mogą sobie na to pozwolić, bo G2 gra naprawdę bardzo, bardzo dobrze i może dlatego ta postawa żółwia przybrana w tym momencie przez DL. I naprawdę w skorupie się chowają przed G2, lecz G2, mam wrażenie, dysponują co najmniej młotem, żeby rozwalić im tę gardę. Ponieważ Team Liquid ma bardzo pasywne linie i do tego silnego dżunglera ma G2. Wydaje mi się, że po prostu Janko zaraz za razem będzie naciskał, już wziął dwa krabi, już wchodzi na blue buffa. Team Liquid w ogóle nie mają narzędzi, ale zamykają walkę. Nie, Janko jest po prostu ostrożny, też pamiętaj, że mają ma warda. Jak powiedziałeś, to nie jest ślepa agresja, to nie jest wejście Ninga YOLO, wezmę albo nie, tylko osłonię się wardem, mam prios bota. Jestem w stanie do tej inwazji w ogóle podejść. I tutaj warto zwrócić uwagę, Doublelift już w tym momencie 13 klipów do tyłu. W tym momencie Jankos przewaga poziomu nad X-Mifim i ta agresja kontynuowana, przedłużana przez zawodników G2, ale chyba ostatecznie nie uda się wziąć z tego nic konkretnego. Chociaż jakie to jest inteligentne zagranie, Doublelift nie ma samonerów, Michał, to jest pierwsza krew. Wydaje mi się, że tak CoreJJ próbuje powstrzymać rywali, lecz nie ma na to szans. Przedtem padał support, teraz pada Marksman na bocie. First Blood za First Bloodem, po prostu Jankos w każdym uczestniczy. I zobacz, on nie chciał blue buffa tutaj, on chciał po prostu Doublelifta, skoro nie możesz wziąć 70 sztuk złota za wzmocnienie, to weź przeciwnego carry. Jeszcze w międzyczasie cap z Ignite'em, to może być solo kill, chociaż rywal dysponuje barierą i dlatego Duńczyk się wycofa, ale zobacz na to tempo, G2 nie daje odetchnąć. I wielka, wielka przepaść na bocie. Mówiłeś 13, już 19 klipów przewagi. Świetny recall tutaj dla zawodnika z drużyny G2, również zawodnik drużyny G2 inicjuje Kensen. Niezbyt udane samonery, lecz najważniejsze, kajtują przeciwników. Zaraz będzie stun na Jankosie, czy jest w stanie zgarnąć to zabójstwo dla siebie Syndra? Tak jest. I wreszcie jakieś światełko w tym mrocznym tunelu Team Liquid. Oj tak, ale nadchodzi Miki X na środek, on nie dysponuje błyskiem. Mógłby tu czegoś szukać. Jaki Ignite'em, tak, to był banalny first blood do zgarnięcia na bocie. Lecz pogadajmy o topie. Niko kontruje Wladimira, a Impact i tak go pikuje. Co się dzieje? I wiesz, Niko kontruje Wladimira, kiedy pójdzie po on-hity. No właśnie, to mnie zdziwiło, dlatego chciałem, żebyśmy porozmawiali. Jednak Glacial Augment, gdzie Presdi atak dawało być niemal dominacji na tej linii. Wydaje mi się, że to wynika trochę z faktu, że Wunder chce nieco bardziej przysłużyć się drużynie. Masz już Irelię, masz już Tezaję i do tego wszystkiego do Ushrakana. Czy ty chcesz być split pusherem w tej kompozycji? No nie, raczej niekoniecznie. Tutaj, biorąc pod uwagę również to, co ma rywal, jestem trochę smutny, Tomek. Nie ukrywam, że to jest zaskakujące. Przed chwilą widzieliśmy sytuację, w której Perks i Mikiex mieli ogromną falę pod turetem i jakimś cudem z tej sytuacji znaleźliśmy się w miejscu, w którym Doublelift nie żyje. W międzyczasie również... Samonery spalone u Mikiexa powinny być wskazówką, co tam mogło się wydarzyć. Tak, tylko czemu Team Liquid do tego dopuściło? Impact ma błysk. Emaj zgaduje plamę. Ładnie się decyduje przedłużyć, ale prawie zniknął. Okej, to był błąd. Ma po prostu farta, że to przeżył. Zdecydowanie powinien był użyć tego flasha wcześniej. I zobacz, G2 z agresją wszędzie. Dosłownie wszędzie Havahir. Tu nie ma luzu, nie odpuszczają. I Impact popełnił błąd czyżby. Może jednak nie. Cały czas na farcie leci tutaj Koreańczyk, lecz X-Miffy. Próbuję zastanowić się, co ty chłopie wyprawiasz. Ja próbuję sprawić, że przeżywasz, a zaraz sam zginę przez ciebie. Top lane zdominowany, bot lane zdominowany, jedynie mid lane jako tako dla Team Liquid. No i tam, gdzie więcej Europejczyków, póki co tam więcej zwycięstw i najlepiej radzącym sobie lane'em jest właśnie ta środkowa alejka dla Team Liquid, chociaż CoreJJ mógł popełnić błąd. Ściągnięte piórka nie zapewniają tego zatrzymania. Bo bot lane jest pogrzebany i tam szukaliśmy akurat szansy dla Team Liquid, ponieważ CoreJJ ma tak dobry turniej jako support. I też ta linia, okej, to nie może się wydarzyć. Takie sytuacje nie mogą mieć miejsca, jak Doublelift do tego dopuścił! 0-2 Kai'Sa wygląda naprawdę mizernie i przewaga w złocie tylko rośnie dla G2. I to nawet nie był laser Wiktora, to była inicjacja, gdzie byłeś zbyt daleko od swojego wspierającego, nie możesz sobie na to pozwalać. Team Liquid
popełnia błędy i G2 je bezlitośnie wykorzystuje. Są do tego przyzwyczajeni. W Europie niejednokrotnie mieli takie gry, gdzie rywal pozwalał na tego typu błędy. I mam wrażenie, że w pewien ironiczny sposób będziemy trochę rozczarowani, nawet mając wynik 3-0 dla G2. Czemu? Bo zwycięstwo smakowałoby lepiej, gdyby to była rywalizacja, gdyby to było, gdyby to były wyżyny EU versus NA, ale to jest tak naprawdę przedszkole kontra liceum w koszykówkę. To jest potwierdzenie tego, co już wiemy. Europa jest lepsza od NA, tylko zastanawialiśmy się, jak duża różnica jest między ale najlepszymi drużynami. Taka w tym best of five się objawia. Trzeba pochwalić Xmifiego. Stara się stopować Jankosa i szczerze wielokrotnie mu się udało i reaktywnie z tej dżungli, ale skutecznie. To charakteryzowało go przez wiele lat, ale tutaj próbuje wyjść z dobrym zagraniem. Caps się po prostu bawi. Aha. Lewo, prawo. Nawiruje stoko, próbuje obrócić się na rywali, okej. Okay. Nie wiem, czy jestem tego fanem, chyba trochę przesadził. Zaraz dostanie Ultimate. Nie. Nie, to jest red buff dla niego. Jeszcze atakuje Jensena, 1-2. Caps próbuje swojej szansy. Biegiek! Och, rany, co się dzieje? Ten Duńczyk jest nie do zatrzymania i wiecie, o którym mówię. Czy macie jeszcze jakieś pytania, fani Europy? Kto jest naszym najlepszym zawodnikiem w tym finale? Caps to, co wyrabia! Nie chodzi tylko o zwycięstwo, chodzi o styl, w jakim to się dzieje i nie mają jeszcze dosyć. Ci goście wiecznie mają apetyt. Dobrze, bardzo, Doublelift! Summoner raz jeszcze spalony i tak zginie. Patrzcie na Ignite, jeszcze jeden tick. Chyba przeżyje. Ach, pomyliłem się o tą jedną sekundę. On na topie! Co tu robi Caps? On jest na midzie, on jest na bocie, on jest na topie. Ile Capsów mamy na tym Summoner's Rift? Przede wszystkim jest w tabeli wyników 1-0-2, ale te wszystkie zabójstwa, które dzięki niemu zostały zdobyte, zobaczmy to jeszcze raz. Uniknięte pierwsze Q, uniknięte W, uniknięty stun z kolejnym Q, uniknięty, tak wszystko uniknął, zadał obrażenia, nałożył staki i nawet był w odpowiednim momencie w stanie włączyć swoje W, także kiedy ten stun był odpalony, ewentualna redukcja fizycznych obrażeń, Ignite z autoatakami, oczywiście w tym wszystkim Conqueror leczy się z każdym autoatakiem, leczy się, ponieważ był Corrupting Potion i jeszcze do tego dodaj, z jaką finezją to zrobił. On po prostu zatańczył na grobach przeciwników. I zrobił to tak dynamicznie, że Jensen dysponował barierą, ale nie spodziewał się jeszcze w tej sytuacji Rakana. To jest kompletna dominacja Europy nad Ameryką. G2 for ya, baby! I Caps jest najlepszym tego przykładem. I zobaczmy, czy coś jest jeszcze w stanie nam zmienić sytuację, bo ja patrzę w kierunku G2, mają bardzo dobrą kompozycję w teamfightach, jak i w midgame. To nie jest tak, że wzięli 5 Chase'ów i okej, mają 5-1, ale to się zemści dla nich w późniejszych etapach gry. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że do późnych etapów rozgrywki są w pełnej kontroli, ale nawet mając swoje umiejętności, nawet w late game mam wrażenie, że mogą zagrać Team Liquid na nosie. Jeśli w ogóle do late game'u dojdzie, my tu celujemy w najszybszy finał w historii turniejów międzynarodowych ever, jeśli chodzi o Best of Five. I to się może wydarzyć w ciągu najbliższych 20 minut, bo muszą przed 33 skończyć. MSI oraz 2019 to przełamanie wszystkiego, w co do tej pory wierzyliśmy, Awahir. Poza Europa tym, że przeciwko NA w finale, Korea wyeliminowana przez Europę, faworyt turnieju, który zostaje zmiażdżony przez Team Liquid, tak z wszystkich drużyn Team Liquid, i potencjalnie mamy szansę tutaj na najszybszy finał w historii. Już do tej pory mieliśmy niesamowitą ilość zagranych postaci. Awahir, to jest przełomowy turniej. To MSI jest niesamowitą rozgrywką między czterema największymi regionami, ale w ogóle historycznie dla całego LoL'a. Niesamowita sytuacja i G2 w fazie grupowej, a G2 w playoffach. To są dwie różne formy. Masz wrażenie, że dławisz się już pod ich presją podczas rozgrywek fazy zasadniczej, ale widzisz, potem pojawia się twarze. Best of Five i te typy draftują, smurfują i niszczą cię na każdej linii. Na razie mają 3-0, 3-0, 3-2. Okej, okay, na Fakera słyszałem, że Korea jest dobra. I wygląda jak 3-0 znowu, bo Caps po prostu nie masz żadnych ograniczeń, nie widzi żadnego znaku stop na tym midzie. Robi to, co mu się żywnie podoba. Również z lewej strony akcja, z prawej strony akcja i WoW Team Liquid po prostu próbuje się bronić. Chyba? Całkiem niezły stun od Jensena. Myślicie, że wystarczy? Nie ma mowy! Caps 2-0-2. I long we have waited, EU activated, Awahir. W tym momencie G2 po prostu daje nam komunikat. Jesteśmy tutaj po to, żeby zwyciężyć i to w nie jakimś dziwnym, zmanierowanym stylu. To nie jest koreańskie League of Legends, nie. My zwyciężamy, miażdżąc cię od samego początku. Walka na bocie, walka na midzie, podejmujesz zły trade, będziesz pokarany. Z tym Korea od zawsze, Michał, miała problemy, że kiedy podejmowałeś złą wymianę, oni nie zawsze poszli all in. Oni mogli cię skarcić o jakieś creepy, oni mogli cię skarcić o połowę HP, może o zły recall, ale Korea nigdy nie szła całą drogę, żeby cię zniszczyć. G2, dasz im zły trade, oni pójdą 2v2 po to, żeby cię zabić. Wunder eliminuje Impacta.
Tylko w jaki sposób? Może być taki. Okej, flash za flash, to jest akurat ładne, mało many tutaj dla Wundera. I pamiętajmy, to nie jest press the attack, Niko bez autoataków nie jest w stanie wyeliminować rywala, ale ledwo tak impact powinien mieć 0-3 ze sposobem, jaki cały czas żyje na krawędzi życia i śmierci, a mówiąc o tych krawędziach, to raz za razem są one po prostu przełamywane przez Team Liquid na midzie. Ale tutaj błąd ze strony Jensena, bo użył zarówno błysku, jak i bariery, gdzie ta bariera nie zanegowała żadnych obrażeń, a Jankos pojawia się na topie, zgarnia kolejne zabójstwo. To nie było trudne. O, solo kill! Cops, baby! Jeśli ktokolwiek miałby złudzenia, to w tym momencie nawet M-Quitch musi zrozumieć, co się wyprawia na Summoner's Rift. I przez cały turniej zastanawiałem się, czemu w playoffach Irelia jest tak mało grana, jest sporo zestawień, w których ona się sprawuje naprawdę nieźle, ale może to jest po prostu kwestia zawodników, może brakuje nam więcej Cupsów, Awahir, bo to, co ten koleś wyrabia na Rifcie, po prostu przechodzi ludzkie pojęcie! Iść przewaga 6 tysięcy w złocie. I tak, nawet nie ma 15. Heralta też już zaraz nie będzie, bo ten puszczany na midzie. I playtów również tutaj nie zobaczymy dla Team Liquid. I Michał, musimy o tym powiedzieć. 7 tysięcy sztuk złota przewagi. Pokonane SKT. Według mnie po fazie grupowej, po początku playoffów, tak SKT wyglądało jak najlepsza ekipa. G2 pokonuje ich, walcząc łeb w łeb. To nie był fluk, to nie była zła gra SKT. To nie jest półfinał, który mogą zwalić na to, że nie wiem, coś poszło nie w po ich myśli. Nie, G2 pokonało w równej walce ekipę z Korei. Europa ma najlepszą drużynę na świecie w tym momencie, Awahir. To prawda i jakbyście Caps? Mieli jakiekolwiek złudzenia, Caps jest jej głównym herosem, bawi się bardzo dobrze. Sejuani, X-Mipi trafił ultimate, ale to może być za mało Conqueror, robi cuda, dopiero CC go powstrzyma. Chyba te ogłuszenia to jedyne, co mogłoby zastopować Jankos. Po prostu się śmieje, bo patrzy na botlane i wie, że ta gra to jest tutorial dla G2. To jest naprawdę powtórka z rozrywki. To jest Origin przeciwko G2. Znowu to widzę, Michał. To jest ten finał, tylko z ekipą z Ameryki, a nie z drugą ekipą z Europy. Jakby G2 w ogóle nie przejmowało się, jakie boty przeciwko nim zostaną wystawione. Po prostu grają w swoją grę i ją kochają, i ją potrafią. I są w tym niezawodni. Double lift, o rany, ten wynik w creepach, zaraz Sejuani go przegoni. I to jest koleś, który jeszcze pół roku temu grał na midzie. On ma 60 stworów przewagi, 50 stworów przewagi, przepraszam. I z Mickey X-em okazało się, że to jest idealny duet po prostu. Ja pewnie bym sobie poradził z Mickey X-em na bocie na double lifta, w sensie to, co on robi tym Rakanem, on ma 3-0-1. I mają tak świetne przedmioty zakupione. Mamy Witzenda dla Irelii, pamiętajmy, to jest podwójne leczenie, to jest ten patch 9-8, więc koniec rozumu się nazywa przedmiot, ale nazwałbym go koniec Team Liquid, bo efektów leczenia mamy z Conquerorem, z Witzendem. Gdy zaczniesz autoatakować, a Caps robi to dużo w tym meczu, jesteś po prostu niezabijalny, dopóki nie rzucisz wszystkiego na niego. Nie wiem, czy to nie jest koniec rozumu. Patrzę na niektóre z tych zagrań Capsa i zastanawiam się, czy ten przedmiot naprawdę nie oddaje jego powiększonego umysłu. To nie jest... Na pewno nie jest geniuszem, jeśli chodzi o bycie wielkim umysłem League of Legends. Jest natomiast instynktownym zabójcą, łowcą League of Legends. To trzeba podkreślić, bo Caps jest kolesiem, który... Ja mam wrażenie, że on nawet się nie zastanawia nad tymi zagraniami. On nie jest fakerem, który wyliczy, okej, na tym klipie on ma ten poziom, na tym klipie ja mam ten poziom. Team Liquid czegoś próbuje. Ostatnia szansa, w sensie są 9 tysięcy do tyłu i nawet nie wiem, czy to wyjdzie im dobrze. Duża tarcza dla Wundera, pamiętajmy, to jest AP, Niko, nie AD. Tracą swojego topleniera zawodnicy G2. Więc nagroda pocieszenia, macie chłopaki, bawcie się dobrze, tracicie wave'a na midzie i bocie, bo tam jest Perks. W sensie Perks prawdopodobnie zaraz będzie brał już Tureta. Team Liquid zdołało zgarnąć jedno zabójstwo, używając kilku summonerów i wielu, wielu ultimate'ów. I w momencie Caps po prostu pokazuje, na co go stać. Mówiłem o tym, że Faker potwierdził swój legendarny status na tym turnieju. Caps w tym momencie go uzyskuje, Awahir. Czy tu? Tak, są tutaj w trójka, myślej o wejściu w piątkę. I kto ucieka, Team Liquid? Nie, chłopaki, nie no. On... Caps! 5-2 może zawalczymy, ale aż 3? Tak, czemu macie przewagę liczebną? Myślicie, że będziemy się bili? Caps jest... Zobacz, jak oni sobie z nim pogrywają. Tak, Caps mówi, możecie sobie iść, ja chcę zrobić... Tak, tego jeszcze nie miałem. Tego jeszcze nie miałem. Pentakilla 1 versus 5. Aha. G2, najwięcej pentakilów. Jedyne dwa pentakile. Oni chcą to zrobić? Team Liquid ucieka przed samym Capsem. Okej. Okay. Niesamowita historia. Niesamowita historia. Dla Europy, Michał, to jest przełom. Ale i dla Polski, tak mimo wszystko jest powód, dla którego ludzie nadal uważają, że Szusze jest najlepszym Polakiem w League of Legends ever, bo ostatni argument, nawet niezbyt go podzielam, ale rozumiem, że ktoś się tym kieruje. No mamy tego mistrza świata, wygrał turniej międzynarodowy, ale
To jest akurat... Po tym nie ma złudzeń. Jankos nakłada diadem na swojej czole. Okej, Wunder slowuje Jensena. On może tutaj zaraz być ofiarą, chociaż nie wiem, czy Jankos nie jest. Jego bariery są bardzo słabe na tym meczu, jeśli chodzi o Jensena i... Tym razem G2 są w piątkę, więc są jeszcze zgaduje bardziej przerażający niż jak byli w trójkę. I Caps, więc w szóstkę bardziej bym powiedział. Okej. Okay. Tylko w szóstkę? Piękny snare? O, tak się zaczynają ładne akcje wejścia! Nie mam nic do powiedzenia! Ja po prostu nie mam nic do dodania! To jest kompletna deklasacja! Czy to będzie koniec rozgrywki już teraz? 20-30 sekund dev timerów na pewno. Oni jest to zrobią, jeśli ktoś ma to zrobić, to będzie to G2! I Michał, to jest statement w tym momencie ze strony G2. Zobacz, jak oni sobie pogrywają z przeciwnikiem z Ameryki! 5 lat komentowałem, ale teraz nie mam słów! 18 minut to będzie zwycięstwo poniżej 20. Rekordu może nie pobiją, jeżeli chodzi o najkrótszą grę, ale to! Ja cię kręcę, Tomek! 18 minuta! G2 i Jankos mistrzem MSI! G2 Foria. Przed chwilą to powiedzieli zawodnicy G2 Foria. G2 Foria. Czy możemy powiedzieć, że wchodzimy w nową erę League of Legends? Bo mieliśmy wiele lat koreańskiej dominacji. W 2018 mieliśmy epokę krótką Chin. Czy wchodzimy w erę Europy, czy wchodzimy w erę równości, czy przełamaliśmy wszystko, co do tej pory nauczyliśmy się, że jest lorem. Michał, skończyliśmy trzecią mapę finału. 18. 5 lat komentowałem, mówię, ale chyba 5 lat najważniejszych Jankosa. Brawo, Promiscu. Zasłużyłeś, by być w środku. Marcin Jankos Jankowski. Co za piękne reprezentowanie biało-czerwonych barw. Miki X nawet nie potrzebuje rąk, żeby wygrywać pucha. Ale ma dłonie, żeby podnieść ten puchar. Eksplozja w Tajwanie. G2 są najlepszą drużyną na świecie w 2019 roku. Spójrz na Jankosa. Tyle lat walk. G2 jest najlepszą drużyną. I to Jensen, który jest na naszych ekranach, powiedział po półfinale, to dopiero początek i cieszę się, że to nakreśliłeś. To nie jest zwieńczenie czegoś. Zwieńczenie było w półfinałach. Jesteście świadkiem, drodzy widzowie, jesteście świadkami nowego rozpoczęcia. Zapraszamy do League of Legends i jej kolejnej ery. Będzie dobra przyjażdżka. Ten G2 nawet nie grało w pełni swoich treningów. Ten koleś, który podniósł puchar, nie mógł grać solo queue, grał ledwo co screamy. A i tak zmiażdżyli rywali. Myślałem, że te zagwozdki, czy będzie Promiscu, czy Mickey X, to jest gwóźdź do trumny, jeśli chodzi o hype, ale... I spójrz na tego kolesia. On naprawdę na to zasłużył w tym momencie. Jankos, tyle lat grindu tak naprawdę. I to jest najlepsze potwierdzenie tego, że żeby stać się najlepszym, Michał, musisz po prostu grindować. Musisz po prostu włożyć 10 tysięcy godzin, żeby stać się w czymś najlepszym. Musisz włożyć nawet więcej. Jankos jest doskonałym ucieleśnieniem tego, że jeżeli starasz się wystarczająco mocno, to jesteś w stanie triumfować. Coś, co jeszcze lata temu, 2 lata temu mogło wydawać się nieprawdopodobne. Europa wygrywająca finał turnieju międzynarodowego. To stało się tylko dlatego, że wszyscy ci kolesie wkładają setki, tysiące godzin w swoją pracę. Wow.
好开心再一次看到我们的TPA成员们聚首。 G2以及为我们担任颁奖嘉宾的 TPA 以及威乐先生，还有叶先生，谢谢他们，谢谢。Hi guys, please come closer. Thank you. Please come closer. 好的，接下来呢，我马上就要进入我们一个赛后采访的环节了。Piękne, piękne chwile i co można powiedzieć? Kapitana Ameryki nie było, ale po tym, co pokazało G2, to nawet gdybyśmy ściągnęli całą ekipę Avengersów, to by nie dało rady zatrzymać G2. Pokaz siły, jej manifest był spektakularny, Tomek, i zasłużyli na ten puchar jak mało kto z Jankosem na czele. Dla mnie to jest piękna klamra kompozycyjna. Tak. G2 eSports w tym nowym składzie z Capsem, z Perksem na bocie, z Mickey X-em rozpoczyna rozgrywki LEC, nowego rozdziału w historii Europy. I ULCS pozostał w tyle, mamy nowe rozgrywki, nowe drużyny, mamy franczyzę, mamy nowe G2 eSports. I wygrywają swoją... Tak, G2 zaczęło od totalnych stompów i kończą pierwszą połowę sezonu totalnym stompem. 18 minut Awahir z taką finezją, z taką gracją, ale również z takim luzem i swagiem. To jest po prostu G2 eSports. Ale to jest dopiero połowa 2019 i miejmy nadzieję, że zostaniecie z nami przez cały rok, bo to nie jest nawet najważniejszy turniej. Jankos chce wygrać Worlds'y i to zrobi, jeśli zachowa formę razem ze swoją drużyną. To był zaszczyt komentować to Best of Five, finał zachodni ze zwycięstwem Polaka. Co za dzień się wydarzył dzisiaj w League of Legends, ale mówiłeś o klamrze domykającej. Zawsze zrobi to najlepiej. Analiza pomęczowa. Dziękujemy. Dziękujemy. Kiedy tutaj szliśmy, powiedziałeś, Danielu, tutaj nawet nie ma co analizować. 18 minut, rekord został pobity i jedyne, co można tutaj zrobić, to cieszyć się tą G2-forią. Z pewnym wyjątkiem, bo można analizować pojedyncze zagrania Capsa. Oczywiście, że można. I myślę, że mechanicznie że ten gość... On był totalną bestią i jeden versus dwa na midzie w ten sposób, zobaczcie, idealnie, wszystko dosłownie wyszło. On tu moc potrzebował na samym sobie, końcu, tylko sobie, na samym końcu. Wyobraź sobie, że jesteś supportem, patrzysz na minimapę, o, coś się dzieje na midzie, gankują przeciwnika. Chłop zabija mi jeden na dwóch, prawie dwie osoby, nawet nie prawie, po prostu je zabija. Z Mikexem oczywiście troszeczkę mu pomógł. Ale tutaj był dowód na to, że niekiedy Caps nie potrafił się powstrzymać, przy czym... Czy uważamy, że to źle? Tak? Jeszcze raz, powtarzaliśmy to zdanie, a ja na pewno, tak, wy też, wszyscy, ile razy pojawiło się podczas SMS-a, że Caps niekiedy idzie za daleko, ale to za daleko często wychodzi dla niego dobrze. Tutaj jest jedna z tych sytuacji, gdzie się to dobrze nie skończyło, ale w 90% ale podczas tej mapy... Był. On jeszcze prawie X-Miffiego tam zdył. Było blisko. No, powiem tak. Niesamowity performance każdego zawodnika z G2. Panie Pawle, co z tymi obrażeniami double lifta? Tam się nic nie zbugowało? Wydaje mi się, że po tym dive'ie, gdy spalił flesza na początku gry, potem dostał dive'a, gdzie Jankos próbował wziąć blue przeciwnika, nie udało się go zabrać, ale Jankos powiedział sobie tak, dobra, nie mam blue buffa, to wezmę człowieka wam, nie? I wziął sobie double lifta. Powiem tak, grałem z kilkoma dekery po takiej akcji, taki laner, AD carry, w głowie ma tylko tak, dobra, może pójdźmy już na następną grę. Nie chce mi się, nie dam rady. Naprawdę. Nie da się. Team Liquid, czy się poddało troszeczkę w tej ostatniej mentalnie grze? Mentalnie myślę, że tak. Mm-hmm. Myślę, że mentalnie bardzo. Myślę, że po tej pierwszej grze oni już wiedzieli, to jest coś innego zupełnie niż grały Chiny i nie jesteśmy w stanie chyba sobie na to poradzić. Wydaje mi się, że tak było. Przed nami jeszcze, zanim zakończymy naszą transmisję, oczywiście wywiad ze zwycięzcami, czyli G2 eSports. 好的，欢迎来到我们的赛后采访。那同时呢，也是恭喜 G2 战队能够获得本次的 MSI 的冠军。Congratulations on winning the first MSI trophy for G2 and for Europe. Congratulations. 首先我们要请问的是。
我身边的 Perks， 那今天呢，他在拿下了这一三麦赛的冠军之后，他作为一个新人的 ADC 选手，他怎么看待自己作为 ADC 在全球的排名呢？After this MSI and winning this trophy home, where do you see yourself as rookie AD carry? Well, I'm the best. OK, congratulations and improve yourself. 接下来下一个问题呢，问问是 Perks。 其实今天他们也是在赛前的采访当中 ，Perks 有说到，他不仅仅想要成为冠军，同时他想要成为传奇。那他想要被怎么样的去成为一个铭记的选手呢？ Second question goes to Cavs. As you mentioned in the previous interview, you say that you not only want to be the champion but also the legend. So, what kind of player you'd like to be known or to be remembered as? I mean, obviously, I want to win as much as possible. Right from day one when I joined EU, it was not really looking good that good internationally. But I hope that I and my team could become good enough that we could compete internationally, and I just want to win as many trophies as we can. 我想要为 EU 赢得更多的奖项。可能在我加入 EU 赛区的时候，我们的赛区并没有那么的强。但是我希望我和我的队友会通过我们的努力，为我们的赛区争取更多更多的荣耀。那下一个问题要问一问 Yankos. The third question goes to Yankos, and I have to ask, what does it mean to you to be able to be part of the G2 legacy and now winning the second major title for Europe? Yeah, I mean, I guess it just feels pretty good to be able to leave the trophy on international stage. This year is my first time that I won the split in Europe, and I also won a trophy on international stage. So I'm really happy, you know, to be in this team, be a part of this team, and just enjoy it. 我刚刚问他的问题呢，是他觉得这一次对于他们来说意义是如何的，能够将这一个 MSI 的奖杯、世界赛的奖杯能够赢取回家，而且这也是他们的第二个 EU 的。 可能说在国际赛场上的主要的这一些冠军的奖杯，他说他非常荣幸能够代表 EU 在国际赛场上拿到这样的一个奖杯，而且也会继续的去努力。那接下来问一问我们的上单选手 Wander 选手 ，Wander 选手在整个 MSI 的表现当中，大家也看到了他拿出了非常非常多新奇的选择，同时也拿出了很多很多上单的一些英雄，而且大家对于他的上单派克应该是印象非常的深刻。所以他是怎么样去准备这么多新奇的一些选择的呢 ？OK， next question goes to Wander. We can see that you're considered one of the best top laner in the world, especially like your large or huge champion Ocean. And we can see your top pike is so impressive. So how did you prepare such kind of spicy picks for MSI? I think it just comes down to like my team being really creative, and we kind of support each other. So if someone has an idea, we are all like on board with it at this like almost instantly, whereas on other teams maybe they would be a bit more skeptical. But on this team, we are free to do like whatever we want when it comes to our champion pool, and I think that's like a big reason that we succeed as much as we do with like the pocket picks we have. 其实我觉得我们的整个队伍来说都是非常非常的支持的，而且我觉得我们的这一些可能说，队伍当中的一些支持以及他们的一些创意，对于我来说都是非常好的。而且我们的所有的人都会为我们的这一些可能有人如果有一个新的提议或者新的意见的话，所有人都会支持他并且付诸于实践去实验。那同时我们在后来能够有这样的一个成绩，可能是因为我有一个比较强大的一个英雄池，能够足以支撑我们有这么多的 pocket picks 或者说是这一些。 可能可供选择的英雄。好，那接下来下一个问题要问到的是 Mickey。Mickey， 我想问问的是，因为今天他们能够拿到这样的一个冠军，对于他来说，他的脑海当中在最后一局比赛的时候，他的脑海里想到的最多的是什么？Next question goes to Mickey. So what's like the point of focus at the last moment in the last game? Well, in the last game, we were just kind of expecting them to pull out something weird. But they kind of went with some standard stuff that they usually play, so we're really confident, even from draft, that we're going to win. So, yeah. And then everything went according to plan in early game as well, so it was just kind of smooth sailing. 其实我们可能也期待对方会拿出一些比较新奇的选择，但是可能后面他们拿出来是比较正常的一些英雄。那同时呢，我们也是能够有能力去打败他们，而且我们在前期，我们的游戏前期做的也是非常棒的。那最后一个问题要问到的是我们的教练，我们的教练是Grabs。
So the question goes to Grabs, where is all this pick and ban ideas came from in this international tournament? You guys are so creative and intelligent. 我们可以看到 G2 所有的人都是非常非常的有创意的。那我们想知道教练你们的这一些 BP 的创意都是来自于哪里呢？ I don't have an earpiece, so I can't understand. Okay, if so where did all this kind of pick and bans came from in this tournament? Because you're so creative and intelligent. Oh, yeah. As one always said, the team is very creative in itself. That means they constantly come every day with a pick. Oh, this could work, this could work. Usually it's like really troll, but like a top, for example, works really well. So just a daily work of sitting through what could actually work. And it's a blessing playing with them. So it's really easy for me in draft. 其实我们在日常生活当中呢，就会准备很多这样的新奇的 BP， 或者去尝试这一些选择。所以说，在世界赛在 MSI 上能够拿出这一些选择来说，对于我们来说是非常非常简单的。好了，那我们接下来呢，在采访完之后，我们接下来要公布的是本次 MSI 的 MVP， 也就是我们总决赛的 MVP 的奖项。这个奖项的获得者将是来自13个赛区的专家和媒体人共同投票。 可以说是众望所归，他就是 G2 战队的 Caps 选手 ，Congratulations Caps。好了，那接下来呢，我们也是想要有请 Caps 往前一步。好，我们其实可以看到 Caps 选手在我们本次的 MSI 的。好，非常感谢温文先生为 Caps 选手颁发的 MVP 的奖杯。Thank you，Thank you。 好，那接下来呢，我们也要想问一问 Caps， 其实可以看到人群当中最开心的莫过于是 Caps 的爸爸，他在人群当中一直在为 Caps 加油和助威。我想这样的一个非常有意义的时刻，想问一问 Caps， 对于他的父亲有什么想说的 ？We can see that like your dad is cheering for you all time along in all kinds of international tournaments. So at this special moment, anything you'd like to say to your father? I want to thank my dad for always coming. It feels good to finally bring back a trophy. Too many times I've come back from international tournaments or just from EU with a loss, and my dad and my family have to support me and they have to get me through this. But this time we have to celebrate. Thank you. Congratulations and thank you. And also thank you, Cap's dad. Thank you. 好了，那我相信很多人对于今天 G2 的表现应该都会非常的好奇，因为 G2 在整个世界赛上可以说是颠覆了我们所有的认知，或者说是对于我们英雄联盟的一些解读。那他是怎么样看待这样的一件事情的呢 ？Okay, the next question I would like to ask Caps. So G2 is always trying new things and also put out all kinds of spicy picks. So do you think G2 has changed the understanding of League of Legends or understanding of this meta? So, I mean, I definitely think that a lot of people will take a lot of things from this tournament. I think since Worlds, teams started pulling out a lot more things and people started playing a lot more aggressive. But from this MSI especially, I think people will go back to a lot more. They have their own comfort picks, try out the champions they're good at, and just go with it. 可能在世界赛上呢，很多人都会去选一些比较激进的，或者说是比较偏打团的这些英雄。但是我觉得在这一次 MSI 上面，更多的战队或者说是我们更多的会去选择能够让我们比较舒服的这一些英雄的选择，能够让我们打出自己打法的这些选择。我觉得这就是我们这次 MSI 的一些表现。那接下来想问一问 Caps， 其实呢，我们可以看到在这一次二连，在这一次获得 MSI 的冠军之后，我们可能更加期待看到 G2 在之后会有怎么样的表现呢 ？Caps。 After this MSI trophy, what can we expect from G2? Maybe the Rift Rival or the Worlds? So we're going to try our best. I think still think we have a lot to improve on. We came into the tournament wanting to get our revenge against IG, and we left with a 0-2 record against them. So I think IG is the team we're looking to get a revenge against, that against Worlds. And if we beat them, then I'm sure we can beat anyone. Wow. 其实我们在这次世界赛当中，可能跟 IG 交手的时候，我们的战绩不是非常的好，我们被他们就是连拿2分。但是我觉得，如果我们能够打败了 IG 的话，我觉得我们可以打败所有的人，而且他们也是非常强的一支战队。我们也期待在世界赛上能够有更加强的表现。OK, thank you, Caps. Thank you.
opuścił Fnatic w 2018, tak naprawdę 2019 roku, żeby dołączyć do tej dominującej ekipy, bo chciał wygrywać. Tam czuł się delikatnie blokowany. W G2 mówił, że czuje się wolny, że czuje, że drużyna mu ufa na tyle, żeby mógł działać swoje cuda, za które został MVP tych finałów. I teraz także powiedział, że czeka na to, żeby pokonać Invictus Gaming i wtedy będzie pewien, że mogą pokonać każdego na świecie. I od początku mówiliśmy o tej formacji, że naprawdę bardzo mocno cieszą się grą. Są zdecydowanie tutaj tą formacją, która nadała kolorytu całemu europejskiemu LEC. I uważam, że to nawet przynieśli tutaj na międzynarodowy turniej. To, co zrobili w finale, to jest absolutna zabawa, szczególnie ta trzecia gra. Dokładnie. Ja szczerze, jeżeli patrzę na wybory postaci i to, jak G2 grało mapą, okej, zagrali kilka nowych rzeczy, w sensie, jeżeli mówimy o takim stylu gry na świecie, ale dla nich samych to nie były nowe rzeczy. Widzieliśmy już Pajka wcześniej, widzieliśmy Kapsa, który robił grę sam z Sylasem. Nic nowego nie musieli wyciągać, dlatego że Liquid przyszło po prostu nieprzygotowane. Tak jak mówił Mikey w wywiadzie, w trzeciej grze spodziewali się, że będzie coś nowego, coś może dziwnego, egzotycznego. Zagrali totalny standard. Wiedzieli od początku, że i tak wygrają, wiedzieli, że jeżeli ich plan się powiedzie na early game, będą w stanie zwyciężyć. No i tak też się stało. Jestem pod dużym... wrażeniem. Wrażeniem, a słowo przeciwko? Jesteś... Jest mi przykro. Jesteś rozczarowany. Zmarnowaliście miejsce w finale. Właśnie? Zastanawiałem się, jakby to tak naprawdę było. Nie myślicie, że gdyby tutaj do finału ostatecznie trafiło Invictus Gaming, to byłoby to zupełnie inna bajka? Mielibyśmy na pewno większe widowisko, bo jednak IG wygrało 2-0 w grupach na G2 i wydaje mi się, że ich agresja była tak bardzo niekontrolowana, trochę się przejechali na tym, ale G2 też lubi grać agresywnie i też czasami się na tym przejeżdżają. Myślę, że jednak nie można tego rozpatrywać w takiej konwencji, co by było, gdyby to Team Liquid pokazało się lepiej na Invictus Gaming, to Team Liquid doszło do finału i mieliśmy finał po raz pierwszy od 2012 roku EU kontra NA, gdzie ten pierwszy region okazał się tym lepszym, dominującym. I to jest pięknie powiedziane. I w sumie nie możemy myśleć na tym, co by było, gdyby, ale możemy myśleć na tym, co się stało w tym momencie, tak, w tym finale. G2 zagrało i powtórzyło historię z tego, co zrobili w LEC. G2 rozpoczęli split fenomenalnie. Balon został nadmuchany, tak samo jak nadmuchany jestem w tym momencie ja, tylko że takie samo jak ja i G2 nie pękliśmy. Zauważcie, G2 to był żelazny balon z powietrzem w środku, które zebrało doświadczenie na sam koniec. I jest dobrze, najprawdopodobniej nigdy nie było lepiej, ale być lepiej jeszcze może. Świetnie to powiedziały chłopaki z Kasterki. Mamy jeszcze przed nami Worldsy. Ale ja bym tego balonem nie nazywał. Mi się wydaje, że G2 nas przygotowywało do tego, że na pewno osiągnął bardzo duży sukces. Raczej nikt się nie spodziewał, że wygrają całości, no bo jednak IG było przede wszystkim po tej pierwszej fazie turnieju po prostu wszyscy byli pod wrażeniem. IG wygrywa, Chiny wygrywają. Ja myślę, że ludzie... To nie jest balonik, oni po prostu są bardzo dobrzy. Tak samo jak dobry ty jesteś, Pawko, i dlatego zdaniem ekspertów czytajcie mnie, dziękuję. Daniela, Silvana, Defaquana, Wahira oraz naszej produkcji zostałeś MVP analizy, MVP Ultra Ligi 0. Słowa na minutę, 213, wygląd 9 na 10, ale myślę, że... Czemu tutaj... 9 na 10? Bo źle poszetkę włożyłeś. Ja sobie daję 12. 10 na 10 ja sobie oraz daję 12 postacie. Na 10. 11 na 10? To chyba boosting. Delikatny był. Pawle, kupowany. Jak się czujesz z tym tytułem? Czuję się fenomenalnie, dziękuję bardzo. Uważasz, że długo musiałeś pracować na to, co teraz pokazałeś? Wymaga to sporo kalorii i mało ruchu. Tak. Czy możemy zobaczyć jeszcze ciebie w blasku chwały? Czy będziesz chciał zdominować analizę? Analizy nie, ale wygrywał następny sezon Ultraligi. Dziękuję ci bardzo. I zanotujcie te słowa, dlatego że Ultraliga wraca już niedługo i będziecie mogli oglądać tego przystojniaka na antenie Polsat Games oraz innych naszych kochanych uczestników. Jednak także wam dziękujemy, drodzy widzowie, za obecność na całym MSI 2019. Dziękujemy za gigantyczną aktywność na Twitterze pod hashtagiem Polsat MSI. Wrócimy z nim za jakiś czas, a w tym momencie to chyba wszystko od nas, panowie. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Daniel Ryan Pastusiak, Paweł Delort Szabla oraz za zaproszenie. Silvan, Mikołaj Silvan, finans. Musiałeś. Dziękuję. Co chciałeś? To jest G2Win. No i pan Paweł. I pan Paweł życzy wszystkim miłej niedzieli. Życzymy wam miłej niedzieli, tak jak powiedziałeś, oraz zapraszamy na inne transmisje oraz programy Polsat Games. Ja nazywam się Dawid Adzon-Letachowicz i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.